2, 1. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku najlepszego polskiego podcastu Warhammerze w Polsce. Kropka, bo teraz już nie muszę mówić pod tytułem Zoka Terroru, bo dalej nikt tam nie powiedział, że nie jesteśmy najlepszym podcastem. Co więcej, jakby nie wiem, czy panowie zauważyliście, ale coraz częściej jakby po prostu mówię, że jesteśmy najlepszym podcastem, bez zdawania pod tytułem Zoka Terroru. No bo po prostu musimy jakby pokazać, jakby, że stoimy twardo na ziemi i uważamy swój status za dokładnie najlepszy podcast. Nieprawda, po prostu próbujemy sobie podnieść samą ocenę. Nie. To też. Jesteśmy najlepszym podcastem Warhammerze w Polsce, ale nie jesteśmy już definitywnie najbardziej podobnym podcastem Warhammerze w Polsce. Znaczy, w sumie, szczerze nie liczyłem, bo jakby policzę dopiero po tym podcastem, czyli teraz na ekranie widzowie będą widzieć, jak to wygląda. I może nawet muszę sobie założyć po prostu Excela, żeby to jakby nie musiał za każdym razem liczyć od początku. Bo to niestety za każdym razem liczę od początku, bo nie jestem pewien swoich obliczeń. Po prostu sobie wydzielę na miesiące, ile kto miał wyrobionych godzin. Wtedy przynajmniej nie będę musiał się zapisać bardzo. Będziesz profesjonalne dane zbierał. Dokładnie. O właśnie, panowie, jak skończymy, nie wiem o której skończymy, ale przypomnijcie, że mam wymuszoność pokazać. Och, jeśli chodzi o Excela. Okej, to... Siedziałem to na Mikołaj, tym musisz mi przypomnieć. 3 godziny. Jest wspaniałe. To nie zmienia faktu, drodzy widzowie, że jak zwykle off-top, zanim skończyłem czytać nasze wszystkie tytuły, więc to oczywiście pokazuje, jak bardzo profesjonalnym podcastem jesteśmy. I fakt, że siedziałem nad Excelem dla ścisłości dokumentem Google'a, 3 godziny chyba też dowodzi, że jesteśmy bardzo zdegenerowanym podcastem. Myślę, że miłość do Excela to jest jednak taka trochę forma degeneracji. Niestety miłość tak. Do Excela? No. Odrobinę. Ja bardzo lubię Excela. Jakby jeśli coś mogę liczyć w Excelu, to liczę to Excelu. W pracy ludzie liczą po prostu na kalkulatorze. Ja liczę w Excelu. Dlaczego to robisz? Znaczy, jak tak po prostu mam, wiesz, sumę, to nie robię tego. Choć nie, w sumę też robię w Excelu. Po prostu ja mam tak, że po prostu mam, załóżmy, 10 liczb i muszę je zsumować i nie mogę popełnić błędu. Więc łatwiej mi jest sobie wpisać do Excela. No, to faktycznie wtedy Excel jest łatwy. Dokładnie, i potem sobie wpisać mam sumę, potem jeszcze raz sprawdzić, czy każdą liczbę dobrze wpisałem i dzięki temu, wiesz, nie muszę liczyć 3 razy, tylko wystarczy, że sprawdzę 2 razy. Czemu na maturze z matematyki nie ma Excela? No wiem, szczerze, jakby... Bez sensu. Gdyby po prostu wyłączyć część funkcji, to myślę, że bardzo by wam pomogła. Ja miałem takie zadanie, gdzie trzeba było z 20 liczb sumować. Dokładnie. Kiedyś, takie na próbnej. No. Jakby... Tu nie chodzi, jakby każdy umie używać kalkulatora, więc tu chodzi tylko jakby, żeby ci znali metodę. Ale jakby... nie każdy umie używać Excela. Palców, żeby trafiać w przyciski. Tak, tak. Więc widzowie, wracamy po tygodniowej przerwie. Mam nadzieję, że wiatry magii są korzystne i podcast... Mamy nadzieję, że nas nie zapomnieliście dalej, bo to jest najważniejsze. Na szczęście... Jakby wstawiłem tę pełną wersję tego Smash or Pass, które robiliśmy 2 tygodnie. W sumie 3 tygodnie temu w takim razie chyba. Tam nie wszyscy skorzystali, ale jest opcja, więc przynajmniej to się pojawiło. Więc mam nadzieję, że widzowie nas nie zapomnieli. Też do tego potem nawiążę, do różnych komentarzy, które się pojawiły. Ale wszystko po kolei. Dużo się wydarzyło, podczas gdy nas nie było. To bardzo nie... A może zacznijmy od ważnej rzeczy na początek? Chcesz zacząć od tej rzeczy? To nie jest to, że ja nie chcę zacząć od tej rzeczy, to po prostu tak naprawdę oficjalnie jeszcze ich nie ogłosiliśmy, to o to mi chodzi. No ale jakby, co z tego? Już ktoś nas wyprzedził. Czy chcesz jakby... Spróbujesz jakby to przekazać sekretnie, żeby tylko ta jedna osoba wiedziała, o co chodzi? Możemy tak, mogę tak zrobić. Ale jakby zastanawiam się, jakby którą naszą łatkę wykorzystać do tego. Którą co? Naszą łatkę, nasz tytuł, który wykorzystać, bo mogłem to zrobić tak bardzo zdegenerowanie, tylko nie wiem, czy wtedy możemy nie stracić tej osoby. Wiesz co, jakby w ramach całej tej sytuacji byłem legalnie zobligowany udostępnić cały materiał walentynkowy. To mamy myśli cały materiał walentynkowy. Co tak? Prawda od tego czasu od niego nie słyszałem nic. Czyli możemy już nie mieć. Czyli możemy już nie mieć. Ale jeśli nie mamy wciąż, to zaufaj mi jakby. Zaufaj mi. Okej. Okay. Zaufaj mi. Nie Ale wiecie, co tam było. Że jesteśmy też najbardziej profesjonalnym podcastem, więc... No, więc możesz śmiało jakby
pełną Znaczy dowolność. nie, no bo chciałem zrobić śmieszny żart z Sugar Daddy czy coś, ale A, rozumiem, że... spoko, śmiało, Bo jakby wlejesz. oczywiście, nie, czekaj, bo jesteś... Nie, no, bo chciałem jakby... Tu nie ma żartu, to jest po prostu jakby... Dziękujemy naszemu Sugar Daddy. Mam nadzieję, że byliśmy dobrym podcastem. Tak. Kuba. Nienawidzę cię z każdym dniem coraz Co, bardziej. co? Jajco. Aż mi internet zabiło chyba. Nie, spokojnie, to nas zabiło. To nas zabiło. Dobra, więc jakby już dowiedzieliśmy, jednakże jesteśmy godni tego tytułu. Więc myślę, że osoba, która wie o co chodzi, została Kto wie, o co chodzi? wystarczająco podziękowana i jakby też już mu pisałem, że jestem bardzo wdzięczny za jego dar dla nas. I ogłosimy jakby dokładnie o co chodzi. Myślę, że duża część osób się domyśla o co chodzi w odpowiednim czasie. Po czerwcu. Tak. Jakby wymówka, że są matury, zniknęła. To jest wymówka, jest licencjat. I po licencjacie obiecujemy, że wszystko wyjdzie na jaw. Nie, po prostu to było bardzo niefortunne, gdybyśmy teraz ogłosili coś, co byśmy nie byli w stanie zrealizować tak naprawdę dobrze w najbliższym czasie. O tym chodzi. Będę miał co jeść, Jesteśmy to jest profesjonalni, najważniejsze. dlatego lepiej zwlekać, niż zrobić coś źle. Dokładnie. Powiedzmy. Dokładnie. Tak to jest. Dobrze, skoro mamy już ten taki większy Nasz dziwny fragment ze sobą. wstęp z głowy, właśnie generalnie już moglibyśmy skończyć. No. Teraz tradycyjnie byśmy przeszli do polskiej sceny YouTube'a i to nie jest tak, że nic się nie działo przez 2 tygodnie, tylko po prostu nic nie działo się, co wychodziło poza normę, więc myślę, że jeśli widzowie już wiedzą, że lubię samego, to nie ma sensu tutaj wstawiać kolejnego filmiku samego, jeśli akurat tematykami za bardzo nie podeszła, więc tylko jakby tak stali twórcy stale tworzą. I tyle. Więc myślę, że możemy przejść do ekspresowych Okay. newsów. Więc, tylko jeszcze może oczywiście powiem profesjonalnie, żeby widzowie widzieli, co się dzieje. Więc tak, mamy książki. Huron ma paskudną twarz i szczerze jestem ciekaw, co będzie w tej książce. I ma różną edycję. Infant Women Handbook. Mam nadzieję, że w moim lokalnym sklepie hobbystycznym mnie posłuchali i mi zamówili, bo jak nie, to będę na nich zły. I Pani Ten, bardzo fajna książka. Zapowiedzi, będzie o tym później. Komiks specjalnie dałem obok siebie. Warhammer Fest, będzie o nim dużo. O. O, te modele są bardzo fajne, ale niestety są za małe. Co to jest? O, tak, to jest Warhammer. Znaczy w sensie herezja. To są duchy i to jest pewnie więcej. Nie, to jest książka. To jest książka karnia, ma bardzo fajny grzbiet. Szczerze? To jest... Czytałem o tym? Szczerze nie pamiętam, czy to jest ten, czy to jest re-re-wydanie. Nie, tak, to jest ten, podobne wydanie książki, spokojnie. Więcej książek i więcej, i Battle Raport jest, i tak, o, i dużo, dużo elfów. Oj, te modele, to są nowe modele. O, więcej nieumarłych, jeszcze więcej małych modeli, jeszcze więcej nieumarłych, jeszcze więcej nieumarłych. I koniec. Teraz mamy normalne, tradycyjne newsy. Więc zaczniemy od dzisiejszego newsa, odnośnie preorderów Watchwordowych, to tam tylko tak w drodze reporterskiej uczciwości. Są modele z Forgeworlda, można kupić. To są, szczerze, jakby te zwiadowcze, bojowe Warhandy mi się nie podobają, ale okej. Okay. Znaczy, modele śmieszne. Jakby w pełni rozumiem, jakby co on ma robić, tylko z drugiej strony tak, nie wiem. Szczerze, nie wybr jakby skoro mam takie Warhandy, to po co mi Reavery? Bo to zgaduję, że siłę ognia ma podobną, mobilność powinna być znacznie lepszą. Ma sylwetkę inną, więc w teorii trudniej je zniszczyć. No, dobra, spoko. I mamy jeszcze niziołka na kozie, niestety, na baranie. Niestety Forgeworld, więc drogie świństwo. Ale jest i tak piękny No wiem. tego. Najcudowniejsze. Teraz mamy normalne zamówienia za zeszłej soboty, z 30. Necromunda Ashways, tutaj już wiele słów zostało powiedzianych, ile to kosztuje, kosztuje dużo. Wszyscy wiedzą, wszyscy są smutni. My też nawet chyba podawaliśmy na antenie Niestety. w miarę, powiedzmy, przed oficjalnym pokazaniem ceny. No ale też, żeby nie było, tam jest też sporo plastiku. Jestem zdziwiony, że od razu można kupić osobno nomadów i osobno wszystkie te elementy No z tego szybko, boksa. szybko, co nie? Szczerze myślałem, że tak, Wiecie, wiesz, czego nadal nie można kupić? osobnego osobnych Oblitów. hobbitów. W sumie racja, a nie... Oblitów, Venom Crawlera, No, nie Greater pokazali nowego, Possessed. ale nie,
To jest ciekawe, czy pokażą w takim razie nowych oblitów. No ciekawe, zobaczymy no. kiedyś. Bo szczerze tak myślałem, że już jakby nie pokażą nic nowego z chaosu po Warhammer Feście, ale może jeszcze coś będzie w takim razie. Chyba, że po prostu wydadzą ich osobno, to trochę będzie nudne, no ale... I No chyba nie będzie już mutilatorów z tego, co kojarzę. W sensie tam miało ich podobno nie, my- nie być przecieków. Szczerze jakby... Myślę, że... Nieduża strata. Znaczy, nie, że nieduża strata, jakby... No nie, nie, w sumie, bo oni mają pewną niszę, bo to jest taka ciężka, to jest powiedzmy, centurioni tak za bardzo w mele nie są pod mele robieni. Jest opcja mele centurionów. Jasne, tylko jakby tak się ich nie wystawia, więc w sumie to się nie sprawdza. Powiedzmy, że była jakaś nisza dla nich, ale no... Może zrobią oblity, no tak? Tyle. Może zrobią po prostu oblity jako dwie opcje? Nie wiem, jak tam przycieki są oczywiście. No zobaczymy, dowiemy w sensie, się. Że wiesz, że to znaczy, że raczej, że będzie jednostka oblit, w sensie, że, której że będzie po prostu można wystawiać tak albo tak, no. Tak, ale to nie będzie po prostu sama jednostka. No może, bo w tym momencie oblity chodzą po chyba, nie pamiętam, czy od dwóch, czy od trzech. Chyba od jednego albo od nie, dwóch jednego chodzą wystawić, do no. trzech, czy coś takiego. No. Na pewno jednego. Więc takie mniejsze oddziały może i będzie sens jakiś. Dobra, ale to wiesz, zobaczymy, oczywiście kodeks wyjdzie. A w sumie ile kosztują żuki samodzielnie? Nie wiem. Tylko nie sprawdzałem, chociaż sobie zobaczę. Pokażcie chrobąszcze. 28 funtów, to jest dużo złota. 150? No, 140. Nawet let me see the chrobąszcz. Szczerze rozsądna cena. No i oczywiście wszystkie parafenelia do tego, plecaczki do orloków, stamina upgrade. No. No ale poza tym to nic więcej oczywiście nie ma. I następny news to są... drodzy widzowie, jakby co newsy są bardzo nie po kolei. Czy to będzie na korzyść, czy na niekorzyść naszego podcastu, zobaczymy. Ale teraz mamy z kolei preordery z 7, czyli ostatnie. Oczywiście duży box knightów, to też oczywiście pewnie cena straszna, no, to się definitywnie opłaca, jeśli panuje się grać knightami. No właśnie, już niedostępne. 800, szczerze, to nie jest taka zła cena. No. No nie, nie. Pamiętajmy, jest. Że tam jest kodeks. Nie za to, co jest w środku. No właśnie, jak się jeszcze przypomni, co jest w środku, to już w ogóle nie wygląda to aż tak źle. Tam jeszcze są karty w boksie? Tak, to jest jakby, jeśli grasz chaos knightami, to jest więcej nie potrzebujesz. Tylko wiecie panowie, pamiętajmy, bo to nam się tak przestawia czasami, to czasami te ceny fajnie wyglądają nie. dla nas, zwłaszcza tak nam się wiem, już przestawiło. Oczywiście. Ale wiesz, co jest najlepsze właśnie? Jakby, nie żartuję, to jest więcej nie potrzebujesz, żeby grać. Knightami. No, a to akurat prawda. Bo to jest, bo oni mają jeszcze taki dziwaczny icek, że musisz mieć trzy modele w detachmencie, żeby oni tam jakoś, mieli jakąś premię. Znaczy, dać właściwie trzy sloty wypełnione. Mhm. A ile masz modeli? Dokładnie. Wystarczająco. No, wiesz, jakbyś... A w sumie był taki lojalny box, tylko był dawno i się inaczej nazywał. Mhm. Nie, nie, tam nie było dużo knighta, przepraszam. Tam były rangerzy chyba z Skitarii. No oczywiście, to wychodzi... Tak, to było Skitarii... w Mechanicus kontra Necroni chyba. Wbrew na moim przypuszczeniom, albo naszym, nie pamiętam, oba kodeksy już naraz, co mnie bardzo cieszy. Znaczy, że następne kodeksy przynajmniej... Zbliża mnie do chaosu. Tak, to dokładnie, teraz bliżej do następnego kodeksu. Jakbym tak się... A nie, w sumie nie, wiem, że to chaos, dobra, spoko. Po prostu, wiesz, ja wciąż nie jestem pewien, czy Gwardia będzie kolejna. Ja naprawdę podejrzewam, że... Gwardia będzie pod koniec 10 edycji, nie martw się. No, coś czuję, że mogę nie mieć kodeksu w tej edycji. Oczywiście, karty, oczywiście przepakowani stare modele imperialnych rycerzy, z czego nie wiem, czy czasem któryś boks się trochę nie zmienił, tych lojalnych, ale to mogę być w błędzie. Rift War, który też kilka rzeczy wprowadził, o których chyba będziemy nawiązywać. Jeśli nie, to... O, to w sumie teraz wspomnę. Pamiętacie tą armię Sangorów, która jest w tym Rift Warze? W Rift Warze? No. Jest słabo. Okej. Okay. I tak jak mówiliśmy, nie można pojazdów, chyba nie można demonów właśnie, ale widocznie Chaos Spawn nie jest demonem. Zyskujesz to, że właśnie, że możesz Sangorów wystawiać więcej, ale... I masz premię do Sangorów, ale te premie w ogóle się nie równoważą z
brakiem rubryków i innymi kolami. Dobrze wiedzieć. Więc niestety nie polecam. A, kodeksy Knightów pewnie będziemy omawiać. Prawdopodobnie zrobimy tak, że omówimy wszystko na jednym odcinku, bo oni naprawdę są... Te kodeksy są bardzo, są wystarczająco różne, żeby feel każdej armii, w sensie Chaos Knightów i normalnych Knightów, był inny, ale jednocześnie każda moc z jednego kodeksu ma swoje odbicie w drugiej, więc dzięki temu można bardzo łatwo ich porównać. Więc myślę, że będziemy o tym rozmawiać na którymś podcaście obu naraz prawdopodobnie. I po tych preorderach, właściwie już normalnych orderach, idziemy dalej. Teraz mamy zapowiedzi z 8, czyli preordery z 14, czyli widzowie już mogą to zamówić. Kodeksy obu armii, które były w boksie starym do Age of Sigmar. Te modele, które tam były, też samodzielnie można zamówić teraz. To się nazywa Vanguardy, nie Combat Patrole. Morskich elfów, które nie mają oczów i krasnoludów. Szczerze, gdyby nie to fakt, że mamy że tak dużo zabójców Age of Sigmar, to bym kupił tych zabójców. To jest naprawdę dużo zabójców. A nie mają jakieś oddziały robione z tych zabójców, czy to tak po prostu zrobili boks? Nie. Wulkaniczne krasnoludy, przecież to są sami zabójcy. A no dobra. To są tak na oko dwa oddziały zabójców. Jeden oddział jakichś takich gości z, widzisz, z takim ciężką bronią, ci z przodu. Jak powiedziałbym piątka, ale to może niekoniecznie. No, mają bronie dwuręczne zamiast dwóch toporów. Dokładnie. No. Chyba, że to jest oczywiście w oddziale tych normalnych zabójców. I masz gościa z patykiem. Jej, mój ulubiony gość. Ma patyk. Dokładnie. Tutaj oczywiście inni, ten zabójca na smoku, zabójca nie na smoku, przepraszam, to nie jest zabójca, to jest Runefader. Parafenelia do duchów, Władca Pierścieni, no niestety bardzo ładne modele, za małe, ten smok jest śmieszny. No zabawny smok, wygląda trochę jak te stare AOS-owe. No. Fantazy chyba. Tak, akurat smok jest spoko, bo smok, wiesz, on jest mniejszy, no ale... Po prostu byłby małym smokiem. Tak, ale po prostu mówię, że mi się skojarzył z nimi. Tak, kilka bohaterów. Fortress of Dol Guldur, chyba... A nie, to jest inny zestaw, dobra. Myślałem, że to był taki, który reklamowali wcześniej. Kości, gość dużo mu daj do Władcy Pierścieni. Ale te kości są fajne. Tak. I jeszcze White Dwarf, no właśnie, tego White Dwarfa będę musiał wyhaczyć, gdy będzie, bo podobają mi się zasady do krucjaty, które tam są. Okay. Zasady do popadania w chaos. O. No to akurat prawda. Ciekawe dla kogo to jest. Czy to jest dla każdego Imperium, czy to jest tylko dla Space Marinesów? Czyli co, grasz krucjatę Space Marinesami, a potem zmieniasz ją w krucjatę chaosu? Wiesz. A to w sumie fajne by było. Po prostu jestem ciekaw, co tam jest. Krucjata dla Dark Angelsów. Ale w ogóle, nie wiem, jak już jesteśmy na tym, to słuchałem ostatnio o bardzo fajnym sukcesorze Imperial Fistów, który ogólnie jest lojalny, ale został uznany za heretyków. Przepraszam, kto uznaje Black Templarsów za heretyków? Nie tych. Ale z nimi też są dymy. Jezus Maria, słyszałeś, co się stało z Black Templarsami w nowej książce? Co? Jestem ciekaw. Chcecie usłyszeć? To jest totalne, tak. To jest trochę off-top, ale jednocześnie nie. No. Bo jak wiecie, teraz wchodzą te Dawn of Fire, czyli to jest to uzupełnienie tych 300 lat. Tak. Nie? Pustych. Mhm. I w książce jest to, jak pierwszy raz już przylatują Primarinsi teraz do zakonów. I przyleciał do Black Templarsów do jakiejś krucjaty, którą ktoś tam prowadził, już nie pamiętam, jak się nazywa. Jak Andrzej, no. I wiecie, co zrobili? Zrobili? Tak. Czyli dobrze słyszałem. Tak, marszał, który prowadził tę krucjatę, uznał Primarinsów za niegodnych i że to jest jakby herezja wobec Imperatora i rozkazał ich zabijać i się zabijali nawzajem. Świetnie. Świetna sprawa. Świetnie, jakby gratuluję Black Templarsom. Wcale nie heretycy. Nawet Dark Angelsi zrobili to tylko z jednym. Albo chociaż wysyłali ich na misję samobójcze. Dokładnie. Zachowali pozory ten, przyzwoitości. Tak. Wspomnę tylko, że Black Templarsi noszą bronię tak jak pożeracze światów. Dziękuję, można zakończyć z tym. Dokładnie. Wstyd.
Ale dobra, chciałem wam powiedzieć o tym zakonie. Oni się tam. Nie mówisz o Jak to Soul się Drinkerach? nazywało? Tak, mówię o Soul Drinkerach. Dobra, opowiedz o Soul Drinkerach. Bo wiesz co, bo ja nie jestem pewien, czy moje fakty są proste. Ogólnie to był zakon sukcesorski Imperial Fistów, który podczas po herezji dostał taką fajną dzidę od Droga Dorna. Nie wiem, czy kojarzysz fajna dzidę. Totalnie Nie. nie pamiętam, co ona robiła. Nie, ale nie lubię dzid. Znaczy ja lubię bardzo dzidy, ale nie lubię dzid w 40. Rozumiem. Dzidy w 40 są Jesteś niepokojące. jeszczekiem kultury po prostu. I jakby lubisz dzidy i ryle, w sensie jako broń, to jest bardzo dobra. Tak. Idę, dobra, nieważne. To był artefakt i oni go w końcu zgubili, bo to jest tak, że ich Co nie? statek flagowy po prostu zniknął w warpie. Wiecie, Jak sobie czasami tak. się dzieje? No jak czasem się dzieje, na kilkaset lat i go zgubili. I w końcu jakby on wrócił. I Admech chciał w ogóle ukraść, chciał im ukraść tą dzidę, bo Dlaczego? żeby ją zbadać technologię, czy coś przeanalizować, to coś tam, oni powiedzieli nie i zaczęli ich zabijać. I jakby mało tego było, To jeszcze jest rozsądna postawa, jak na imperialne pięści. to jest rozsądne, ale oczywiście jakby mało tego było, wiesz, bicie się w Imperium to czasem bywa, to Dokładnie. w zakonie Soul Drinkerów, tak, była tradycja, że każdy może zostać Chapter Masterem, jeżeli wyzwie aktualnego na pojedynek i wygra. Bardzo rozsądna tradycja. Bardzo rozsądna, bardzo Space Marinesowo nawet. Wiadomo, I wyzwał uga buga, umiem się więcej. lepiej bić, więc jestem lepszy. Tak, więc jeden, powiedzmy, jeden z Soul Drinkerów wyzwał Chapter Mastera i w trakcie walki przegrywał. Aż z dupy wyrosło mu 8 warpowych kończyn z ciała. Okej. Jak to I zwykle zabił u tego. synów Dorna. Jak to zwykle u i wygrał. I przez tradycję większość Soul Drinkerów jakby uznała go za swojego Chapter Mastera, no bo wygrał. Dokładnie. I zostali okrzyknięci ogólnie heretykami. Oni tam latali, wiesz, bili się za Imperium i tak dalej. I w końcu była jakaś wielka, oczywiście katastroficzna bitwa, jak każda w Warhammerze. I właśnie polecieli pomóc Imperial Fistom, którzy ich po wszystkim zmasakrowali i zostało trzech Soul Drinkerów, nie wiadomo, czy żyją, czy nie. W tym ten Chapter Master, którym wyrosło 8 kończyn. Zastanawiam się, jak wygląda taki Chapter Master z 8. Nie, czekaj. Z 8 dodatkowymi kończynami. No, ciekawe, co nie? Widziałem, na pewno widziałem gdzieś ten mock model. To nie jest chyba oficjalny jego model, co nie? Nie wiem. Nie, bo są. Chodź! Nie, to są dwa różne, okej, okay, dobra. To ja nie wiem, czy nie znam kilka dodatkowych faktów, ale to akurat są jednak jedne z tych faktów, które nie jestem pewien, czy są prawdziwe. Ale muszę powiedzieć, bo znalazłem modele jakby tego, jego, jeżeli Właśnie chcecie też zobaczyć właśnie różne. wrzucam. Jeszcze tylko chcę zobaczyć. Ogólnie jakby nie wiadomo, czy ktokolwiek ze starego zakonu Soul Drinkerów żyje. Ogólnie są bardzo fajne fanowskie modele. Na przykład. Teraz widzowie widzą. Albo coś takiego. Fajne. Ogólnie tak się go pamięta, ale zakon Soul Drinkerów był jednym z zakonów, który dostał tak zwanego, według Gullimana, jakby to powiedzieć, odrodzenia. Ukojenia, bo Soul Drinkerzy zostali odrobieni jako zakon z Primarisów. Tak, teraz są czysto primarisowi. Odtworzeni. I teraz są czysto Primarisowi, no bo tej trójka to oni nic nie słychać, więc. No, więc ja znam chyba. Nie jestem pewien, czy to jest o nich, ale jedną anegdotę odnośnie tego zakonu. Dobra. To ponoć nie są synowie Dorna. Okej. To ponoć są. Mają gigę ziarno pochodzi z kogoś innego. Ale.
przed, jak zapewne wiecie, aktualnie nie ma żadnych imperialnych pięści, które wywodzą się bezpośrednio z Dorna. A może, przepraszam, no, nie ma imperialnych pięści, które wywodzą się z imperialnych pięści? Tak, w tą stronę tak. To tak, tak. Dobrze, bo jakby jest duża dyskusja, jakby czy w ogóle mówienie, że imperialne pięści nie są imperialnymi pięściami, tak naprawdę są sukcesorów, jakby to jest to samo, jakby genoziarno przecież dokładnie mają... Ale nie są to oryginalnie ci, którzy byli z nie, tak, to nie są ci, którzy byli z zakonu. Żadnego nie ma i ciągle, znaczy no ciągle tylko jakiś tam jest oczywiście, ale nie ma już żadnego jakby tak czysto z pierwszej generacji, gdyż podczas wojny z bestią wszyscy zginęli. Tak, cały zakon imperialnych pięści oprócz jednego tak, zginął. Tak, a on to potem został też potem zabity, tak a propos. No tak, ale jakby... Co więcej, jakby, przeżył... jak zapewne, jak to zwykle bywa w Imperium, przez Imperium. Tak. Ale, no właśnie, zakon imperialnych pięści zrekonstruowano właśnie, korzystając z bazy genoziaren ich jakby sukcesorów. Więc Templarów, Crimson Fistów, Soul Drinkerów, którzy są podejrzewani, że nie są Dorna. Więc teraz... Jest, a jak to, i biurokratycznie oczywiście są problemy takie, że jest szansa, że jakiś zakon jest często podpisywany pod złego prymarka. Jest szansa, że w ogóle część faktycznie imperialnych pięści nie ma genoziarna imperialnych pięści. Dorna. Wbrew tego, co mi śmieszy, że powiedziałem zupełnie co innego jakieś dwie minuty temu. Nie, spoko, znaczy wiesz, nie, oficjalnie oni jak najbardziej byli Dorna. Oficjalnie, ale nieoficjalnie, jakby ja wierzę w biurokrację Imperium, w sensie jakby dlaczego jakieś zakony jakby nie mają podpisanego prymarka, od jakiego się wywodzą, bo ktoś zgubił papierek, gdzie tak było napisane, od kogo są. Tak, dokładnie było, dokładnie tak było. A, to teraz, czy mogę teraz ja mieć off-top? Tak, tylko chcę jeszcze coś dopowiedzieć o tym genoziarniu w sumie. Też czytałem taki moment, kiedy jakby są zakony robione z właśnie z Dark Angelsów, co nie? Genoziarna, no bo jest stabilne bardzo. Tak. Jedno właśnie z najbardziej stabilnych. Chyba na równi z Ultramarinesami? Tak. Oni mają oboje bardzo... No nie ma żadnych faktycznych defektów. To jakby robi się z genoziarna Dark Angelsów, tylko jakby właśnie się jakby podpisuje inne, na przykład właśnie, że są sukcesorem Ultramarines. Albo po prostu nieznanego pochodzenia, właśnie tylko po to, żeby nie wchodzili do tego całej struktury funkcjonowania, wiesz, Unforgiven sprytne. Zakonów. Sprytne. No. Dobra, to teraz mój off-top. Jak wszyscy wiemy, wojna trwa. Panie Maliniaku, jakby co? Huron... Blackheart i cała jego kohorda, czyli strażników Badab. Nie wiadomo skąd się wywodzą. I chcesz się dowiedzieć, to wystarczy, że obejrzysz mój film. Dziękuję. A, przypomniałeś sobie ten komentarz, który ci wysłałem. Tak. Nie, po prostu wiesz, pewnego dnia ktoś może to odkryje to. Rozumiem. Dobra. Bo jeszcze dawno, dawno temu temu, czy coś takiego, wysłałem Maxowi komentarz. Ta. Z jakiejś grupy, nie pamiętam nawet. Chyba z zagranicznej jakiejś w ogóle. No, dobra, w każdym razie. Więc tak, więc White Dwarf ze snami, które mnie bardzo ciekawią. Wychodzi też książka z Huganta, na którą już mówiłem, że z chęcią poczytam. Zaskakujące, od razu wychodzi po niemiecku. Jestem zdziwiony. Okej. Okay. Okej. Okay. Czemu nie wychodzi po hiszpańsku, to kraj trzeciego świata dla nich jest? Możliwe. I idziemy dalej. Dalej mamy okładkę kodeksu chaosu, nową. Choć inne okładki w tym stylu mi się nie podobają, bo to jest okładka tym w stylu drukarii, w stylu Space Marinesów, to tutaj ten takie kontrastujące kolory bardzo fajnie wyglądają. Wygląda ciekawie. Dokładnie. Nie będziemy się rozwodzić nad zawartością okładki, gdyż Kuba dobrze przewidział, że duża część z tego ma teraz swoje modele. Tak, bo to są kult. W sensie kult ludzie mutanty. Dokładnie. Jezu, ale to jest w ogóle fajne modele, jakby... Ja mi się nie podobałem. Nie ma jakby. Faktycznie Kuba przekupił kogoś w Games Workshop kilka lat temu i tyle. To też inna sprawa. Jak to ci się nie podobają? O, tym porozmawiamy od poniemańcia.
Jakby co, ja nie nikogo nie musiałem przekupić, oni po prostu ode mnie kradną pomysły. Ja o tym wiem. Idąc dalej, no, ta monetka jest fajna. Nie wydam tyle pieniędzy w sklepie Games Workshop. Nie da mi zarobić. Może odkąd jest taka chaotyczna mogę moneta? Sobie wydrukować taką monetkę. Więc teraz nowym modelem w sklepach Games Workshop jest kultysta z Blackstone Fortress. I monetką jest oczywiście monetka chaosu. Myślałem, że już kiedyś była monetka chaosu, szczerze mówiąc. Możliwe, ale wiesz, też mogła być innym. Mogła być Edgardu. Edgardu była. No. A no dobra. Wiesz, pamiętaj, że jednak ośmioramienna gwiazda to jest popularny symbol wielu frakcji. Więc to jest teoretycznie moneta chaos Space Marinesów. Tak. Niepodzielnych tym razem, pamiętajmy, bo... Tak. No, to dokładnie, tak. Tak. Chaos Knighty, no właśnie, to jest kilka... To jest o krucjatach, no nie będziemy się rozwodzić. Generalnie to wygląda w ten sposób, że... Znaczy, o krucjatach jeszcze nie czytałem, ale wygląda to, że lojalne Knighty po prostu mają właśnie rycerskie dokonania, które muszą wykonać. To, jeśli wykonają, dostają nagrodę, jeśli tego nie wykonają, to jest mi smutno. A z kolei Chaos Knighty mają, wyglądają, że mają znacznie bardziej rozbudowaną, przynajmniej fabularnie zdaje się być ciekawa, bo tam jakby wchodzą na kolejne kręgi, jak to będzie? Przekleństwa? Nie. Upadku? Znaczenie? Upadają coraz niżej w każdym razie. Kolejne stopnie degradacji. Tak, no. I o dziwo jakby też na tej ścieżce zyskują rzeczy negatywne. Bo to jest, z tego co pamiętam, to jest chyba Damnation, to są negatywne, a pakty to są pozytywne. No ale mówię, to przyjrzymy się temu bliżej przy okazji pewnie Krucjaty Chaosu w ogóle. Bo nie będziemy omawiać pewnie Krucjaty Knightów przy kodeksach. Dalej, Rumor Engine, to wygląda w ten Age of Sigmarowo jeszcze ludzko. Przynajmniej według mnie. Dalej mamy... O, dalej już mamy Warhammer Fest. To teraz my, zaczyna się... Jak tak patrzę na tą włócznię, to mi się może nawet kojarzy tak minimalnie z Necronami jakoś. No wiem, mi też tak troszkę ten wzór na ostrze, tak, co nie? No. Ale z drugiej strony ten tył mi się nie podoba, nie pasuje do Znaczy, Necronów. No te zawieszki, czy co to tam jest na rękojeści, tak średnio pasują. No. To może być po prostu jakieś tam właśnie, wiesz, obsydianowe ostrze w metalowych takich czymaczkach. No może tak być. Na przykład, wiesz, jakieś z innego magicznego kryształu po prostu ostrze będzie. Znaczy, no mi to wygląda, jak myślę, że to będą jaszczury. No to jest duże prawdopodobieństwo, bo w sumie jaszczury mają dość podobną stylistykę do Necronów. No mi to właśnie aztekowo wygląda, więc... Więc Warhammer Fest, czy jakkolwiek nazywało się to wydarzenie, było od środy do soboty, z tego co pamiętam? Tak, pierwszy był dzień 4 był dni. Całkowicie poświęcony 40 i tak naprawdę w większej mierze chaosowi. Pokazali bardzo dużo chaosu, zapowiedzieli bardzo dużo chaosu, generalnie chaos. Przyglądając modele po kolei, oczywiście nowe modele nie Chosenów, tylko Possessed, bardzo dziękuję. Są piękne, chcę je. Więc coś czuję, że ja będę tutaj narzekał. Jak... Dobra, to możemy się konfrontować. A ja będę tylko poprawiał, bo ja słuchałem, co mówili, więc jakby... O, ja nie słucham innych ludzi, ja słucham tylko siebie. Ja też nie słucham innych ludzi. Nie, w sensie ja słuchałem streamu. No, wiem, jasne. O, masz jakieś dodatkowe informacje, świetnie. Więc... No dobrze, to będę was to poprawiał. To są, znaczy... Jakby generalnie wszystkie te nowe modele, wszystkie, to jest hashtag nie mój chaos. Jakby ja rozumiem, że ktoś lubi mutacje i tak dalej, ale ja jednak trochę jestem po stronie Iron Warriorów, jeśli o to chodzi. Rozumiem, nie twój chaos. Czyli chaos jest ewentualnie narzędziem, które Iron Warriorzy mutują w osnowie, pamiętaj o tym. Tak, ale jak im coś się mutuje, to ucinają to. Ale akurat Iron Warriorzy to są... Oni są gorsi niż Mechanicus. Wiem. Pytanie właśnie, jestem ciekawy, bo... Muszą zrobić coś z tym Iron Warriorsem, bo to jest strasznie dużo niedopowiedzeń z tym związanych. Odnośnie? Ja słyszałem dwie właśnie... teorie z tym, mianą Perturabo w Demon Prince'a. No tak, no właśnie Perturabo jako Demon Prince, mutacje, których jakby nie da, jakby jak długo możesz odcinać sobie rzeczy. No, że spędzasz nie w słoiku.
Aż nie No muszę. dobra, Ja ale. słyszałem, że jedna opcja z Perturabo w ogóle jest taka, że coś tam zrobił i magicznie stał się Demon Princem, czyli taka standardowa, którą wszyscy słyszeli. I druga opcja, że coś tam zrobił, opcja podobna do Mariusza, czytaj, połączył się z chaosem, dosłownie. Stał się robotem połączonym z osnową. Czyli sam stał się Demon Engine'em. Tak. Właśnie coś tam było, że podobno coś tam zrobił, że osnowa, coś tam... Jasne. I stał się robotem połączonym z osnową. Na pewno ma tą demoniczną... Czyli... No. Czyli to, co było z Mariuszem. Pamiętajcie o tym. Tak. Nie pod... O, i czy w takim razie wtedy... I jakby się stał, to wtedy można mu powiedzieć, że jakby stracił tą umiejętność takiego kopiowania technologii. Jakby po popatrzeniu na nią, to by tłumaczyło, dlaczego Iron Warriorzy nie biegają z technologią Nekronów i Tauów. No, To też by no dużo tak. tłumaczyło. Więc najpierw pozest. Mówię. Za dużo mutacji, jak dla mnie. Ale to jakby Wiesz, spoko, to jest... Possessed to jest typowo połączenie CSM-a i No demona. wiem, w sumie jest tak, że Possessed też byli tak samo paskudni, więc tutaj nie mogę narzekać. To są, jakby wszystkie te modele są śliczne, to są naprawdę bardzo ładne, Oni są detaliczne modele. paskudni, bo mają być paskudni, ale są modele ładne, paskudne, a tamte były Tak. po prostu paskudne, paskudne. Tak, jak najbardziej. No. To są modele, które ja z chęcią bym sobie postawił, że tylko by stały, ładnie wyglądały. A wiesz, jak duże są? Zgaduję, że... Jak te Possessed w tym, No, pewnie. pewnie Greater Possessed. Tak naprawdę. Nie wiem, jak duży jest Greater Possessed. Chyba wielkości Primarisa, troszkę większe może nawet. A, to Większy nie, to nie są wielkości Gravisów. A No, jest... spoko. Bo to No nie to są na będzie coś 40. takiego. No, na tych, wiesz, na 40 to dobrze. tych podstawkach, więc... Powinien być te Zaraz wam 40. poszukam zdjęcia, bo miałem gdzieś porównanie wielkości, więc... Dobra. Ale dlaczego jakby mam problem z tymi modelami? Kuba, wiem, że szukasz, ale odpowiedz na pytanie. Jak myślisz, jak one są składane? No niestety szybkiego składania. No W właśnie. monopol. Szybkiego sklejania, przepraszam. Czyli jak mamy 5 tych modeli, to w sumie tyle. To ile gości, którzy mają 3 paznokcie, trzymają w ręce hełm jakiegoś Space Marinesa i stoją na tym Space Marinesie, będziesz miał w armii? Myślę, że mimo, że są szybkiego sklejania, to będą mieli opcje zamienne, bo jednak. Nie no, po prostu... Jakiekolwiek pojedyncze przynajmniej. Jeśli wygląda w ten sposób, że na przykład weźmy... O, weźmy tego gościa, który ma ten, z wyciągniętą łapą z siekierą do tyłu. Jeśli tą siekierę mogę przyczepić na tego samego, kto jest po prawej, z tego z ognistym plecakiem, to spoko. Jeśli mogę mieszać, jeśli mogę mieszać główki, jeśli mogę mieszać niektóre kończyny, bo... O, to nie, to ja szczerze myślę, że tak nie jest. 99% możesz. Ja Niektóre kończyny myślę... pewnie tak. Ja szczerze, ja jestem po stronie Maxy, uważam, że tego w ogóle nie będzie można tu nic mieszać. Ja myślę, że one będą Obawiam totalnie się, tak że... mono, że będą się mocno postarać, żeby coś zmienić w nich. Że będziesz musiał dużo swojej pracy włożyć w to. No właśnie, oczywiście. To nie jest problem, jeśli się postarasz. No bo przed chwilą widzieliśmy Space Marinesa na 8 nogach. Zresztą te 8 nóg to są jakby co kończyny, Tyranickie. Szpony Tyranida Warriora w jednym przypadku. A, okej. Okay. Ale... Wracając, nawet jeżeli nie będą zamienne pomiędzy modelami, to myślę, że będą mieli przynajmniej po jednej opcji zamiennej. Nie, to Ja jest myślę, że nie. pewnie. No zobaczymy, ale i tak przynajmniej jeden Nie oddział będziesz miał więcej warto widzów, mieć. niż widzisz na ekranie aktualnie. Też tak sądzę, że będzie to dosłownie po prostu złożenie tego. To jest jakby myślę, że faktycznie nie będzie więcej. Musiałbym zobaczyć Plastic Greater Possessed. Chciałbym zobaczyć Plastic Greater Possessed. Wiem, że mogę zobaczyć Plastic Greater Possessed w tym momencie, ale chciałbym zobaczyć. I wtedy bym ocenił. Greater Possessed są typowo szybkiego Tak, ale sklejania, też bo wiesz. ciekawi mi, jak łatwo uciąć mu rękę, jakby w ten sposób. Jak łatwo pozamieniać te rzeczy. Myślę, że tam będzie łatwiej. No właśnie niektóre tak ciężko, na przykład znowu ten gość jak z tym jakby taką kościastą, jego prawą ręką, takie trzy palce. To tam jest taki kabelek, który odchodzi do torsa. To musi być jeden solidny kawałek. Może No ręka myślę, z że to tak. hełmem jest osobna, ale wątpię, bo te nogi są bardzo zintegrowane z torsem, więc ten model zawsze stoi na martwym Space Marinesie.
Więc po prostu mam nadzieję, że to, nawet jeśli to jest łatwego złożenia, to na przykład, że nie wiem, że naramiennik jest częścią korpusu, a ręka jakby jest osobnym bicem i ewentualnie mógłbym się, i inny model, o przepraszam, inny model ma też tak, że jakby ma pusty naramiennik pod spodem i mogę zamienić tam rękę. No ja mam nadzieję, że będzie możliwość, a jak nie będzie, to i tak mimo wszystko modele są dość ładne. Tak, to oczywiście. I tak. W najgorszym wypadku, a poza tym, główki można jak dużo wycinać. Greater Process byś grał? Jeszcze raz? Jak dużo byś Greater Process... W sumie nie, dobra, teraz pod mele jest mocno. No właśnie, pamiętaj, że to są te zwykli Possess, a nie gry, bo okazuje się, chyba też Greater Process wypadają z kodeksu. No, słyszałem, tak, że faktycznie zostają tylko Possess, więc... Była meta chyba jakieś na Possess. Może. Zdaje mi się, że w którymś momencie 8 edycji było tak, że po prostu miałeś... Tak, miałeś wielgachny blob, jeden blob pozestów. Tam było jakieś chyba zaklęcie psioniczne, które dawało im szarże po adwansie. I tym się biłeś. Mhm. Więc pozest byli kiedyś metą, więc kiedyś miałeś ich 20 w oddziale. Prawdopodobnie, oczywiście tam rzucam liczbami, ale z wami 10, a tu jest 5 modeli. Wiem, teraz będą drożsi może, teraz będą znacznie silniejsi, jasne. No wciąż. I to też się odzieje. No. Jakby co, wyślę zdjęcie Mikołajowi, bo na Messengerze się szybciej wysyła, bo jest większa kompresja i mam nadzieję, że Mikołaj wyśle tutaj. No okej, rozumiem. Dostałem zadanie. Most komunikacyjny, okej. Tak. Jakby po prostu musimy zrobić kilka, wiesz, kroków jeszcze przez VPN-a, żeby nas nie śledzili. No, dokładnie. No dokładnie, tak. I... No. Jeszcze się wysyła, jakby co. Jeszcze mam jedno pytanie. Co jakby z jednostką opętanych? Którą? W sensie tą tylko niżej, czy, no, muszę, czy starą jakąś opętanych? A chwilę, nie, przepraszam. Muszę? Możliwe, że jednak cofam, co chciałem powiedzieć. Dobra, teraz muszę sprawdzić drugą frakcję. Spokojnie, zaufajcie mi, wszystko nabierze sensu, jak tylko... O, dobra. To udostępnię widzą, żeby widzieli. To jest nowy termos? Tak. Tak, chyba. Tak, tacy mniej. Może, że będą mniejsi od tych. Ale też z drugiej strony taktyczna skała na nich jest? Nie, nie na wszystkich, na niektórych. Znaczy, macie jest obok tego Space Marines nowego CSM-a. W ogóle co on mu urywa? A, on mu urwał górę tego hełmu. Tak. Jezu, tak nienawidzę tego, że te hełmy są, że one dwuczęściowe są. A, cholera jasna. Ale się wycwanili. Słucham. Dobra, to już, mówię, jakie było moje pytanie. Skoro to są nowi Possessed, to co z oddziałem Possessedów, który jest w kodeksie Devgardu? No, a wiem, i tam chyba, dobra, nie no, powiedz, ja w sumie. To jest osobna jednostka, bo to jest Devgard Possessed. A. No, wycwanili się. A rubrycy nie mają. W ogóle. Jeszcze raz sobie tylko potwierdzę. Teraz widziałem, że to była Lita. No dokładnie, nie mają. Jakby co, mogę wam podesłać jeszcze z innego konta zdjęcie, bo na tym zdjęciu nie widać aż tak różnicy wielkościowej? Nie, spokojnie. Nie, ja widzę, że ten, że jest wyższy od z koła Hałośnieka. No jest nawet wyższy, myślę, od Primarisa. Co tu, być może. Tu bym się spierał. Bo musiałbyś postawić obok, bo zdaje mi się, że po prawej, Greater, to jest wyprostowany. Bardzo wyprostowany stoi. Myślę, że od przypomnienia się byłby mniejszy. Ale dobra, zobaczymy. No. Też, dobra, to są stare modele, to mogą być większe. Choć w sumie te właśnie ci Greater Possess z tego boxa są bardzo w stylu tych nowych, więc... Zobaczymy, jak wydam. Dobra, ale to nie... Zgadzamy się, świetne. Zobaczymy, jak plastik będzie wyglądał, jak zobaczymy plastik. Czy przechodzimy do kultystów? Tak, tylko jeszcze wysyłam Mikołajowi. Dobra. A jak, dalej, nowe wiadomości. Jak wyślesz, to tam jeszcze pokażę. Dawaj, lubię być takim kręgiem. Kultyści. Fajni są. Lubię, spoko. Jakby to... Nie, ja myślę, że to są bardzo fajni kultyści. Ja jestem szczerze... To było całkiem przyjemnie. Jestem giga zadowolony z nich. Znowu, być to jest pewna stylistyka. No dobra, co ci nie pasuje? Hełmy mi się nie podobają, nie. Ale poza tym są okej. Nie, bo ja wiem, że to nie jest... Też wiem, że to nie jest do każdej. To jest specyficzny typ kultystów jakby. No to są kultyści. Bo ja też lubię...
Tak, bo ja też lubię sobie wyobrażać po prostu kultystów czasami jako bardziej po prostu zorganizowane renegacka gwardia, na przykład, że Czarny Legion podobno miał bardzo zorganizowanych, Znaczy, powiedzmy. albo zwykli po ja lubię prostu to w goście, którzy starych wpadli w szał kultystach. chaosu. Tak, właśnie, czy coś takiego, więc jakby. Jest to faktycznie Ja lubię taki kultystów kultyści, typu kultyści. bojówka po prostu jakaś. To jest Wiem. fajna opcja. W ogóle nie wiem, czy wiecie, co ktoś zauważył kiedyś na czacie, że jak sobie poklikacie trochę, to macie tego czarnego z pistoletem i tą. Maczetą. No. Ten taki No. z brudką. Ludzie śmieją, że jednak nie trzeba być w najlepszej formie, że on ma taki brzuszek ojcowski trochę, że jakby. Okej. Ale ma ewidentnie coś tam zaszyte, co jest też ciekawe. Na zdrowie. Ale ogólnie, jakby. Ludzie, jakby, możemy sobie powiedzieć ten sam problem z kultystami, że jakby ile będziesz w stanie zmienić, co nie? No, jakby nigdy nie można było nic zmienić No tak, ale z jakby no tu szczęścia. niestety stary zestaw też miał ten problem, więc tutaj jak nawet nie mogę Ale jakby, wymknąć co tego. chcesz, jakby, ale szczerze, przynajmniej nie są aż tak unikalni od siebie, żeby to było bardzo widać, bo to możesz dać faktycznie inny kolor czegoś czy coś, No i to tu akurat tam jeszcze ujdzie. dzięki temu, że ty wiesz, to są jednak zwykłe ręce, to mogę śmiało uciąć tą bioniczną rękę tej pani, która No sobie wiem. ucięła pierś, i wstawić ją temu gościowi, chociażby temu czarnemu. No, jakby to jest trochę łatwiej, bo to jakby już nie będzie aż tak psucie estetyki. To fakt. Nie. Jedyna tylko rzecz, która to jest istotna, to oni nie mają autoganów już. Tak, a to nie jest po prostu pokazanie jednej z wersji? No właśnie, ciekawe. Bo szczerze o tym nie pamiętam, żeby coś mówili. Bo to mówili, że to jest. Czaj, czaj, help it in the... to nieważne. Ale. A nie, to chyba. Starzy też mieli. Mają granaty. Ale starzy chyba też mieli granaty. Mieli. W Dobra, sensie zobaczymy. jednostka już tutaj mówię. Co, miejmy nadzieję, jakby myślę, że to nie jest wszystko. Szczerze, akurat, jeżeli mam gadać o kultystów, to. Albo to może być wszystko. W sumie nie wiem. Zobaczymy, jakby. Myślę, że chociaż jedną ciężką broń powinni tam wsadzić, wiesz, z Heavy Stabera czy coś. Wiesz, kto ich tam wie? Czy myślicie, że zestaw z Blackstone'a wróci jako normalny zestaw? Albo nawet wciągnięty w to? Chodzi ci o tych renegackich Nie, gwardzistów? nie, To jest mój chodzi mi ulubiony. o. Był taki zestaw z Blackstone'a kultystów, właśnie. A no wiem, ale oni właśnie byli tacy bardzo. Taki Renegade Gwardia Nie, wyglądali bardzo. chodzi mi o inny zestaw. Nie inny? Chodzi ci o tych kultystów ognia? Coś No, coś takiego? takiego. Ale no to ci. A, wiem, który Cults of już, dobra, Abyss, już sobie. tak się nazywali. Już No widzę, niby który w sumie pracowali stylistycznie. No to jest Nie podobny wiem, design. mogliby wrócić. Dokładnie, dziękuję. To jest ten sam design w sumie. Tylko tu mają faktycznie. O, ty, wiesz co? I tutaj masz To. granatnik, staber, miotacz ognia. Autogun. Szczerze, myślę, że to może być tak, że jakby wypuszczą ten jeszcze zestaw jako pudełkowo, jako właśnie kultystów z autoganami, a tamtych jako kultystów mele, bo to faktycznie brakowało tylko. To jest mądre. Myślisz, że Myślisz, dwa no. zestawy, czy Dwa jeden zestawy. duży? Myślę, że dwa. Myślę, że Dobra, dwa. okej. Myślę, że dwa Okay. zestawy. Dobra. Tylko tym w mele nie będzie specjalnej broni. No. Myślę. Myślę, że. Znaczy, wiesz co, i tak można już. Jestem. Pytanie, czy jeszcze można ich kupić? Na pewno można było ich kupić po prostu ich. Niejako jakby, nie jako tam dodatek do Blackstone'a, tylko jako po prostu sam box plastiku. Pytanie, czy tam to jeszcze jest dostępne, ale pewnie wróci, no. To jest najbardziej prawdopodobne. To spoko, to jakby. To popatrz, ile masz takiej opcji, to tutaj już nie masz takiej powtórki jak po Zest. Tylko mam nadzieję, że dostaną Że jakiegoś z lepszego drugiej lidera. strony tych Blackstone'a było tylko tylu, czy było ich więcej? Nie, Bo na zdjęciu. to jest full. Było ich 7. Czemu 8? No, No to myślę, że siedmiu dwóch, trochę. co? Przydałby się. No. Tych dla Mele jeszcze przydałby się jakiś sierżant i byłoby git. Ale to w sumie możesz wstawić jeden z modeli, które pokażemy za chwilę. Jako takiego sierżanta. No właśnie, tylko z kultystami zrobili bardzo ciekawą rzecz, co mi bardzo jednocześnie pasuje i się nie podoba. Dlaczego oczywiście powiem. Czyli kultyści mają kilka etapów bycia kultystą? No, tak, dosłownie mi Tak to się. nazwijmy? Tak, tak. Mi to trochę przeszkadza i chyba kiedyś wam mówiłem o tym, ale możemy to poruszyć przy tym trzecim etapie może. Dobra, to poruszymy Dobra, przy tym poruszymy etapie. przy trzecim. Więc tych modeli, jak powiedzmy, tamtych było 10, tych chyba jest tak z 5, powiedzmy, tych Pięć, na tym etapie. pięć, tak. W każdym Tak, razie, pięć, 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 bo drodzy widzowie, policzyłem. widzicie, że to tak trochę bardziej zmutowanie, ale jeszcze tak nie do końca.
Znaczy i tak Znowu? już są mocno Nie, to zmutowani. już są Tak. mocno zmutowani, No są tyle. jasne, To nie nie do jest końca. jeszcze. Są To już jasne. są zmutowani, a trzecie to jest już takie pójście ponad I normę. To jest znowu, takie 200% design normy. bardzo mi się podoba. Ale ile dasz radę ich wsadzić? Trochę. Coś, bardzo, bardzo coś. O tym, który chyba się trochę zdjęcie urwało. Po prostu. Ogólnie motyw zrobienia fajny, ciekawie Tak. to wygląda. Jeszcze na przykład w sumie, w teorii, ja mogę nie grać tym środkowym stadium, bo to jest sama podstawka, to środkowe stadium włożyć w ten oddział wyżej. No, też możesz, jako sierżanta. No właśnie, jako, na przykład jako właśnie No, sierżanta. No właśnie, tylko powiem, zaczyna się jeszcze o tym stadium niżej. O, tutaj mamy też oczywiście model, który był zacieniowany, więc ma swoje tututu. Jednak nie Angron. Jednak nie Angron. Ale tutaj mamy tych modeli tylko trzy. No właśnie, to jest tam oczywiście ten ostatni stadium bycia zdemonienia. Mamy dokładnie trzy modele. I oni dostaną dobre zasady. Chyba wszyscy to Tak, wiemy. będą bardzo dobre Będą, na zasady. pewno Będą spokojni. będą tani. Będą panie trupsem, będą mieli obseka. Umieją latać. Myślę, że to będą tacy, takie chaos spawny, trochę słabsze. No też może. No, ale w każdym razie prawie na pewno będą do pierwszego nerfa będą mocni. Tak, bo W tak. ogóle nie wiem. Bo oczywiście muszę Nie wiem, czy sprzedać. tam coś. Ja pamiętam. Pamiętam, mówili, jak mocni będą. No. Będą trochę słabsi od Hellspawnów, po prostu. A spoko. No, czyli to, co powiedziałem przed chwilą. No. Tak, bo tak gadałem wam o tym, jak to wychodziło, że oni tak gadają, więc jakby uznałem, że przypomniało mi się Dobra, z tego, drugiej już strony to oczywiście olśniło mnie. nie powinniśmy patrzeć, co Games Workshop mówi o zasadach. Bo oni nie umieją zasady. No. Nie umiem. Łamie się to, że. Nie wiem, jak się nazywa te chaotyckie Pretty Seal, ale chaotyckie Pretty Seal jest trzymany przez w ustach przez Tak. jednego tego. No i właśnie, skoro będę mieli dobre zasady, to będę miał ich pewnie dużo na stole. No to szkoda, że będę miał Te powtarzające się kółko. trzy razy po trzy bardzo unikalnie wyglądające modele, których definitywnie już nie mogę pociąć na kawałki. No, niestety, tutaj akurat. To już się nie Wątpię, da. że będzie cokolwiek zmiennego. To już trzeba umieć faktycznie samemu robić z Tak. green staffu rzeczy tak od zera, żeby coś z tego Tak. zrobić. No to prawda. Bo wciąż mówię, to są naprawdę bardzo fajne modele, bardzo, bardzo fajny pomysł, że te demony w sumie wychodzą z nich, że noszą garnitur z tych ludzi. Ja wiem, jak mo wiem, jak mo mogę to. Wiem, co powiedzieć o tym można. No. Wiesz co? Czy to jest bardzo fajne modele i modele naprawdę się robią coraz fajniejsze, ale Tak. mają większość ma. Wszystkie nowe modele od jakiegoś czasu mają ten sam problem, Tak, że są o tak tym, co mówiłeś dobre. niedawno. Są tak dobre, że jakby. Nie można nic zmienić. Nie możesz raczej nic z nimi zmienić, bo są w monopozie, żeby były tak dobre i tak powiedzmy. Jak to powiedzieć? Było takie słowo. Dynamiczne? O, dziękuję. Są dynamiczne, dlatego że są w monopozie, bo tylko to im to umożliwia. Ale ile takich samych wsadzisz do. Jakby to powoduje, że będą się wyróżniać, że są takie same. Bo nic nie możesz zmienić. To jest. Najgorsze jest to, że te modele są po prostu tak ładne, że ciężko pomyśleć, co tu zmienić, co nie? No. Ratuje cię na malowanie niektórych po prostu. No, w No niektórych dobra, modelach ale tak, jakby ale w tych zobaczysz. akurat ciężko. No w niektórych to cię uratuje, ale w większości to się skończy tak samo. Jakby będziesz wiedział, że to jest ten sam model, Gdybym tylko ja nimi ma. grał, to ja bym wystawiał trzy takie oddziały. Po trzech każdy. W każdym oddziale są trzy te same modele. Właśnie chciałem to powiedzieć, to byłby świetny pomysł. No, w sumie. Po prostu wtedy wiem dokładnie, w którym oddziale jest. O, i wiesz co? I zrób im na czole numerki, że 1, 2, 3. Tak. Miałem powiedzieć, co mi Tak. trochę nie pasuje, bo kiedyś, jak się mówiło o lore, czytało o lore, to było powiedziane, że posest między CSM-em a demonem, w sensie połączenie CSM-demon jest dobre, bo ciało CSM-a jest w stanie wytrzymać więcej mutacji w ogóle. No i widzimy, że tutaj nie wytrzymało. Ale nie, sam fakt, że. Okej, CSM jest w stanie wytrzymać więcej mutacji niż człowiek. A tutaj mamy pokazanych trzech ludzi, którzy mają od cholery mutacji i żyją. Jeszcze. Powiem ci Jakby tak, ja ty myślę, myślisz. że GW wcześniej mówiąc o tym, że te stadia i takie tam, poziom spaczenia, coś tam, to
To myślę, że drugi poziom, który był już tam poziom wyżej, tych wyżej, No. To już mogłoby być za dużo do ludzkiego ciała, że już ludzkie ciało mogłoby umrzeć przy takim poziomie spaczenia. Mhm. A teraz mamy ten trzeci poziom spaczenia i co za różnica, czy jesteś Astartes, czy jesteś człowiekiem, skoro Wiesz, możesz mieć tak to samo może być dużo. tak, że i we Fluffie Ja jakby, myślę, no. szczerze, ja myślę, że to jest taki, jakby to powiedzieć, taki bardzo mocny, to jest taki ogólnie na następne 10 minut będę bardzo fajny. A. Ale obawiam się, że tylko na 10 minut. No, dokładnie. Nie no, jakby tak wytłumaczyli Taylorowo, że tak to mniej więcej działa, no to spoko by było. Znaczy wiesz, jakby mało o nich wiemy, jakby wiesz, jak faktycznie wyjdzie jakby ich opis, to myślę, że tak to wygląda, jakby bo mi się wydaje, że to są takie, że to jest właśnie, że oni chodzą w tej drugiej formie, co nie? I to już też tak mocne, i jakby to jest taki ostatni, że ten demon już jakby, widzisz, rozrywa to ciało i on po prostu funkcjonuje przez chwilę, dopóki i tam trzyma przy życiu. To by była fajna zasada. Gdyby było tak, że faktycznie jak wystawiasz kultystów, to jeśli coś No. zrobią, na przykład ich zabiją dość dużo, albo nie wiem, coś się stanie, to jakby... Krucjata, mówię ci. No właśnie, na przykład właśnie w krucjacie pewnie tak będzie, że O, możesz przemijać. wiecie co znalazłem? No. Deck, będą deck, command decki do Magicka Tyranidów. Ale w sumie, jak tak powiedziałeś o tym, to zauważyłem, Kurde, że kupię wszystkie. Kupię pierwsze i wszystkie. drugi... Jeszcze jest Collector Edition. Że pierwsze i drugie stadium kultystów ma tylko te symbole chaosu, te metalowe. A to Tak. trzecie ma coś typu Pretty Seal, więc może faktycznie jest tak, jak mówisz. Że oni po prostu już się poświęcili, to jest dla nich ta ostatnia chwila No. chwały. No tak, jakby według mnie tak, bo to jakby patrzę na to, jak są zmasakrowani, ja sobie nie wyobrażam jakby, że to dużo, że jakby przejść już. Jak Wiesz, poważnie. połączenie z demonem Czy jest w jesteś stanie pewien, że zdziałać oni żyją? cuda. Tak. Tak, mają głowę w Jeden brzuchu. macha. Jeden. Chociaż w sumie mają białe oczy. Nie, jeden faktycznie wygląda na żywo. Ten taki, ten z... Jeden No trzyma ma w Pretty ręce. Seala w ręce. Ten w ręce. Ale ma wbitą, więc jakby kwestionowałbym, czy trzyma, czy to Pretty Seal trzyma. Ten jakby z rękawic... Ale nie no, ręka jest w górze, nie może być martwy. No wiem, no no tak jak zobaczymy walczysz. jakby, ale... Ja uważam, że to są takie ostatnie i właśnie takie poświęcenie się, więc... No patrząc na te... Nie wiem jak to nazywać. Pretty Seal, ale na odwrót. No to Dirty może tak Seal. być. Dokładnie, Dirty Seal, tak. Dirty Seal. No to może po prostu przychodzi taki Dark Apostoł, masz Dirty Seala, zamieniasz się w demona i lecisz. No. Tak pewnie Jeszcze jest. tylko kopa na rozpęd i... Tak. Ogólnie chcecie kolejny off-top? Tak. Znowu wrócę do Magicka. Znalazłem wszystkie cztery command decki, które będą chodzić do 40. Jezu, ja nie mam tyle pieniędzy! Chcecie? Zgadnijcie, kto jeszcze jest. Oprócz oczywiście chaosu Dobra, powiedz, i... gdzie jest Gwardia? Dobra, poczekaj, pokażę. Drodzy widzowie, Magic Warhammer, pewnie o tym powiemy więcej, jak będziemy więcej widzieli, na razie tylko wychodzą takie rzeczy. W pewnym Opatrz, sensie widzisz? tak, ale jakby... Kuba, Co jest z idzie teraz głową tego Abaddona. Abaddona? Co? Co jest z głową tego Abaddona? Wygląda trochę jak dziecko. Jest czysty. Może trochę. Ogólnie dobra, co jeszcze... Wiem, że jeszcze są Primarii. Nie, nie ma. Jakby co one mniej więcej... W sensie nie ma mają chyba czysto. 120 zł kosztować. Masz jeszcze no to Nekronów? Chodzi o ogólnie Space Marinesi. Nie, nie ma, masz Armię Imperium. Nie masz Space Marinesów. No dobra, na jedno wychodzi. Smutno mi. No nie, właśnie nie wychodzi na jedno. Ale nie wiem czemu, ale myślałem właśnie o Nekronach, że mogło być. No są mono, czas, jedyna monotalia ze wszystkich komendeków. Tak, są po prostu za właśnie... czarni? Cool. Co? Trzy kolorowe to myślę, że dość ciężkie są do grania. Wiesz co, nie, ja teraz jest seria, która właśnie bazuje na trzykolorowych. A, no dobra. Więc oni no myślę, dużo że mówi. Rozwijałem z tego. Ile takich command decki kosztują? Takich tyranidów? 120 więcej. To nie, jednak nie. Ja pamiętam, że to jest deck stu kart. Dalej jakby aż tak mi się nie chce grać w Magicka. Nie, mam wrażenie, żeby kupić deck 120 zł. A który chcesz? Ja jak pójdę do A, pracy, nie, to mogę... Znaczy, Mikołaj, zaufaj mi. Tyranidów będę miał. Znaczy nie ja, ale będę okay. miał tyranidów. No ja bym chciał tyranidów. Wink, wink. Wszyscy ta osoba wie, do kogo mówię. Okej, okay, rozumiem.
Cztery Ja będą? może jakbym kiedyś oszalał i chciał wrócić do Magicka, to bym sobie ogarnął Chaos Ball. Bo tak. Mikołaj, cztery będą? Co? Tak, cztery będą. Damn. Myślałem, że orkowie jeszcze będą. Tylko... czemu jest tak O! dziwnie, na każdym deku jest zakryta ta pierwsza karta, a w chaosie jest odkryta? Bo to był, bo to jest Tak. jedyny, to jest jedyny ten, którego pokazali No. w tym po prostu w view. No dobra. Tam jakieś preview było na Więc. Facebooku, tak? Nie, gdzieś, nie wiem, gdzieś coś Czyli było, pewnie na jakiś stronie stream był czy coś. Magicka mogło być. No, coś było takie. No ogólnie obstawiam, no to Swarmlord będzie. No. Będzie ten. Po prostu nie wiadomo kto będzie, bo widać na No okładce, tak, tylko na nie wiem okładce. na jakiej strony. Zastanawiałem się, czemu są A, to jest zakryte. Szarek, Czy dobra. to Nie jest widziałem GW, korony. czy. Będzie Szarek, no I pani Greyfax. Inkwizytor będzie. No dobra, to przynajmniej wiem, że nie muszę, jakby nie muszę kupować Commandera, bo ja po prostu kupię dużo boosterów i sobie złożę deck Gwardii. Tylko Gwardii. Tak. Ma to sens. Dobra, a czy pewnie kupię tego Commandera Imperium. To pewnie dobre karty Gwardii będą. No w sumie tak wiesz, kupić sobie. Myślicie, że będzie coś poza komandarem? W sensie. Myślę, Tak. że będą specjalne po prostu do Znaczy, kupienia paczki. widzieliście jak wyszedł Dungeons & Dragons? Znaczy, inaczej, to, że to jest, jak wychodzi, jakby reklamują się Commanderem, nie znaczy, że nie będą po prostu wychodzić tylko boostery. Znaczy No, właśnie tylko chodzi mi o że. fakt, że myślicie, że będą jakiekolwiek karty na przykład z chaosu, oprócz komandera z chaosu. Definitywnie. Będziesz miał. Nie, to jest. To, moim zdaniem to będzie tak samo jak Dungeons & Dragons, to będzie normalna seria. Czyli będziesz miał normalny booster, draftowy booster, bundle i jeszcze tam kolekcjonerskie. No. Więc wiesz, spokojnie. Jeśli zrobią z demonicznych prymarchów Planeswalkery, a Zabadona nie, to nie będę tego kupował. Nie, raczej nie, raczej ja nie wiem jak teraz funkcjonują Planeswalkery, więc jakby ja nie wiem co się dzieje No, chyba aktualnie w są tak Magicu. jak wcześniej. Ale ja to nie widzę, tak jakby to wygląda, jakby to w ogóle miało nie być Planeswalkerów, co jest Może ciekawe. nie być. Znaczy wiesz, pamiętasz, że to sobie jakby No, pokazali jak telekomendera, Zabadona więc. nie zrobili, no to ciężko. The ruin is power. A dobra, trendy są zieloni. No. Okej. Okay. No, szczerze tak powiem, mój playstyle to są trendy. A ja totalnie nie wiem, co się dzieje, więc jakby. Ja Co się ja mogę na dziwię, że chronić w chaos sumie? nie jest Chociaż nie mieć czterokolorowy. czarnym. Czemu na koniec są całkiem czarnym? Mogę. Bo tak. No? Znaczy nie, nie, mogę grać. Pyta, czemu chaos nie jest czterokolorowy? Kuba pyta. Bo chaos, No, cztery kolory. czterokolorowy to byłby właśnie fajne. Pamiętaj, że tam widzieliśmy tą kartę Korna, więc wiesz, po prostu poza kolorami są bogowie. Ten Korn też chyba jest No niby dwukolorowy. tak, ale to trochę smutne. Aż zobaczę i pokażę widzom. Tak, był czerwony i jakiś tam jeszcze chyba. Nie No i wiem, czy nawet czarne. trzykolorowy nie był. Nie, czerwony i czarny. Dobra, widzowie, Okej. przepraszam, ale dobra, jakoś sobie. O Jezu, jakie to drogie! A dobra, jeden za każdą kreaturę zginęła, spoko. I czupon. A to no takie No śmieszne fajny jest. ten Blood for the Bloodgod, co? Fajny art ma. Dopiero teraz zauważyłem, co są ten trawalinsi. Ja w sumie nie patrzyłem na Arta. W ultramarinie włożonych ten w symbol Korna. Dobra, czy możemy skończyć magicowy off-top? Wygląda świetnie. Chyba tak, chyba Dobra, kończymy możemy. magicowy off-top, Mikołaj? wrócimy do niego, gdy będziemy mieli więcej informacji. Więc to nie koniec preview, które jeśli chodzi o chaos i Voyager. Ale jeszcze tak, jeszcze No? ci ten command skład hałasowy. No tak, oczywiście. Command Squad. Kultystowy. A, czy dobra, czyli i to jest 5 modeli chyba w tym Command Squad jest, tak? Co? 5 modeli jest w tym Command Squadzie? Raz, dwa, Tak, dobra. trzy, cztery, Dobra. pięć. Tak, Wiesz co, bo jakoś tak pięć. dziwnie sobie obzdurałem, że jakby ci te na zgule są osobno. Właśnie powiem wam szczerze, że jak patrzę na te Nazgule i kto się porównał do tych Władco Pierścieniowych Nazguli, Tak, ja już to nie umiem tamte tego wyglądają patrzeć. lepiej moim zdaniem. No, trochę tak. Bo To są. mają jakoś za duże te miecze. Nie oczywiście jak za duży miecz. Są. O, mają robotyczne ręce. Nie zauważyłem. Więc kultyści mają dostali też Jeden command ma. skład. Jak to będzie funkcjonować, nie wiemy. Chyba było wprost powiedziane, że jeden z nich jest psionikiem.
Zgaduję, że ten z takim, z tą z trzecią ręką. Myślę, to że ten z napuchniętą głową może być psionikiem. A to jest, nie, ten a nie, czekaj, bo to jest ta ten... głowa latająca po prostu trzymana przy życiu przez dziwny stojak. Ja myślę, że to może być psionik. Myślisz, że to jest psionik? Jest psionik. Bo to jest psionik, wam mówiłem, bo a, tak jakby ja wam mówię, bo tak mówili, to jest ja myślałem, psionik. Myślałem, że ten z patykiem... To, ten kultyt podaje mu tylko krew chyba. Ogólnie nie chcę nic mówić, ale tego z tym patykiem takim i z tym demonem na górze, Jezu, pomalowałbym sobie. Ten z tym takim patykiem ogniowym, pomalowałbym sobie tego i postawił, no ogniowym patykiem. No fajne. Ten jakoś znany. Ej, ale jak tak popatrzycie na tą właśnie głowę... To nie jest kultysta obok jakaś serwoczaszka, nie, to jest psioniczna głowa, a obok kultysta, który daje krew. No. No właśnie, to nie jest jego głowa, myślałem, że to jest jego głowa. To nie jest jego, nie, to nie jest jego głowa, to jest głowa dobra, psionika, który przepraszam, czy mogę zrobić niestosowny dowcip? Tak. Czy naprawdę żyjemy w czasach, gdy jakby biały człowiek wysługuje się czarnym? Tak. Tak. Bez sensu, jakby nie rozumiałem, znaczy, wiesz, jest lepsze. Możesz to pomalować jakby jak chcesz, to może być czarny, ale wysługujący się biały. Ale Games Workshop sugeruje a... czarny. Czarny znaczy, człowiek wiesz, nosi białą głowę. Wiesz co jest najgorsze? Nie, on nie nosi, on tylko daje krew. Że jakbyśmy, że jakby to zamienić miejscami, pomalować go na czarno i na biało tego kultystę, co nie? No. To można powiedzieć, że po prostu biały się wysługuje czarną głową. Racja, w każdym razie źle. Każdą stronę może. Dokładnie. Dobry. Wstyd, wstyd. Więc dla odmiany do command składu ja się nie przypiam, bo to jest command skład tak wystawiłbym tylko jeden pewnie. Wygląda fajnie, tylko szkoda, że jeden sztandar wygląda trochę kornowo, drugi zinczowo, a reszty nie ma. No to jest fakt, że nie ma nurgla i... No są takie... Ale to jest... Jak o tym gadaliśmy, to są faktycznie takie... Bardzo kultyści, co nie? No. Kultystowo kultyści. To są definitywnie kultyści, to nie są, ludzie, którzy wyznają chaos, to są kultyści. Nie, to są dosłownie kultyści, jakby 100%. I spoko, jeśli to jest stylistyka, która cię interesuje na zdrowie, po prostu... Akurat ten command skład to jeszcze trochę się mieści w mojej idei chaosu, bo to nie są zwykli kultyści. To jest właśnie command skład, więc on może być taki, wiesz, cały w bling-blingu i w mutacjach. Jakby co, Max, to ja nie mogę się przyczepić do chaosu, bo akurat się pasował do mojej idei bandy, więc... No wiem. Jakby... Chcesz, więc mi pasuje. Chcesz na wizji powiedzieć, że ty byłeś pierwszy? Tak, ja byłem pierwszy i ogólnie moja idea bandy to jest dużo mutacji, które się robią tak po prostu. Tak. Ludzie zmieniają się w demony. Dokładnie. Astartes zmieniają się w demony. Mamy dowody na to, że dużo pierwszy. Demonów. Tak, mamy dowody, że Kuba był pierwszy. Albo przynajmniej nie poszedł pierwszy, za trendem. Że jakby nie poszedł za trendem. Dokładnie. W sensie był... on zawsze... Że on był pierwszy, a trend był drugi. On był pierwszy, moda była druga. Od zawsze lubił tak. Mutacje w swoim chaosie. I zawsze mówił, że to jakby... Mutacje, w jego bandzie mutacje po prostu się wywodzą z tego, że po prostu wnętrze człowieka wychodzi na zewnątrz. Dokładnie. Tak. U mnie to jest dużo demonów. Demony będą się zmieniać w demony, mówię wam. I to nie wszystko z chaosu, ale to wszystko chyba z tego artykułu, dokładnie. Tam jeszcze będzie jeszcze jedna rzecz, a to po kolei. Dobra, teraz na chwilę widzowie zobaczą znowu trochę Magicka. Już to chowam. Przepraszam. Tylko wybaczcie mi, ale muszę zrobić bardzo ważną rzecz. Ej. Okej, skończyłem. Dokładnie, ale mamy znowu chaos. No właśnie, teraz to jest to odnośnie tego, że newsy są mnie po kolei, bo to jest news po Warhammer Feście. Pokazali Combat Patrol, który będzie wychodził razem z kodeksem. Jest mi smutno, bo nie będzie nowego Hellbruta. A ja już chciałem kupić piątego. Tak. To jest bardzo fajny Command Patrol. Ma dwa problemy. Jeden jest jakby zrozumiały i jestem w stanie wybaczyć, czyli Hellbrut. Tak. Po prostu stary model. Tak. Szkoda. Stary model, ale w sumie... A on się trzyma, umówmy się. Zasadowo radzi sobie. Nawet wyglądowo Hellbrut się trzyma tak, po prostu. Nie, ale szczerze mówiąc, lepiej wygląda Hellbrut z Mrocznej Zemsty nadal. No, mogliby tam jakoś coś pokombinować z tym.
Ale tutaj jest problem, który właśnie sprawia, że ten Comet Patrol na pewno nie jest S, jest może A, może nawet niżej. Ten sam problem, który miał Start Collecting Gwardii, czyli ten cholerny charakter. Mhm. Znaczy spoko. Czekajmy, bo może zasadowo będzie tak zrobione, że... Może w kodeksie będzie tak, że Dark Apostoł będzie spoko, ale... Czemu dalej Dark Apostoła? Nie wiem, a ty wiesz, że ja chciałem z niego zrobić sobie tego, Interrogator Chaplaina? Bo wystarczy, dasz mu inne ramienniki, wywalisz gwiazdę. Nie, i... musiałbym go trochę skonwertować po prostu. Jasne. I tyle. Nawet ci jego skutki, jak tam się trochę ogarni, to całe soki nie wyglądają aż tak. Masz gwiazdki i gotowe. Ogólnie modele są... ten... Model ma świetny, tak. Zasady zobaczymy, ale też jakoś mi nie pasuje on w tym boksie. Tak. Jakoś... Myślę, że w tym boksie powinien być jakiś... słuchajcie, ej, bo sobie właśnie uświadomiłem. No. Oni się przygotowali, bo dużo demonów, Wordbearersi będą mieli do nich bonusy. A, w ten sposób. Dark Apostle, Wordbearersi, myślę, że... No może, no. Tu możesz mieć trochę racji. Może być tak, że Wordbearersi będą w tej edycji grali mocno. No i w sumie nie będziesz wystawiał w kanale tego Dark Apostoła, tylko będziesz miał dużo bitsów właśnie na konwersję z wszystkich swoich lordów, charakterów na takich bardziej Wordbearersowych, jasne? No to okej, okay. To troszkę wybaczam. Zobaczymy kodeks. Ale to, że to są i chawocy, i zwykłe trupsy, myślę, że bardzo fajne. No, fajnie zrobili. Więc tylko z jednym ale, a to niestety nie będzie tego, gdyby tam jeszcze była ta wypraska skill teama. No to fakt, to wtedy lepiej, bo to wtedy ona to dużo daje. To byłby definitywnie bardzo dobry box. Bo masz po dyskauncie dużo bitsów, dobre modele w teorii, przynajmniej, znaczy, mam nadzieję. No. Dobra. Komat Patrolu dowiemy się więcej, jak zobaczymy kodeks. Idąc dalej, dobra. Dalej, teraz wracamy do Warhammer Festu, na chwilę zostawiamy demony. Ja powiem wam, że ostatnio jak patrzę, to mnie nachodzą takie rzeczy, że jakby patrzę na ten komat, mam takie, pomalowałbym sobie oddział CSM-ów. No, oddziału ci nie dam. Mogę dać model. Tego się zaczyna. No ja wiem. Wszystkie arusze tak zaczynają. Okej, dużo kontrowersji. Następny jest artykuł. Tak? Bardzo dużo kontrowersji było. O Brum Brum? Motor. Tak, o Brum. Mi się Brum Brum podoba. Okej. Okay. A może zacznijmy. Widzowie. Nie ma brody, to nie krasnolud. To kobieta. Ej, to jest kobieta. Tego. No brody. Ogólnie ludziom się nie podoba. Znaczy w sensie to jest 50-50, jak ostatnio, co nie? Ale są wkurzeni, że jakby połowa jest wkurzona. Ja wrócę później od tego motora, jakby co, ale mów. Znaczy nie jakoś dużo, no ludzie, gdzie są koła? Po prostu. No, jakby, gdzie kółka? Tutaj, takie okrągłe. Nie, to nie są kółka. Wiesz, o co mi chodzi. Ale są okrągłe, więc kółka. Szczerze, jakby tutaj mnie przeszkadza... Znaczy... Najlepiej to, że to miało dwie opcje składania. Wiem, jedno z kółka, jedno z kółkami i jeden ten. Że niby wiesz, że ten pojazd ma zdolność jakby zamiany kółek, bo z kółkami jest szybszy, mniej paliwa zużywa. Więc to jest jedna opcja. A w bardziej bezpiecznym terenie może włączyć jakby napęd antygrawitacyjny. Co wie, to pasuje do Wotanu, bo myślę, że są efektywni, mają technologię, żeby coś takiego robić. I też stylistycznie bardzo fajnie wyglądało. Z trzeciej strony, myślę, że bardzo łatwo tutaj wstawić kółka. Ale jakbyśmy tak patrzyli na każdy model, no to... Wiele, no to za łatwo było. Znaczy ogólnie mi nie przeszkadza, mi brakuje brody. Jakby to nie chodzi o to, że to jest kobieta, bo jakby i tak nie widać. Umówmy się. Tylko polega to na tym, że jakby mi się nie podobają, jak pokazywali różne i tych składów do Necromundy, których zobaczymy i tak dalej. Wszystkie modele, które nie mają brody, mi się po prostu średnio podobają. No wiem, też uważam, że jednak... Z twarzy po prostu. Jak będą, jak dadzą mi zmienić główkę, to szczerze mówiąc, model jest zarąbisty. Bo na tym motorze jest tyle fajnych rzeczy. No. Jest tyle fajnych szczegółów. No, i jest taki... Wiecie, z czym się kojarzy ten styl? Nie. Trochę z Falloutem. Słyszałem takie głosy. Wiesz, bo Ameryka lata 60, co nie? Uh-huh. Wiesz, taki vibe trochę. Uh-huh. Atomic Punk. Mhm. Uh-huh. Tak. Dosłownie. I faktycznie tego nie było jeszcze w 40, więc pasuje. To ani trochę nie wygląda jak Caladroni. To tak, bardzo ładny model.
I nie będę ukrywał, duża giwera mi zwróciła moją uwagę. Wiesz, że to jest shotgunowy rewolwer? Tak, słyszałem. Ale z drugiej strony, jak tak popatrzycie, no stare składy, to czy naprawdę one były gorsze? Nie, były lepsze. No właśnie. Nie, no, nie, jasne, jasne. Znaczy, po tym, że to jest stary, to chyba też model do Epika może być. Nie, nie. No, mógł być. Dobra, no, mógł być. Chodzi mi o... Powiedzmy, to modele są stare, zestarzały się, ale stylistycznie są fajne. Tak. Tak, jak najbardziej. Zgodzę się. Powiedzmy, że no pomysł jakby został po prostu przeniesiony do... To są karabiny. Tak. Nie wiem, no po prostu przenieśli pomysł, no jakby powiedzmy, że jakiś sam plan jest ten sam, tylko przeniesiony trochę. Zmodernizowane to, tak? Tak. Jakby patrząc na ten model, trochę się przekonałem do przeszli bardzo szybką ewolucję. No właśnie, odnośnie ewolucji składów, bo kolejny artykuł, przepraszam, teraz trochę zamienimy, bo teraz powinien być artykuł, który jest za następny, nie ten nowy książce, tylko właśnie lorowy o ludzie. Jestem sobie przyłączcie. To jakoś źle wstawiłem. Znowu idziemy trochę do przodu. Pojawił się artykuł lorowy odnośnie składów. Przepraszam, nie składów, tylko Ligwotanu. I tutaj niestety. No. Czekaj, bo ja mi się chyba źle otworzyły, no bo ja tu mam. Teraz powinniśmy mieć Revealed Chapter Approved, a teraz będziemy omawiać The Lore of the Leaks. A, czyli omijamy moje. Nie, wrócimy do tego, tylko jeszcze najpierw powiem, no, dokończymy trochę składów. Lore of Leaks, okej, okay, tak. Lore of Leaks. Więc jak wam się podoba idea tego, że wszystkie składy to są klony? Bardzo, szczerze tak? mówiąc. Mi nie. Tak, mi się podoba. Znaczy, ja chyba o tym mówiłem, jakby pewnie wcześniej, ale zgubili mnie znowu. Znowu mnie zgubili. Ja czuję się neutralnie po prostu. Nie podoba mi się, że to są jakby genetycznie modyfikowani, super przystosowani do swoich zadań obywatele ligi, żeby nie powiedzieć żołnierze i nawiązać jeszcze bardziej do Space Marinesów. To jest ciekawy fluff, spoko. Ja już wiem, jak to wykorzystam w swoim fluffie. Okej. Okay. Ja nie będę... Nie, właśnie, to też w tym artykule chyba najbardziej wprost... Nie, to może w następnym. Wprost powiedzieli, że lud, czyli ten kin Ligi Wotanu, to jest coś innego niż składzi. Tak, bo to są zupełnie dwa inne tak. te. Tylko właśnie, Mikołaj, ty możesz mi trochę może wytłumaczyć, czy to jest tak, że oryginalna planeta składów to była jedna z planet powiedzmy Ligi? Wydaje mi się, że jeszcze tego nie ma powiedzianego do końca. Okay. Ja tak odnoszę wrażenie, że... wrażenie, że to w ogóle ta planeta składów to zretkonowana będzie. No właśnie, ale też właśnie mamy składów, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No bo składzi są... W ogóle co jest ciekawe, że skład jest jednocześnie obrazą. Tak. Teraz, więc jakby co jest ciekawe. Ja jestem rasistą, ja mówię na niej składy. Ja też. Ja też będę mówił składy. Świetnie. Albo kosmiczne krasnoludy. No, bo to jest też tak, są i skłaci. Nie, bo to jest tak, że skłaci to są starzy, co nie? I jakby, okej, okay, powiem ci, jak mi się wydaje, że to się rozwiąże. No. Polecieli, okej, okay, Wotani i skłaci to są ci, którzy powiedzmy oddzielili się od Wotanów i zaczęli żyć tak organicznie. No tak trochę wygląda właśnie. Takie że to są po prostu ci, którzy od dawna oddzielili się i po prostu jakby żyją normalnie, jakby rozmnażają się. Jakby tacy trochę, i... nie wiem, jakby Amisze wśród kinu, co nie? No, powiedzmy tak, że po prostu ludzie, którzy się odłączyli od tego głównego, po prostu żyją normalne życie. No, to jakby jeszcze na przykład, nie wiem, jakby tak jeździły na dinozaurach. A nie, na motorach lepsze. No wiem. Jestem dumny z siebie, jakby co. Wiem, jakby dosłownie jak usłyszałem tylko, że Amisze, to już wiedziałem, do czego dążysz. Naprawdę. Znaczy... Ja już to mówiłem, ale wszyscy wiedzą, ja lubię krasnoludy, ja uwielbiam krasnoludy, z chęcią bym grał krasnoludami. Po prostu, czym więcej wiem o Ligach Wotanu, tym bardziej... To nie są krasnoludy. Nie pasuje mi tutaj. Po prostu, 40 już jest za dużo tłoku już tu jest, za dużo rzeczy tu jest. No, mi się to podoba. Na zdrowie. Chcesz, możemy, oboje możemy zacząć zbierać krasnoludów i będziemy mieli lorowy powód, dlaczego innych. Będziemy się zabijać.
Ty będziesz tymi squatami, którzy są Tak. niezaklonowaniem, a ja będę po prostu wotanem. Dokładnie. Wszystko pasuje wtedy. No. Idealnie jest. No, więc generalnie polecam wszystkim, którzy są zainteresowani squatami, żeby przeczytać sobie ten artykuł dokładnie. Generalnie wotani w tym momencie, czy tam ligi wotanu, bardzo czerpią dużo z innych aspektów loru, ale też, no, jasne, tworzą coś własnego. Po prostu musimy zobaczyć, jak to, gdzie ta nasza kosmiczna podróż nas zaprowadzi. Ostatecznie. A ja cały czas jestem, raz mi się podobają, raz mi się nie podobają, raz mi się podobają, raz mi się nie podobają. Nie, jakby, nie wiem, podoba mi się, bo to są klony, ale zrobione trochę ciekawie. Wiem, że to nie brzmi ten. Bo to jest jakby tak, że oni są faktycznie. To nie jest tak, że oni są Wiesz co, identyczni, bo nie podoba bo mi to jest jakby, właśnie, że. no, nie To dokończ. powiedz. Nie, powiedz, co ci się nie Nie podoba mi podoba. się, że powiedzieli, że to są klony. Bo to w sumie nie są klony. To Nie, bo są oni po prostu raczej, rosną w probówkach. no właśnie, to są vat grown. To Jest są bardzo dzieci dokładnie. probówkowe. To jest lepsze Bo określenie. po prostu jakby mają jakąś bazę, mają bazę genów, którą powiedzmy biorą, zbierają i to jest tak, że są różne jeszcze dodatkowe geny, takie specjalizujące ich, które jakby mogą powodować mutacje u nich, Tak. jakieś specjalne, Tak, by które właśnie znowu odróżniają się od siebie, na przykład adaptacje do jakichś kolorowo czy zadań. coś O. takiego. Tak, adaptacja do jakichś zadań, w tym jedną z nich jest bycie psykerem, więc. Tak. Więc potwierdzone, że mają I psioników. tak, te pod jakby to jest tak, że te jakby specjalizacje to są tam klon, jak one się Klon nazywają, kiny, nie, klon 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 suty, kin. klon kajny. Nie, dobrze. Clones Keynes, tak, Clones Keynes, czyli no Clones Keynes, klon kajny, no może. Poczekaj. Czym jest Keynes? Więc użyję teraz Google Translatora. No wiem, ja też. Znaczy to mi. O, to jakby to tłumaczy się po prostu na klon, tak a propos. To A mi nie. się z niemieckiego pisze. No też mi się niemiecki włącza zawsze pierwszym razem. Tak, są po prostu klony, ale teraz włączę wymowę tego. Clone skeins. Nie, jakby S i K jest wyraźna. Myślałem, że to jest Kainz. Jak. No w sumie trochę jak Kin, ale to nie jest jak Kin. Clone skeins. Clone skeins. Skeins. No dobra, ale wiemy tyle. Będziemy mieli po prostu kasty różne, tak? Czyli najprawdopodobniej nie wszystkie krasnoludy będą miały ten statline, który miał tamten. Co nie, bo to Tak. po prostu powiedzmy jest wyspecjalizowany ten jeden z po prostu Tak. kast, który Tak. jest po prostu zrobiony. Zobaczymy. Są po prostu probówkowe, to są po prostu takie probówkowe klony, no jakby w teorii. Tak. Jeśli chodzi o to, że to są składy, no to. Pani starych składów myślę, że nie będą jakoś bardzo zachwyceni, ale Nie, jeśli bo masz chodzi o jeszcze nową kartkę, normalnych to nie jest składów. źle. Jeszcze powiemy o składach. Założę się, że. Myślicie, że zrobią O normalne nie, składy? nie. Nie, No ale założę, właśnie. że będzie jeden. Szczerze myślę, że będzie jedna podfrakcja wotanów, która będzie po prostu składami. Że jakby im się rozwalił wotan dawno, A, w ten hurdur, coś sposób? tam, coś tam. Może. Ja myślę, że tak. Ja jestem pozytywnie nastawiony pod tym względem. A Zgoda. jak nie, to trudno, to nie tak, że mi na tym zależało, czy coś. Dobra. Po prostu mówię, że starzy fani składów, ich designu i samego ich lore, no to myślę, że nie będą zachwyceni, ale jeśli chodzi o Nie, to, nie że ktoś będą. chce krasnoludy w kosmosie, no to może się spodobają. Tak, jasne. Dalej mamy tylko krótkie wspomnienie o Chapter Approved, które, jeśli dobrze rozumiem, ma być nie cała jego treść dostępna za darmo, ale przynajmniej punkty będą dostępne za darmo. Czyli wracamy news wcześniej. Tak, teraz wracamy do tego newsu z Chapter Approved. I to w sumie tyle. Gdyby nie Nie, jeden. nie, 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 to nie jest tyle. nie, nie. Gdyby nie jeden art. Tak. Ten art udowadnia wszystko. Tak. Gdyby Tak. nie ten, drodzy widzowie, bardzo taki w sumie niepozorny, po prostu taki niebieski, więc utrwalili się to, nieważne, art. Tu A jest tyle jednak rzeczy. ważny. Tak. Jest tam tyle rzeczy. Dobra, Jest tam tyle zacznijmy rzeczy. od Myślę, że Gulimana. tą największą bombę zostawimy na koniec może. Okej. Pytanie, kto jest największa bomba? Największa bomba to Myślę, że... jest to, co my mówimy od zawsze. Tak, to jest największa bomba. Ja Guli... powiem o swojej bombie mniejszej, spokojnie. Guliman nad książką. Poważna sprawa. Pierwsze. Bardzo. Dopisał kolejną linijkę, jak dla mnie. Tak. Nie, wiecie co? Myślę, że jakby szczerze, to, że on siedzi nad tą książką, to jest to
Jakby, bo to on, jakby na to, że je tu widzę w Ostrojan. Jakby ludzie mówią, czy to są w Ostrojanie, czy nie na Nie, tym to są w obrazku. Ostrojanie. Ja myślę, że to są, muszą być w No, Ostrojanie. nikt nie ma takiej czapki. No i jakby to No. Gulliman na nich dał tą karę wtedy, że każdy pierworodny Tak? syn musi być. O! To inne. A, Tak, to to mam Gulliman nadzieję, smutną osobiście wiadomość, zrobił. Mikołaj. No. Będziesz miał kobiety w armii. Najprawdopodobniej. Przykro mi. Ale nie, wiesz, to jest też. To Spokojnie, nie mam dużo jest chyba damskich tak, że główek. kobiety. To nie jest tak, że kobiety nie mogą dołączać chyba. Przynajmniej jakby nie są porowane. Nie mam pojęcia, jak to jest jakby. Są Jasne, fajne nie. modele takich słowiańskich wspierające to jest zawsze jakiś Jasne, poziom. jasne. Znaczy, jasne, ten z przodu to jest Wostrojanin. Niedźwiedź. Ten. Tak. No dobra, To niedźwiedź. jest z Niedźwiedź. dołu. To jest też w Ostrojanie 100%. Dobra, jakby Nawet. szczerze, jak zobaczyłem pierwszy raz ten art, to też właśnie go lałem. Myślałem, że gwardzista z głową jakby z hełmem w ten, w głową Nie, to jest niedźwiedzia. niedźwiedź. Nie, to jest To jest cholera niedźwiedź. niedźwiedź w To jest pancerzu niedźwiedź. gwardzisty. Ale i na swoją bronę jest coś takiego jak Wostrojan Potato Bear. Jak to jest, jak, Jest przepraszam, jest, poczekaj. wostrojański niedźwiedź ziemniaczany. Nie, jak to, jest coś takiego jak. Co? To jest jakby, to jest. Wytłumaczcie. No nie wiedziałeś, że na Wostroi są ziemniaczane niedźwiedzie? Nie. Nie wiedziałeś? Nie. Ja też nie wiedziałem. Tak, na Wostroi jest jakby. Okej, pełna nazwa. To jest Wostrojański Miejski Ziemniaczany Niedźwiedź. Miejski. Tak, Wostrojan Urban Potato Bear. Okej. Okej, ale moglibyśmy wiedzieć, co to jest dokładnie? To jest po prostu. Wyślę tam zdjęcie. To jest po prostu ogromny Oj, niedźwiedź. chłop. Przepraszam, co teraz wspólnego z ziemniakiem? Czemu miejski? Nie wiem, bo ja wiem No dlaczego. chodzi po mieście jak każdy obywatel. Nie, bo w Ostroje jest wypełniona takimi, powiedzmy, gruzami miast z różnych powodów. I jakby dlatego A. pewnie żyje w tych gruzach. Są O to takie jest pewnie miejskie, o okej. to chodzi. Ziemniaczany. Łączymy się ziemniakami. To jest coś na żarca. Nie jestem pewien, czy nie robi się z niego wódki. A, spoko. Świetnie. Jak to na stroi? No, znaczy nie, bo coś tam było z tym, jakby. Nie mam pojęcia, czym jest nazywany ziemniaczany osobiście. Ale faktycznie, ja wiem, że to jest ten. Ludzie myśleli, że to jest tylko dosłownie mem odnośnie filmu zwanego Wostroyan Char, czy wiecie którego? A, wiem. To on tam był wspomniany i ludzie Nie, myśleli, że to jest niestety żart. I oficjalny ktoś art nie to jest robiony pod wykopał. memy. I ktoś to wykopał, i faktycznie istnieje to w lore, i jakby po prostu też w tym filmie powiedziane, że jakby robią z niego wódkę, czy coś takiego. No. Więc jakby wszystko jest możliwe. Jak najbardziej. Podoba mi się jakby, jak was zaskoczyło, jak to istnieje. Nie jest coś normalnego. Jezus, Ale znalazłem jak was. cały artykuł o nim. Jak wy kiedyś pisaliście o tym, że tutaj jest niedźwiedź, to ja patrzyłem na lewą stronę, bo tam są w sumie głowy niedźwiedzia i takie, ale o co No wam też. chodzi? To jest przecież. To jest tylko jak Dobra. mównica, a potem patrzę po prawo. Cholera, niedźwiedź. Tak, więc jeszcze. O, wiecie, że No. są nie, jakby one są zwane wostrojańskie, ale są nie występują nie tylko na Wostroi? O. Więc towar importowy, eksportowy, jak rozumiem. I tak, i właśnie są znane z tego, że właśnie lubią przebywać w takich, powiedzmy, dość właśnie takich, przez takich no, zurbanizowanych, na przykład właśnie jakichś opuszczonych częściach Hive City, O Jezu. w Zapamiętam nieużywanych sobie na przygodę jakąś. okopach, na przykład po Kriegu, Zapamiętam je sobie. żyły na biegunie Kadi. To mnie nie dziwi. No i bardzo. No i właśnie najsłabniejsze są z tego, że jakby właśnie w tych industrialnych częściach w Ostroi żyją. Więc jakby bo to Dobra. jest Śmiało. praktycznie Hiveworld. Znaczy Hiveworld, jak się nazywa? Forgeworld. To jest w Ostroja praktycznie, więc to na innych zasadach, co nie? Jak przeczytam coś jeszcze śmiesznego, niech to wspomnę. Dobra. Jakby to wiesz. Zanim jeszcze przejdziemy oczywiście do najważniejszego z tego artu, to jeszcze chciałbym zauważyć, że tutaj prawdopodobnie ten gość z respiratorem w bardzo kedyńskim stroju, to albo kedyńczyk,
albo teraz niestety nigdy nie pamiętam dokładnie jak się nazywają, to są Salvar Chemdox, czyli to jest też kolejny regiment gwardii. Imienny, ale właśnie niekoniecznie... Też taki nieznany tak, za bardzo. Niekoniecznie. Co by tłumaczyło te sławne dwa regimenty, które mają dostać no medale. Właśnie, to by było ciekawe. No a wiesz, że właśnie, wiesz, co się pokrywa z tym, że to są w Ostrojenie? Co? Bo ktoś właśnie były takie, że ma wyjść jakiś właśnie regiment, który jest taki kozacki, a w Ostrojenie byście tego znani, to może po prostu bardziej pójdą w to bycie kozakiem. Mhm. Takie kozactwo niż w rosyjski imperializm, coś takiego. Co, nie wiesz? Teraz tym bardziej nie przystoi. No, teraz nie przystoi. Bo jak tak spojrzycie, to na pierwszym planie, po lewej, macie człowieka z cygarem. Ja myślę, że to jest przepowiednia, że Creed wróci. Też jest szansa. Może, może, może. Tylko to cygaro powinno być trzy razy większe, ale to inna sprawa. No i najważniejsze w tym całym zgromadzeniu, czyli osoba centralnie pod Gullimanem na swoim... No to jest. To, kto nikt jest inny. To on. To on. Kato Sicarius. Primarinsie. A teraz tam jego... kto powinien być najbliżej swojego prymarchy? Dokładnie. Chapter Master. Co to znaczy? Że Kato Sicarius zostanie Chapter Masterem. Tak, jakby, znaczy, no, to jest po prostu arcz ceremonii jego mianowania na Chapter Mastera. Znaczy może ewentualnie, raczej nie, ale... ewentualnie z ceremonii pogrzebowej. No właśnie, i to jest właśnie moje nawiązanie do pierwszego, co wspomniałem, czyli Gulliman nad książką. Myślę, że on właśnie teraz czyta kronikę Khalgara, żeby dowiedzieć się o swoim poległym synu tuż przed tym, jak mianuje swojego drugiego, w sumie pierwszego najwspanialszego syna, czyli jego, Kato Sicariusa, na Chapter Mastera. Ja myślę, że ten Wostrojanin, który ma uniesioną rękę, właśnie stoi nad grobem Khalgara. No, albo zasłania go. A właśnie, bo nie powiedzieliśmy, o co chodzi. To jest potwierdzenie, że Khalgar umarł. Tak, znaczy jak to potwierdzenie, to już było dawno potwierdzone przecież. No tak, przez nas. Tak. No. Przez nas. Przez naszą trójkę. Stało potwierdzone. My byliśmy pierwsi. Dokładnie, jak trzeba sobie mówić, to jest prawda. Nie dajcie się oszukać Auspexowi, jak ktoś powie, że to jest coś nowego i oni to odkryli. Nie dajcie prawda się oszukać Chapter Masterowi Valarakowi. Prawda jest taka, że Khalgar może przeżył pojedynek z Abaddonem, ale gdy jego rany były zbyt poważne i umarł na statku. Dokładnie. Niestety. Albo stety. Nie no, moim zdaniem stety. Znaczy, nie, poczekaj. Tak, stety. Znaczy, dobrze umarł. Tak. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, to jakby był naturalny koniec jego charakter arku. Okej, okay, dobra. Już rozumiem, czym są, to co chodziło z tym niedźwiedziami. Dobra. No, słucham. Jest tak, że z tego, co piszą, co nie? Ogólnie one są na faktycznie dużej ilości planet. Pierwszy raz takie faktycznie zostały znane i coś na Wostroi, tak się nazywa, wostrojeńskimi niedźwiedziami ziemniaczanymi. Są niedźwiedziami ziemniaczanymi, bo wbrew pozorom jedzą bardzo dużo takich rzeczy właśnie jak ziemniaki na przykład, albo korzonki, wiesz, jak one się nazywały, berries, jak to było jagody po polsku, jagody i tak dalej. Jagody. I one powstały w wyniku projektów terraformacyjnych z mrocznej ery technologii, po prostu. Jak ma to sens, ale to nie ma sensu. Planety. Nie, bo były jednym z dwóch tam jakichś tam gatunków, które jakby razem żyły w symbiozie i jakby... dobra, tam... łapię. To jest tak, że one są jeszcze bardzo odporne na spaczenie chaosu do tego, więc jakby to było jakieś... Bo to tam było, że była jakaś tam roślina, która się nazywa właśnie Black coś tam. I to jest tak, że one to żarły, roznosiły to... Jasne. No dobra, okej. Okay. A tamta wieża tylko. No bo jakby nie rozumiem, po co mieliśmy nosić samą wielkiego niedźwiedzia na różne planety, ale jeśli to ma jakieś tam w sumie, on jest tylko jakby narzędziem do czegoś, no to jasne. No, to dowiedzieliśmy się. No, więc jakby niby taki drobny reveal, a jednak dużo informacji. No, takie w sumie nawet zaczęło się od mema, a się skończyło na bardzo mądrym fragmencie edukacyjnym. Więc teraz myślę, że możemy przejść dalej. Dalej mamy, no właśnie, też taką tylko bardzo minimalną zapowiedź, bo jak wiemy z przecieków, pewnego legionu brakuje w nowym kodeksie chaosu. I okazało się, że przecieki są prawdziwe. Otóż pożaracze światów dostaną własny kodeks. Tak. Wiecie, co wyjdzie razem z ich kodeksem? Bo ja wiem. Ja też wiem. Angron. Nowy model Karna.
Też, Dokładnie. najprawdopodobniej, szczerze mówiąc. Chociaż Karn ma dość Jaka masz ładny mowa? model. Znaczy, ja myślę, że on się trochę już nie trzyma, szczerze mówiąc. Co ty? Nie, nie, nie zgadza się. Nie, jak na nowy Legion? Uważasz, że on się trzyma na przykład z Typhusem? Tak. Nie no, ma ładny model jak dla mnie, Karn. No dobra, trzyma się jednak. Dobra, bo pamiętaj, że drugi, jeden jest taki, że stoi jakby taki rozczapieżony. Obie ręce w górę, a jeden jest taki jakby biegł. No wiem, właśnie zobaczyłem sobie. No, więc to jest no dobra, jest nie najgorszy, nie, ale tylko tak... będzie mały w porównaniu pewnie z nowymi modelami. No właśnie, zobaczymy, czy dostanie, czy nie jakby. Chociaż jego model wydaje się na dość nowszy, więc może mieć być trochę większy, może być wielkości tego CSM-ów nowych. Dobra, wiesz, w sumie też jest w dziwnej postawie, więc to tam... Dobra, dobra, troszkę nieważne. robi. Ogólnie ważne rzeczy są takie, że... ogólnie ważne jest to, że nie będzie ich w tym kodeksie. Tak. Wyjdą po kodeksie Chaos Space Marinesów i pytasz, ale jak ja mam grać w takim razie moją armią, jak nie ma... Nie Będzie grać. White Dwarf. Nie, będzie, powiedzieli, że będzie White Dwarf na zasady, które mają przytrzymać miejsce do wyjścia kodeksu. Nie, czy to jest trochę dick move? Według mnie trochę tak, ale no trudno się mówi. Według mnie jest to trochę dick move, jakby każą ci zapłacić za zasady, żeś mógł grać do czasu z jakieś takie zasady, które najprawdopodobniej będą średnie, tylko po to, żeś mógł poczekać, aż będziesz mógł kupić książkę, która będzie... Ale tak naprawdę możesz grać na starych zasadach, na starym kodeksie. No oczywiście nie na turniejach oficjalnych, ale wiesz. No tak, ale wiesz, jakby właśnie... Ja wiem, że dużo rzeczy da się rozwiązać z tym, że my nie musimy dużo rzeczy robić. Tylko polega na tym właśnie, że chodzi o to, jak GW sobie Znaczy, wymyśla i nas traktuje, ale nie, tak? nie, nie, zobacz, że w tym momencie GW nie może zrobić nic innego. To jest najlepsza opcja, moim Mogą zdaniem. zrobić coś innego, Znaczy, ale zgodzę żeby się, to jest było najlepsza opcja. najlepiej, Znaczy, najlepiej wypuścić powinien dwa kodeksy naraz, wyjść... ciężko. Nie, według World Eatersi powinni być wcześniej. Już jakby powinni być pierwsi, skoro ma ich nie być w następnym. A, przed Myślę, chaosem że to powinien miała wyjść. być bardziej taka... Lepiej o co chodzi Takie, trochę. wow, czegoś nie będzie, bo coś innego będzie, co nie? Znaczy ja tak nie sądzę, jakby ja uważam, że jest trochę... No nie, no Nie no, według mnie jakby może i zrobili mogli ładne wypuścić coś strony. wcześniej, ale wiesz... Przynajmniej ładne arty dali, to jakby można się pocieszyć chwilę. Na szczęście jest to W tym wydatek tylko... momencie jak uznali, że... Nie, dobra, w sumie ciężko, żeby jeszcze dłużej czekali, bo już gracze chaosu się wkurzali, że ile czasu mogą mieć jednego unda. Pamiętaj o tym. To wiem. Też... Ale pamiętajmy o tym, że jeśli chcieli wypuścić najpierw CSM-ów, to w tym momencie ciężko cokolwiek innego zrobić niż to. Tak. Nie no, też to jest... Na szczęście są w White Dwarfie, a nie w jakimś tam... Nie są na przykład w Rift Warze, że musisz kupić suplement za 150 zł. I będzie absolutny. To jest czasopismo, które kosztuje 30, więc szczerze to płacisz za papier. Troszkę. Najlepiej by było, tu Mikołaj, gdyby wydali i w White Dwarfie, i po prostu PDF do ściągnięcia. No. To rozwiązuje. I szczerze najlepiej mogłyby tak zrobić. Mogliby, ale to jest korporacja. Też potrzebują zarabiać pieniądze. Moim zdaniem najlepszą opcją na tą chwilę byłoby po prostu granie ich na starych zasadach. Nie. No wiem, ale nie, jak A, już w sensie, robią no... mowy, to się powinni do czasu wyjść te udostępnić kodeksy. PDF-a. Powinni dać po prostu darmowego PDF-a z tym, jak masz ich grać. Jezu, jak się zakręciłem w słowach. Jezu, nienawidzę siebie czasami. Zobacz, co za różnica, czy będziesz grał ich na starych zasadach? Ale Kuba, co masz na myśli grając na starych zasadach? Masz na myśli grając ich dosłownie z 8 edycji? Tak. No to jest Bo najgorsze, w tym co momencie można zrobić. To jest dokładnie to samo, jakby czekali na kodeks. Tyle. Tak. Tylko, że teraz Więc jeżeli masz mówicie, opcję, że masz kodeks w White Dwarfie, suplement, powiedzmy. Nie no, to tak, ale mówię, że jeżeli mówicie, że to jest dick move, bo GW chce zarobić na tym, że później coś wypuszcza, no, dla mnie to taki jest no to minimalny. Okej, możecie grać na starych zasadach. To nie zrobi wam większej różnicy. Zrobi gigantyczną różnicę, bo jakby będą... Minimalnie będą grać na edycji. Ale względem tego, co było, nie zrobi to żadnej różnicy. No niby tak, no ale... Ja, gdybym ja miał grać, to ja bym grał na zasadach po prostu
Legionu do 9 edycji. Znaczy, dobra, musiałbym kupić kodeks chaosu, jasne. Więc to musiałbym kupić dwa kodeksy, więc to nie jest dobra opcja. No dobra, okej. Okay, zrobił sobie customowy. Nie ma dobrej. Jest po prostu... Więc akurat chujowo. Myślę, że GW w tym momencie nie zrobiło źle. Ja też uważam, że nie zrobiło źle. Że powinni dać ten trzymajk za darmo. Tak. I tyle. Uważam, że wsadzanie tego do White Dwarfa jest po prostu dick move'em i tyle. Mógł być gorszy. Mogło być gorzej, ale być... uważam, że mogło być lepiej. To mogła być książka kampanijna. I jeszcze nie wiemy, czy nie będzie darmowy PDF. Wątpię, ale zobaczymy. Też wątpię. Idziemy dalej. Rzadko co daje za darmo. Update punktowy do kustoszy daje szybko i bardzo za darmo. Tak nietypowo. Dalej, co tam dalej mamy? A, chaos. Demon Prince, którego już pokazywaliśmy, z jego paskudną mordą. Strasznie paskudną mordą. Na szczęście ma lepsze mordy. Tak, ma o wiele lepszą głowę, tak, to teraz prawda. Już wprost nawet ma 6 głów do sześć wyboru. No, 6 ma. Przynajmniej 6. Liczycie tam paskudną też? Tak. Dobra. To tak, 6, czekaj, 6 czy 7? Cholera. Nie pamiętam, którą pierwszą wysyłałem. Ja widzę tylko 6. A, faktycznie. No jest 6. Zaraz wam powiem, ale... Tak byś znalazł, co się doczepa. Ale dostaliśmy potwierdzenie, że... Chciałem powiedzieć, że podoba mi się fakt, że jest nawiązanie do pierwszego modelu Demon Prince'a. Wcześniejszego. A, to tak. Nie wiem, czy to był pierwszy, tylko ten nie wcześniejszy, tylko jeszcze niektóry wcześniejszy. Niektóry był niedawno, tylko jeszcze wcześniejszy, tak. Na ręce najbardziej to wygląda. To działo na ręce. Wiem, bo to jest nawiązanie do starego. No właśnie o tym mówię. I to jest moim zdaniem fajna opcja. Zgadza się. No, fajnie, że wracają. I dlatego zastanawiam się, czy będzie miał opcję z innymi nogami. Myślisz, że z kopytkami? Tak, ma jeszcze inną głowę. W sensie nogi z CSM-a. A, że chciałbyś takie buty w sensie. Myślę, że nie. Mówię, że ciekawe, czy tak zrobią, bo wtedy będzie faktycznie mocne nawiązanie do tamtego modelu. Ja myślę, że już... Okej, już. Ogólnie nie wiem, patrzę na to, ile zmian przedstawili, to będzie giga drogi zestaw. Będzie piękny. Faktycznie ma kilka nóżek. No. To ma, co będzie miał. Ma wymienne pazury i kopytka. Mhm. Bo ma te kopytowe, te szponowe i w sumie tyle widzieliśmy. Więc może będzie miał też zwykłe nogi, to by było ciekawe, bo w sumie wystarczy zmienić od kolana w dół i tyle. Mhm. No, zobaczymy. No, bardzo, bardzo fajny boks. Cieszę się, że wychodzi. No i może pokażę też widzom te główki, które wspominaliśmy każdy tam, dla każdego boga. Ma 7 główek chyba, tak? Bo nie pamiętam, czy jeszcze jakaś była pokazana oprócz tej. Nie no, mi się wydaje, że jest ta brzydka, ta fajna i od bogów. Ja tu nie widzę jeszcze jednej. Nie, ale nie. Ta jest już ta ładniejsza, ta była jeszcze brzydsza. Jak jeszcze brzydsza była? Znaczy, ja mówię, ta, którą jest na górze jest ta biała. Jest ta biała, czyli ta zła, to jest czyli ta Age of Sigmar. Tak. Age of Sigmarowa. Jest ta, która tu jest, to jest czterdziestkowa i masz od bogów 4, 6. Najfajniejsza jest ta kornowa, moim zdaniem. Mi się szczerze zrobiła makro. Ta beżowa się najbardziej podoba, ta zwykła, niepodzielonego powiedzmy. No jest fajna, ogólnie na pewno do wykorzystania dużo rzeczy jest. Tak, nie wiem czego to wina, ale jakoś tak, te głowy tak śmiesznie wyglądają. Może musiałbym cały model zobaczyć. Tak po prostu te głowy wyglądają, jakby tam w Photoshopie były wklejone. No to fakt, w sensie najbardziej to widać na tej zinczowej i slaneszowej. No. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby tak było. I że to po prostu wstawili w Photoshopie. A z tyłu po prostu wiecie, też Photoshopem hue zmieniona. Tak, zmieniasz po prostu kolor skóry tutaj jakby na karku. Photoshopem i tyle. Nie dziwi mnie to, bo jak zobaczysz na przykład ta skóra, która w teorii wchodzi w plecak, co nie? To na cinczowym masz tylko sama. Pół zmienione. Nie masz pół zmienionego koloru, a na reszcie masz dokładnie ten sam kolor. Mhm. Tylko w kornie trochę intensywniejszy. Ale ktoś na cinczo zmienił połowę, tą jedną odskocznię od plecaka do mienia. Jak zobaczysz. No. W Nurglowym też tak jest. No po prostu mam nadzieję, że na modelu to wygląda lepiej. No. Może na filmiku jest więcej pokazane?
Nie ma pokazania ale tylko to się musi wysłać to. w filmiku są tylko Mi się wydaje, że dwa modele zrobione na pokazywanie to jest wystarczająco, reszta to będzie zawsze chyba robiona na tym. No. Jednak Photoshopem. No, może tak być, może tak być. No, tak samo moim myślę, zdaniem masz... to jest akurat normalne. No, ale nie wiem, tak samo jak masz tego w filmie, masz tego 40-kowego ze szponami, a tu masz miecz. I ja myślę, że ten miecz też jest sfotoshopowany. Szczerze mówiąc. Jakby ja wiem, że tego nie widać, ale jakby raczej nie zmagnesowali sobie modelu. Aż tak nie wierzę w Games Workshop. Tylko wiesz, że tutaj on ma nawet kopetę zmienione na pazurę, on jest... Nie, jest ale na, filmu, na filmie z pazurami też powiedziałem ma... Powiedziałem ci 40-kowy. Na filmie. Tak, na filmie ci mówię. No to zaraz zobaczę go, bo nie widziałem tego on filmu, szczerze mówiąc. 0,20 sekunda. Szczerze, poważnie, jakby... Ja potrzebuję ten model zobaczyć, jak ktoś go normalnie pomaluje. Bo na przykład teraz ten Age of Sigmarowy, czerwone wygląda kończyny, fatalnie, białe torso. Po prostu jest paskudny. Tak. On jest paskudny strasznie. Jak go zobaczyłem pierwszy raz, to myślałem, że coś się stało, a dobrze, że tutaj pokazałeś, że jest kilka wersji, bo myślę, że się popłacze. A jakby, jeżeli ktoś jest zainteresowany z naszych widzów i wy, tak, da się doczepić skrzydła do tego plecaka 40-kowego. O, to dobrze. A ja myślałem, że to jest kompletnie oddzielnie. Tak jak w starym Demon Prince było. Nie wiem, jak to działa, jakbym powiedzieli, że możesz doczepić jeszcze do tego 40-kowego jakoś skrzydła zamontować. Nie wiem, jak. Mówili, że da się mieć skrzydła Magia. Na nim, więc. Magia. Albo to może chodzi o to, że odłączasz ten plecak i faktycznie w sobie skrzydła, no ale mniejsza o to. Tak. Ważne, że masz fajne narobienie. Te skrzydła, jak się łączą, jakoś tak nie wierzę, no ale okej. Wiesz, to może faktycznie im chodziło o to, że trzeba zdjąć, tak. Wiesz co, Kuba, nie będę tego wysyłał, bo to jest dosłownie na ten filmik. Bo to jest jakby. W filmiku. No, nie ma co. Dobra, cieszę się, że Demon Prince ma. Jeżeli miałoby się do czegoś przyczepiać, to nie wiem, do dziury pomiędzy plecakiem, w sensie pomiędzy wywiewami plecaka, a górną częścią, czy coś. Nie wiem, jak to inaczej wmontować w plecak. Prędzej myślę, że to jest po prostu oddzielnie, że plecak zdejmujesz i dajesz skrzydła. No musisz, bo widzę, gdzie to się łączy. No. No to po prostu. No to im chodziło po prostu. Myślałem, że może jest jakaś opcja, miałem nadzieję. No zobaczymy. Raczej nie ma. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, idźmy dalej. Bo no. Angels of Death Origins. Szczerze, chyba tutaj nie mam nic do powiedzenia. Ja nie wierzę w Warhammer Plus. Znaczy, nie wierzę też i pamiętajmy, że Angels of Death traciło jakość z każdym odcinkiem, więc jakby... Słyszałem pewną opinię, że ponoć przynajmniej tym zwiastunie to trochę lepiej wygląda niż niż Angels of Death samo z siebie, więc może. Zobaczymy, no może GW się nauczy, że trzeba dawać im porządny budżet. Dokładnie. Nie obwiniam nie... animatorów, obwiniam Games Workshop. Ja obwiniam Games Workshop, tak samo. Jak gadaliśmy o tym na którymś podcaście. Tak. Idźmy dalej. Dalej mamy... Nie wiem, co on tu robi. Powinien go tu nie być, ale skoro już tu jest, to go omówmy. O! Fajnie. Słucham. To nie jest pierwsza kompania. To jest któraś kompania. Nie, to nie jest. To jest ta od zbrodni wojennych. Nie, zbrodni wojennych. To jest to skrzydło od zbrodni wojennych. Tak. Czy jest... Nie ma numeru. Nie, to nie... A, to jest Dreadwing. To jest Dreadwing. Dread, a nie Doom? O, przepraszam. Tak, Dread, przepraszam. Nie, to jest Dread. To jest dosłownie ten... Nie wiem, jak się nazywało to, Pretorian Dreadwingu, czy ten tak, główny no... master. A, w sumie... No, jeden z... Słucham. Ważniejszych od nich. No, po prostu dowódca tego całego skrzydła. Tak. Model, no. Spoko. Fajny, ale ten nie, ja mam ciekawostkę. Jezus Maria, mam ciekawostkę. Czekałem tydzień, żeby wam o tym powiedzieć. Za późno, już wiem. No. Tak? Wiesz o mieczu? Wiem o mieczu. No, nienawidzę cię, po co wiesz o mieczu? No dobra, ja nie wiem o mieczu, mów. Czy widzisz te fajne płytki na tym mieczu, na dole? Ten miecz był połamany i tak go naprawili? Co ty? Nie, ten miecz jest dobudowywany, po prostu. Czemu? Tak, cały czas jest nowa płytka dodawana, kiedy... Właśnie Pretorian Dreadwingu skaże jakiś świat na zagładę. Raz. Kiedy uzna. Ogólnie to. 4, 5, 6. Rozjebałbym coś. On tak mówi i niż. I jakby są dwie rzeczy, że. I uwaga, to nie jakikolwiek świat. Hive World, gdzie ginie bardzo dużo ludzi.
Albo oczywiście ekwiwalent, okay. Bo to wiadomo, były, nie były imperialne Co? Planety. Co? Albo ekwiwalent. Albo ekwiwalent, tak, oczywiście. Po prostu planety, które, na których coś jest. I to jest, albo bierze się właśnie ten fragment z jakichś tam rzeczy z tego Hive City, które po prostu zostanie, a drugą to słyszałem, ale to takie bardziej, że to jest z rdzenia planety, którą jak ją wysadzają, to po prostu łapią i dokuwają kawałek i dodają do miecza. I przez całą wielką krucjatę i potem herezję Horusa ten miecz był przedłużany. Aż w końcu był tak długi i ciężki, że dosłownie prawie nikt nie umiał go nosić. Tak jest lore. No. Także z nim nie zadzierać. Tak, podoba mi się to wszystko, jakby śmieszy mnie to. Bardzo. Czekałem, żeby o tym powiedzieć. I jestem zawiedziony, że Max no, się dowiedział. No niestety, wiesz, ogląda mi na rzeczy. No ja wiem. Są podcasty, które wychodzą bardziej regularnie niż Sztuka Terroru. No wiem, niestety. No niestety. No dobra, generalnie po prostu bardzo ładny pretor. Oczywiście szkoda, że żywica, pewnie żywica. No, na pewno żywica. Chociaż teraz wychodzi dużo modeli z plastiku. Nie, mają. Kto wie. Wychodzą tylko te, wiesz, no, generic, jakby nie wychodzą. Fafnir i Zephon wyszli w żywicę. Nie będą wychodzić modele specyficzne dla zakonów plastiku, więc jakby tak już nam powiedzieli. No. Idziemy dalej. Age of Sigmar, przejdziemy bardzo szybko, bo po prostu powiemy o ładny model, o ładny model. No, po prostu Skaveni dostają książkę. Skaveni dostają kodeks, dostają jeden, nie więcej niż, więcej o jeden niż zero i mniej o jeden niż dwa modeli nowych. Tak. Skaveni, którzy mają chyba najstarsze modele. Zastanawia mnie, że ten Skaven ma zatrute ostrze i trzyma je za ostrze. To jest szurikiem. No dobra, ale chodzi o to, że ma zatrute. No wiem. On wie, jak to jest, tylko nie trzymać. Odważnie. Odważnie. Tak. Więc zostaje nowego bohatera, jak to Mikołaj ostatnio wspomniał, że to wszystko, że lepiej wydawać bohaterów. I będą oni w dużym boksie przeciwko elfom, o których będzie za chwilę. Słyszałem, że bardzo dużo graczy Skavenów jest bardzo smutnych z tego powodu. Coś tutaj się wydarzyło, no tyle. No przykro. No, faktycznie Skaveni są frakcją, która... Mają giga stare modele, tak, faktycznie jakby, że... Bo ona niezmieniona przetrwała w sumie End Timesy i przez to właśnie mają stare modele. No. Bo co? Bo Imperium nie ma, Bretonów nie ma, Elfów Mrocznych nie ma, Krasnoludów nie ma, Nieumarłych nie ma, wszystkiego, niczego nie ma. Zostaje tylko Skaveni i Lizardmeni trochę, ale też zostaje nowe modele wszystkie, chyba. Znaczy, przynajmniej trochę są dobudowywane. No, przepraszam, Beastmen ten. Mają dużo, tak, mają dużo starych modeli jeszcze. No, kto gra Beastmenami? Nikt. No właśnie, oni będą w boksie przeciwko leśnym elfom, którzy ponoć bardzo słabo w mecie wyglądają, więc dlatego dostaje dużo modeli, dlatego dostaje dużo. Dostają kodeks aktualnie. Więc dostaje nowego bohatera. Dryadową wiedźmę, która też jakieś ma chyba ciągoty, że jest. Ze świata fantazy. Na którymś podcaście właśnie słyszałem jakieś wytłumaczenie odnośnie co on tutaj robi, ale niestety już go zapomniałem, jak to była zajęcia Sigmar. I dostają też pół duchy lasu, pół żuczki, bo jak zapewne zauważyliście, to nie są skrzydła duchów lasu, oni mają na plecach żuczki. Tak. Ale wiesz, że mi kurczę się podoba mi się ta frakcja, tylko mi się nie podobają te zaklęte duchy w tych drzewach. Jakby jak drzewo jest drzewem bez wystającego elfa, to tak, mi się podobają modele z tej frakcji. Ja mi się podobają. Nie, nie lubię. A mi nie, widzisz. Ja mi się... Niektóre tych modele wystających elfów podobają. Zgodzę się, że drzewo Lord chyba najbardziej chyba mi się podoba z tych wszystkich modeli, ale... No, nie. Są te takie mniejsze drzewa. Te są najfajniejsze. Takie w, powiedzmy, Raveguardzi. Tylko nie mówię o tych właśnie z elfami, tylko same drzewa. Ale dostali też drzewo duchy na dużych żukach. To już po prostu... Odpowiednie, że te kobiety się obnażają? Elfie? Ale to są duchy. Trudno.
No cóż. Drzewo nie wybiera. Drzewo nie wybiera. Do jakiego ziarna wejdziesz duchem, to taki wyrośniesz. Dokładnie. Żuczki, takie bardziej wsparcia, slash rycerze i chyba żuczki jeszcze... A, i takie powiedzmy bardziej generyczne żuczki po prostu z mieczem i tarczą. No i, mhm. I tyle, jeśli chodzi o Sigmara, takiego dużego. No. Kolejne modele, które latają na chrabąszczach. No wiem, no, właśnie. Zupełny przypadek, jakby... Już coś takiego było. Zaraz, nie, chyba nie znajdę tego teraz tak na szybko. Już tutaj zrobię przeróbkę, że nomadów na tych żuczkach. A, no, oho, widziałem. Ty, jakby myślałem, że to był przeciek, że to faktycznie dostaniemy. Nie, to ten, tak bardzo szybko zmienił, rzucił nomada i ten, i zmienił kolorki. Szkoda. Nie, tak na szybko chyba nie znajdę. No, gdzie tu jest... Ja mogę znaleźć. Tu jest herezja, to jest niedaleko, jestem niedaleko. Tu są ludzie Haszuta, czy tam jak się nazywało tam to coś. Chyba co przecież nie był. Znalazłem. Dobra, daj mi. Tylko kiedy się wyślę, to już jest inna sprawa. Ja powiem czekaj. Ten muzyk. O, już. Dobra. Ja po prostu mam zminimalizowane ten okno. Jezu, właśnie, bo sobie przypomniałem, żebym nie zapomniał. No. Muszę powiedzieć, że wrócić, będę musiał wrócić do herezyjnego mojego pretoriana. Do teraz od Redwingu. Teraz mogę? Tak. Tak? Tak. Nie wiem, czy wiecie, że w tym modelu jest zawarty naprawdę niesamowity ewolucja, którą jakby jesteśmy świadkami od wielu lat w modelach GW. Stoi na dwóch taktycznych skałach. Tak. I jest głowa martwego Nightlordsa, więc jakby to jest... Pamiętajcie, taktyczna skała jest gorsza od taktycznego ciała Primarisa. To prawda, akurat tego nie mogę powiedzieć, że tak nie jest. Tak. W sumie Abaddon stoi na taktycznej skale i taktycznym ciele Primarisa. No kombo. Hmm. Korzysta z no. Obozdolności. Dobra, więc mamy chrabąszcze, mamy lepsze chrabąszcze. No właśnie, ten box. Ciekawe, ta przeróbka mi się bardziej podoba niż oryginał. No wiem. Tylko nie wiem, jak bardzo ciężko, jak ciężko mnie to zrobić. Może nie tak ciężko. To jednak oba modele to są miejsce. Oj, to ja nie, przepraszam, Abaddon nie stoi na skale, on stoi na ziemi. A, dobra. Podwyższonej. W tym boksie właśnie, który jest na tym artykule, są właśnie ci ludzie, o których mówiłem, że jest tak, są fajni. Tacy. Rave-guide'owe drzewa. No właśnie, i potem pokazali, to już nie jest jako Warhammer Fest, to był osobny artykuł, że będzie boks z tymi wszystkimi modelami i będzie prześwietnie. Dalej. Dalej mamy do Heroes of Sigmar i wbrew pozorom, modele przed wami, drodzy widzowie, to nie są Beastmeni, to nie są... Zwierzęta chaosu, to jest chaos niepodzielny. Znaczy, Slaves of Darkness. To są... No mniej rozdwajania w sumie jest teraz. Tak, i tyle. To są stwory Archaona. Bardzo ładne modele, już wcześniej mieliśmy. Wiecie, kto by chciał je mieć? Ja też bym chciał mieć. Czyli Mikołaj? Kłam. Chciałbyś je mieć? Może bym się przydał, że się nauczył w końcu skórę jakąś malować. Może do tego. Ty weźmiesz jednego, ja wezmę jedno, Kuba weźmie jednego, wszyscy będziemy mieli po jednym. Fajnie. Max weźmie jednego, Mikołaj weźmie jednego, a ja kupię trzy boksy. Okej. Jakby co, to nie są minotaury. To jest całkowicie inna rasa, dlatego też właśnie są, nie są w Beastmenach. Wcześniej były dwa modele tego typu, był powiedzmy taki czarodziej, rytualista i był Myrmidon chyba się nazywał? Po prostu pojedynczy też model z siekierą, no teraz mamy cały oddział tuliki w trochę większych pancerzach, tyle, bardzo ładne modele. Oj, też widzę, że jest opcja z mieczem i tarczą, też fajnie wyglądają. Ale idziemy dalej, no i ostatnie. Podobna zapowiedź jak Berserkerów Korna, czyli że Games Workshop nad czymś pracuje i wiem, że w sumie nasza widownia i wy, drodzy panowie, nie jesteście zainteresowani Sigmarem. Ale generalnie ta zapowiedź, tej Dawnbringer chyba Crusade, tak to się chyba nazywa, generalnie jest, ma być
podobnym wydaniem, reedycją Miast Sigmara. Właściwie trochę subfrakcją Miast Sigmara. Miasto Sigmara to jest pewna zapchaj dziura, że się masz modele ze starej edycji. No wiem, edycji. taka, że ty, że po prostu możesz używać starych modeli. Dokładnie, tak kojarzyłem. To grasz miastami Sigmara i tam masz kupione zasady, nawet możesz też po prostu Sigmaritów wystawiać. Więc to ma być nawiązanie do tej frakcji, tylko jednak osobna frakcja. Ten motyw krucjaty ma być tutaj niby obecny. Widzimy kilka bitsów. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Ponoć w tym mają być głównie ludzie. Ludzie, więc bez elfów, bez kasnodów, ludzie. To też bez stormcastów też. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Może to jest jakieś takie mini zmartwychwstanie Imperium. Bretonii nie, bo Bretonia zmartwychwstała jako New Marley. A to ciekawe. Nie znacie tej historii? Nie znam jej, chyba się nie interesuję. Kojarzycie armię Guli w Age of Sigmar? Nie. Flesh Eater Corps? A, tak. Tak. Kojarzę. To jest Bretonia. Naprawdę? Tak. Nie wiedziałem. We flafie tej armii jest tak, że oni myślą, że są wciąż rycerzami Graala. Okej. Okay. Są oddani tam królowi. Znaczy, chyba nie jest w sposób pisane, że Bretonia, tylko że właśnie rycerze Graala. W każdym razie, wiesz, przestrzegają królewskiego kodeksu i tak dalej i ratują jakby inne wymiary przed złem, występkiem i no jasne, brakiem cnót. I no. Co jakiś czas oczywiście imprezy sobie organizują, no co innego, że oczywiście oni widzą tam co zastanawiam się. No wie, wiecie co mi się kojarzy, no. Jak o tym tak gadamy? No zaraz to pokażę. Dobra. No a w rzeczywistości oni jedzą po prostu trupy. Pewnie się zastanawiacie, jak tłumaczą sobie, że niektóre modele latają, mają skrzydła. Spokojnie, koniom nagle wyrastają skrzydła. A tam były już Pegasusy przecież u nich. Ale właśnie, Pegasy też były w Brytanii. Dobra, okej. Tak, generalnie tak. Poczekaj teraz, czy... Tak, żeby nikogo nie ogłuszyć i żeby mógł to pokazać widzom. Też mi się z tym skojarzyło, szczerze mówiąc. No. Dobra, chwila. Pracuję nad tym. Mam nadzieję, że copyright mi się nie ściągnie. Trzeba tą końcówkę dobra, pokazać i tyle. Reklama niestety. O Jezu, nie wiem, czy ja mogę pokazać taką reklamę publicznie. No dobra. No nie masz adblocka. Samą końcówkę? Nie no, tak. No. A, dobra. Of chronic and sustained cruelty. Do you believe in the magic in the young girl's heart? To tłumaczy, dlaczego się nazywają chords. Jakby. A to w sumie fajne, jakby to. Właśnie góle mi się bardziej spodobały w Age of Sigmar. Na zdrowie. No jest fajny klimat tego. No, Jakby jeszcze dodawałbym specjalnie dorabiał takie. Wiesz co bym zrobił? Specjalnie bym dorabił jakieś takie fragmenty właśnie zniszczonego pancerza, jak ten. Takie, że niby rycerskiego, że wiesz, tam coś znaleźć jakieś wiadro i sobie założy na łeb, czy coś takiego. Dobra, to jakby co, to są endless spele Flesh Eater Cords właśnie, Cord, nie Cords. Już się wysyła. Już się wysyła, ja widzę, pokazuję. To mi się teraz jakby tłumacz, jakby nawiązania do Graala i rycerskości, myślę, że bardzo widoczne teraz. Chodzi ci, że trupy ułożone w sto? Nie, chodzi mi o kielich i o konnicę. Świętego Graala. Nie, mi koniki. Tak, w sumie to fajne, jakby w sumie... No. Nie wiedziałem. Już wiecie skąd to jest. No, więc... To może będzie jakieś te Dawnbringer Crusade, jakieś drobne wskrzeszenie Imperium. Idąc dalej, co my tam mamy? A General's Handbook, czyli odpowiednik Chapter Approved. Mam i dwa modele charakterów. Mamy nowego wampira, pogromcę wampirów, bo jest takim hardkorem. Tak, bo jest. Model oczywiście bardzo ładny, no ale po prostu ładny bohater. I mamy jeszcze kolejnego imiennego Karadrona. On tam, jeśli dobrze rozumiem, to ten wampir jest tą postacią stosunkowo, tam chyba się wcześniej pojawiał, a ten Karadron już w jakiejś książkach wygląda wcześniejszym. Tak fajnie. Wygląda fajnie w sumie. Tak. To jest kolejny taki model, który bym kupił, żeby sobie jakby poćwiczyć malowanie, że jakby mogę nad tym usiąść, postarać się i sobie udowodnić, że dam radę, co nie? Jasne.
Jakby mi się, że to jest ten model, taki poziom modelu. Mhm. Szczerze, jak zobaczymy tego wampira, to myślałem, że to będzie dodatek do Crash City, bo w końcu zasługuje na jakiś. Mhm. No w sumie tak wygląda. Reedycji. Może dostanie jakiś dodatek do Crash City. Nie byłem taki zdziwiony, bo pamiętajmy, że w Crash City masz 6-7 postaci do. Możesz grać 7 postaciami. Bo jest 6, które są w pudełku. I w jednej książce jest jakby karta jednostki do nekromanty, który jest napisany wprost, że możesz sobie zrobić sam. Wiem, że zbuduj. Wiem, tak. Pamiętam to. Tak, pamiętam, że to było. No, więc może ten. On też w tej swojej książce dostanie coś takiego dokładnie. No, Caladron niestety pewnie nie, bo już akurat Caladrona mamy w Curse City, więc. Tak byłoby dziwnie, że są dwaj. Dobra, co my dalej? O, dalej mamy dzień trzeci, czyli Box Game, chyba tak się nazywało. I zaczynamy Kill Teamem, nowym Kill Teamem Moroch, w którym mamy bardzo fajny Kill Team i bardzo, no brzydki moim zdaniem Kill Team. No. Oczywiście, mówiąc brzydki Kill Team, mam na myśli tych cholernych chaośniaków. Czemu jak coś dostaje, coś wygląda jak gwardia? Coś powinno być bardzo ładną gwardią, ale nie, oczywiście, dajmy tam. A więc, to, dajmy ty tam, też masz. Dajmy tam trochę kolców, zróbmy, żeby było, będą tacy źli. O, to są kapiorscy, o, ho, 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 o, to wygląda trochę jak karabin Kriegu, a to nie jest karabin Kriegu, bo nie trzyma go Kriegowiec. Czemu normalnie on ma tarczę, a gwardia normalna nie może mieć tarczy? Czy nie jest inna tarcza? Czy są dwie różne tarcze? On ma tarczę, dlatego że. Space Marinesi chaosu nie mogą mieć tarczy, a zwykli mogą. No, więc modele bardzo ładne. Nie wiem jak. Znaczy, jakby jak ja na nie patrzę, to mam taki dziwny feel i nie jestem w stanie opisać, o co chodzi, ale wiem może, o co mi chodzi. Wiem, że to jest głupie, no. Ale chyba brakuje mi plecaków na nich po prostu. A spoko, jakby, wiesz, mój mózgowi się po prostu coś nie łączy, że oni nic tam nie mają za plecami. Za może dużo, jakby, za dużo ten, się Kriegiem grasz. Nie, za dużo jakby patrzę na takie zwykle modele, jakby nie ma się włączyło. No wiem, ale jakby ja bym dawał, w tych modelach? Ja bym dawał, jeżeli kiedykolwiek złożę. Co? No, słucham, Kuba. Kółeczko na twarzy komisarza. Na zdrowie. No akurat to jest spoko, a go widzieliśmy już od bardzo dawna. Tak, komisarz i ogry to tak stare modele, bo on jest właśnie z Baxter. Nie, ale jeśli chodzi o ogry, no to on jest piękny. No tak, to się zgadza bardzo. To są bardzo ładne modele i to jest właśnie chaos, hashtag mój chaos. Takim chaosem mogłem grać. Tak właśnie wybrałem ogólnie sobie. Wygląda świetnie. Słuchaj, są arty, właściwe arty, ale tych, o Jezu, jak się nazywają. Zapomniałem jak się nazywają, wstyd mi. Krwawe Bractwo? Blood Pact, tak, Krwawy Pact. Czyli główny przeciwnik w duchu Ganta. To jest po prostu gwardia chaosu, no. Mhm. Ale modele wyglądają świetnie. Tak, modele są i... bardzo ładne. I pasują. Mhm. Tak też widać, to bardzo dobrze i się bardzo cieszę. Nie mają pancerza KD. Bo to jest takie kuszące po prostu zrobić, włożyć w pancerze KD i tyle. A oni mają powiedzmy generic Flak Arbor. No, to prawda. Bo hełmy mają takie trochę przypominają KD-ińskie, ale jednak kilka szczegółów się nie zgadza. Są bardziej okrągłe na klacie. Znowu, dzięki czemu nie wyglądają jak typowa KD-ińska zbroja. Mundury mają KD-ińskie, ale to znowu mundury tak akurat tu się to dobrze są powiedzmy trochę podobne. A szczęście buty mają różne. No, generalnie bardzo ładny model. Mhm. Bardzo ładne, bardzo ładnych pozach są, dużo opcji, mam nadzieję, że będą mieli dużo broni specjalnej, bo... Nie, ich widziałem na telefonie, więc nie widziałem tyle szczegółów i podoba mi się to, że ten gość z granatem ma zawleczkę w ustach. Tak, o, nie widziałem. No, ma, to prawda, wyciągnął już. A wiecie, w ogóle pro tip, jak już pójdziemy na wojnę, nie wyciągajcie zawleczki zębami. Wiem, znaczy nie wiem, ale domyślam się. Nie, w sensie jakby... To jest jeden z tych takich mitów, którzy faktycznie żołnierze walczą, w sensie jak są jakieś takie filmy. Da. Nie, stracisz zęby prędzej. No. Jednak z całym szacunkiem, ale wolałbym, żeby jednak pin był bezpiecznie tam włożony, że mogę po prostu... Taki ogólnie dla wszystkich słuchaczy, może ktoś, nie wiadomo, może słucha nas na Ukrainie czy coś. Moim ulubionym modelem, poza gościem z tarczą oczywiście, jest ten, gość z plazmą. On Broda. Musi mieć Basic Skill 2.
Musi mieć, ogólnie jest czadem totalnym, więc... Jak ktoś może Ja być też tak lubię. stary w chaosie z plazmą? Wiem. Nie tak. Z czadem totalnym. I ogólnie chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. No. Średniowieczny chłop z młotem. Tak. No. Nie, ale te modele ogólnie są świetnie. No. Świetnie znaczy... wykonane, świetnie zrobione jest klimat. Jest bardzo czysty ten, jakby jest jakby... No ewidentnie im się udało pójść po to, co chcieli, co jakby to są dobre modele, tak. Ale po prostu mi się coś nie styka w mózgu, jest, jak na nie patrzę, no. Dokleić plecaków, no ale to akurat na no szczęście każdy bardzo coś ma. Rozwiązać. No tak, no wystarczy dokleić plecaki, no. Przygotować i to ogarnąć, wiem. Nie jest najgorzej. Oni mi się bardziej podobają ze starymi kultystami. Lubiłem starych kultystów. Mhm. Ale ten wyglądają jeszcze jednak bardziej jak Gwardia Chaosu. Wiesz co, jakbym zmieszał ich z tamtymi jeszcze kultystami. Tak, to do starych kultystów bardziej pasują. Jakbyś w ogóle wziął te wszystkie pudełka, bo masz wtedy, jak masz, wierzysz starych kultystów, nowych kultystów, tą gwardię renegacką, dodasz jeszcze nawet kilka modeli normalnej gwardii, jakby to mu naprawdę wychodzi wtedy bardzo fajna, tak. Zróżnicowana kupa kultu. Szczerze mówiąc mi się. I jeszcze tych z Blackstone Fortress. Boże święty. Jeszcze pelerynki macie. Nie. Zazdroszczę Gwardii Chaosu. To znacznie lepszy sprzęt niż Gwardia Lojalna. A szczerze, czy tak trudno będzie mi sprawić na lojalnych? Nie. Tak. Dobra, myślę, tak, tak. Jednak będzie. Jednak będzie ci trudno. Nie wszystkich. Sam kształt pancerza, jak sam wspomniałeś, nie, wygląda nie, nie przerobię ich na Cadie, ale przerobię ich na lojalnych. Kurde, zrobię wam na złość. Poradzić... Jakby nauczy się wiem. W Greenstaffie, znaczy, chyba... zrobię z nich duchów Ganta, cholera. Znaczy, dobra, okej, ale... mógłbyś to zrobić, ale... Ale po co wiem. To równie dobrze mógłbyś zrobić nowy model. Aha. Z Greenstaffu. Jasne. Spokojnie, nauczę się w Blender. Nauczę się w Blender, zrobię ci. Nie, szczerze, jakby wcześniej mi się jakby tak po prostu patrzyłem ładne modele i nie chcę ich widzieć więcej, bo nie moje. Ale czym dłużej patrzę, tym bardziej mi się podobają. Ale... Szczerze? Jakby przysięgam wam, że się nauczę w Blender. Okay. Tylko jeszcze nie jestem pewien jak dobrze i kiedy, ale... Dlaczego? Jak świetnie zrobiony ten model ma... Weź, jak macie po lewo od komisarza, to widać, że broń jest trzymana na ręce, w której trzyma nóż. Tak. Świetnie. No właśnie, to jest bardzo, bardzo fajny szczegół. Ja w ogóle nie chcę, wiecie, że przeglądałem jeden z oczywiście naszych dostawców modeli, powiedzmy, jak powiedzieć, propo-krigowych czy neokrigowych, takich w sensie, żeby nie chodziło, że po prostu inspiruje jakby w podobnej stylistyce. Myślę, że neokrig to jest dobre określenie. Tak, taki neokrigowy? No. To ogólnie właśnie zrobił, wypuścił właśnie też znowu kolejna firma, druga. Ewentualnie postkrig. Postkrig. Postkrig? Może być postkrig. Ulepszony po prostu, wiesz, zaktualizowany skład piechoty. I właśnie miał jeden z opcji właśnie rąk, jest właśnie taki, że masz nóż i na niej, tak? Na ręce z nożem opierasz broń, no. Jakby to jest bardzo ciekawa sprawa. No. Jezu, muszę się skupić, żeby lepiej się w ogóle mówić, bo ja się strasznie zakręcam dzisiaj. Spokojnie, jesteśmy zmęczeni. O, w ogóle chcę tylko powiedzieć, że ta pani, myślę, bo że tego pana ty. Z nożem, myślę, że ona nosi trofea snajpera. Myślę, że to są bardzo dobrzy przyjaciele w ogóle. A. Osobiście. Do tego gościa trafiło. W sumie. No, ma sens. W sumie ma to sens. No bo on nie może, bo jest snajperem, więc ona nosi za niego. Jasne. Ja wiem, że to jest ogólnie bardzo słabe porównanie i mogę być narcisty, ale oboje są czarni, więc jakby może to zwiększyć prawdopodobieństwo przyjaźni. Nie powiedziałbym, że snajper, powiadasz, że który szczerze wygląda bardzo androgonicznie, jest czarny. Jakby jak popatrzysz w tą lukę na oczy. Lukę po prostu na jest oczy. Cień, okej? No. Nie, to wygląda... Nie, po co chodzimy, to, że to wygląda jak Rakard Flash tak trochę z... A nie, Rakard nie, racja. No to może, rzeczywiście. Może to syn? Dobra, ogólnie mam nadzieję, że naprawdę nie zabrzmiałem rasistowsko, bo to był trochę rasistowski jednak żart, ale... Nie. Oj, dlaczego? Dobrze by było, gdyby nas nie skancelowali jeszcze tak przed 1000 subów, ale by było. Nie, dlaczego? W czym oj tam, najwyżej cię wyciszymy.
Rozumiem. Będzie wyciszane te 2 sekundy podcastu. Nie, 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 przez cały podcast będziesz wyciszony. O, idealnie. No, cholera, nie mogę. Może kiedyś. Dobra, no teraz skoro tak jakby już... Pomyślałem, jak wyłączyć Mikołaja, tak? No, skoro się już jakby spłynęliśmy nad tym brzydkim... tak bym też fajną ma tą proporcję. No to teraz możemy jeszcze tak, gorszą powiedz, część powiedzmy przejść. O tym ładniejszym Kill Teamie, czy o tym wspaniałym... Nieprawda. Generalnie niczym się nie różniącym od generycznych Space Marinesów, co więcej, że są niebiescy. Przepraszam wszystkich graczy Ultramarinesów, ale po prostu nie lubię Ultramarinesów. To jest skomplikowane. Mam powody, troszkę. Po prostu... I choć szczerze, te niektóre bitsy są fajne. No nie, bitsy pojedyncze są jakby... Dobra, generalnie... Tylko dla upgrades prób. Dobra, pomyślał. Więc oczywiście tak dla pełnej historii, to mamy box Space Marines Infiltrators versus Traitor Guard z terenami bardzo fajnymi, bardzo drugimi tak, samodzielnie, terenu, to na terenów można kupić sam pod ten box. Space Marines przychodzą z dodatkowym upgrade z Pru. To jest tak, jak zapowiadaliśmy. Mieliśmy rację, bo zapowiadaliśmy tak, to dawno już, tak, że tak będzie. I tu jest mój problem, drodzy panowie. Ja nie tak, jestem nawet w stanie powiedzieć, który z tych bitsów jest nowy, a który jest stary. Co ja mogę podobnie, znaczy... Część ja można wiem powiedzieć, ale no. Zanim mi powiesz, jeszcze dokończę myśl. Przy chaosie, znaczy może dlatego, że Kuba gra i po prostu jestem bardziej zaznajomiony, wiedziałem niemal dokładnie, które bitsy są nowe. Do tego stopnia, że ten no Rotor Gun z tego boxa ma inny magazynek. Znaczy tam ten Chain Cannon. Reaper Chain Cannon. Reaper Chain Cannon, bardzo dziękuję. Tutaj nie wiem, czy na przykład ta pieczęć czystości na tym jednym blondynie chyba jest nowa, ale ten granat z dymem już chyba nie, ale ta głowa z blizną chyba już jest nowa. Ten sierżant, ta głowa pewnie jest nowa, ale wskazujący palec myślę, że nie. Ta ręka, że jest medykiem, na pewno jest nowa, chcę ją. Nie jest. Nie jest? Chcę ją. No właśnie. Jestem prawie pewien, że nie jest nowa. Widzisz, dokładnie o to mi chodzi. Nie ogarniam. Serwoczaszka? Nie potrzebuję, mam pełno. Jest, ja nie mam serwoczaszek i mi ich brakuje, potrzebuję serwoczaszek tak, pomocy. Wiemy. No to a skąd w ogóle bierzesz serwoczaszki? Po pierwsze mam w jakimś zestawie dowódczym, zdaje mi się, mam jeden typ, ale ten już wykorzystałem, więc nie mam więcej. Mam na pewno jeden typ w Tempestusie i mam jeszcze jeden typ skądś inąd, nie pamiętam skąd. Okay. GW nawet od ciebie kradnie pomysły. Właśnie? Zobacz, że na niektórych broniach mają po kilka celowników. Ale zawsze mieli, więc jakby tak? To jest... Czemu nikt nie zwrócił uwagi? Ale ma nie, na przykład... Ale... Jeden ma trzy. Ile ma twoja pani snajper? Trzy. Na pewno. No, ale oni ogólnie niestety wszyscy mieli zawsze po trzy, więc to jest problem. Drodzy widzowie, napiszcie w komentarzach, i to jest też dobry wskaźnik, czy jakby czy ktoś nas jeszcze słucha, czy chcecie posłuchać historii o tym, dlaczego Max jest sekretnie seksistą. O, to jest bardzo dobra historia. Ja mogę napisać wiadomość? Dobra, słucham? Nie mogę napisać takiego, nie, taki nie komentarz? Cholera. Wszyscy znasz historię. A chyba chcesz mnie ośmieszyć przed widzami. Ale szczerze, jakby ich celowniki mają sens, bo myślę... Nie mają sensu. Nie mają. Chciałem powiedzieć, że jakby oni celują albo normalnie z kolby, albo tak wiecie, bo jakby broń leży na drugim jakby boku. Jakby ja myślę... Nie, słuchaj, ja myślę, że ten celownik na dole to jest wskaźnik laserowy. Na dole? A, właśnie na dole, okej. Okay, znaczy na dole, ten z boku w sensie. No, wiem, ja myślę, że to jest celownik laserowo okay, zabisie. Tak. A kiedyś nie było powiedziane tak, że celowniki w bolterach są zrobione w ten sposób, że po prostu przekazują obraz do hełmu bezpośrednio? Też. Ale zauważ, niektórzy nie mają hełmów. A widać, że oni nie noszą po prostu... I to jest ich właśnie błąd. Mhm. Wracasz do hełmu. Są zepsuci. No. Jeden to ma w ogóle okularki. Tak, potwierdziłem. Tak, jakby to są typowe. Już to już było. Dobra, jasne. Jeden ma takie gogle na głowie. Wiem. Jezu, nic mnie tak nie irytuje, jak to, że te hełmy primarinesowe są dwuczęściowe. No, Jezus Maria, no. A mnie zaczęło. Może dlatego, że jakby wcześniej byłem gotów na to, że są dwuczęściowe, jakby... Że tak łatwo się... Tak łatwo są dwuczęściowe, to może nie, ale że są dwuczęściowe, to bez problemu. Może dużo Eldarów. Bo Eldarzy też często mają taką jakby twardą żuchwę. Wiecie, o co mi chodzi? No, wiem. Ale
W takim wypadku to są hełmy chyba trzyczęściowe, bo widać na tym Tak, no z granatem jak dymnym, wszystko ten gość primarisowe, to jest, pojawia na wiesz, tym. kilkuczęściowe. To jest, jak to się nazywa? Nie, modalne? Modularne. Modularne. Tak, dokładnie. No dobra, więc chyba tyle. Tylko jeśli mogę jeszcze trochę ponarzekać na to? Tak, możesz, bo ja bym w sumie. Ja mi się już nawet nie chce. Dobra. Ja od zawsze wiedzieliście, że ja nie lubię infiltratorów, I więc dla filtratory mnie są jest nic spoko, nowego. znaczy jako na stole ponoć, tak słyszałem, chyba od ciebie, Mikołaj. Nie, zasadowo są fajnie, tylko ich nie Tak. lubię wyglądu, bo to jest jakby dla mnie po prostu mi się gryzie z moim wyobrażeniem Space Marinesów i są zbyt Tak, tactical tak. po Nie, moim, prostu. nie, zgodzę się. Infiltratorzy i inkursorzy moim zdaniem nie pasują Są do zbyt Space Marinesów. tactical i tyle, A no. wiecie, jaki oddział idealnie pasowałby do Kill Teama? No jaki? Riverzy. To prawda, Wiecie, jaki pasowałoby oddział jest idealnie. w ogóle niepopularny, który zasługuje na dobre Riverzy. zasady i w 40, i w Kill Teamie, i przydałyby mi się dodatkowe bitsy? Riverzy. Riverzy. Ale No. nie, jednak dostajemy infiltratorów, albo A moglibyśmy to jest aż mieszać dziwne, pół na szczerze mówiąc. pół cokolwiek. Po prostu oddział infiltratorów to jest nudne. Po prostu jest nudne. I te ich hełmy są paskudne, tak a propos. Teraz dopiero zobaczyłem, że są takie dzióbek jakby. Nie, ja mi akurat hełmy, nawet to jest jedna, chyba jedna z niewielu rzeczy, które mi pasuje w tej głowie, No, dobra. w tym modelu. Na zdrowie. No i ja... Wiesz? Na szczęście współdzielimy nienawiść do fobosów chyba. Tak, to akurat po prostu Dobra. strasznie nie lubię. I jeśli jeszcze mogę trochę ponarzekać. Po pierwsze, jak rozumiem, chyba naliczyłem tam 9 gwardzistów i komisarz i ogryn. To jest to samo co 14 weteranów gwardii. Tak. To po pierwsze. Po drugie, 9 gwardzistów, komisarz i ogryn to jest odpowiednik 10 Space Marinesów. Najwyraźniej. Więc. Nie, Space Ma tych A nie, kultystów nie było nie. przypadkiem 10 i Tak? komisarz się ogryn? A to jeszcze bardziej po mojej stronie. Czyli to sprawia, że ten zestaw na górze pewnie jest Tak, trochę za 10 i mocny. dwójka. Poprawka. Nie 10 Space Marinesów, tylko zaraz sprawdzę dokładniej, bo tych legionistów w Kill Teamie nie da się wystawić wszystkich. Nie 5, tak jak mówiłem. Chyba nawet nie 6. Właśnie jakiś taki dziwaczny 8 coś w tym stylu. Już teraz sobie sprawdzam na szybko. A nie, 6. To spoko. Tutaj też powinien być 6. To spoko, to spoko. To nie narzekam aż tak bardzo. Coś jeszcze dodać. A, i jeszcze pewne moje przewidywanie. Niestety ci infiltratorzy prawdopodobnie będą silniejsi niż gwardia. Jest precedens, że póki co te, które mają dodatkową wypraskę, są mocniejsi niż unikalne modele. Możliwe. Nie wiem dlaczego tak jest, ale Ja zarówno. wierzę w chaos. Nie, jasne. Bo zarówno Tau jest lepszy od sióstr, jak legioniści są lepsi od korsarzy. Jak na razie. Inna sprawa, oczywiście, że Harlekiny są najsilniejszą frakcją w Kill Teamie, ale to oczywiście moje prywatne zdanie. Idziemy dalej. Dalej mamy Władcę Pierścieni. Poza tym, że mamy fajnego bardzo niedźwiedzia i możliwie model, który jest z Władcy Pierścieni, ale jest dość wysoki, żeby grać w 40, to tyle. Okej, okay, fajnie. Ale w sumie fajne te modele takie. Tych ziomków jego Przyjemne nawet. kompletnie nie ogarniam. Niedźwiedź spoko. Jak będziesz miał tych już w Ostroja Mikołaj, to będziesz wiedział, skąd wziąć kartoflowego niedźwiedzia. No. Alorowo to ten niedźwiedź i on to jest chyba to samo, co Chyba nie? tak. To jest Grimborn. To jest Chieftain Boringów. A nie, to nie jest on, bo to jest chyba właśnie. A widzisz, tak to jest, jak się nie zna, nie jest człowiekiem kultury. To są paskudne modele. No, otwieram właśnie. To Oj, kiedyś było już? o Jezus Maria. To są naprawdę Tak. paskudne modele. Nie chcę na nie To patrzeć. jeszcze jest Wróćmy do ładnych, nowe. proszę. Jest cudowne. O Jezu. Wróćmy Dobra, więc jakby co? Jest niezwykle cudowny. Więc ten model to jest Grimborn. Syn Beorna, którego właśnie mamy, sami Tak. widzowie widzieli. A to Oj, są. on się zmienia w tego niedźwiedzia. Tak, on się zmienia w tego, widzicie? A to są jego nie synowie, tylko to są jego przyłbasowie. Tak, dobrze rozumiem?
Tak, on jest Tak, po prostu jakiś tam lud, powiedzmy, dowodzony przez niego, ale niekoniecznie spokrewniony. Czyli może nie być dość wysoki, ale może jest. Pewnie jest ładniejszy niż ojciec. Szczerze, bardzo ładny model. Jakbym grał w D&D, to mógłbym takim grać. Szczerze, Szczerze, to jest bardzo dobry model D&D. No? Masz rangera i od razu masz chowańca. No? Świetnie. No tak. Myślę, że to będzie bardzo popularny Masz zestaw. siekierę. Zawsze lubiłem siekiery w D&D, w sensie z koncept. Wiesz, jaka jest moja ulubiona broń w D&D. Gida? Tak. Nie, szczerze to Gida jak gram rangerem, to zwykle noszę jakiś miecz jednak. Talon. Grasz rangerem, Jezu. Tak, ja generalnie, jeśli miałbym grać tak nie z balansem, to bym grał rangerem. Ja zawsze jak gram w jakiekolwiek RPG, to losuję sobie. Nie, to ja zwykle biorę. Ale ja też, Mikołaj, też raz grałem, planowałem grać bardzo unikalnym połączeniem, czyli niziołkiem rangerem. Więc. Nie, przepraszam. Ja w... Niziołkiem wojownikiem, takim na rangera zrobionym. To nie tak jak to jest to. To jest Mistrzostwo Świata. Takim, Tak? żadnych putówek, po prostu a la Ranger. Dobra, dalej mamy Necromundę w różnych wariantach. Więc pominę na razie najważniejsze. Wspomnę tylko o tym, że nomadzi i nowy gear Orlocków, jak rozumiem, ewentualnie też pojazdy, ich zasady będą osobno w książce. No i właśnie, wychodzi nowy gang do Necromundy. Nowy gang, który sprawia, że zacznę grać w Necromunda najwidoczniej. Jakby gdzie są, jeżeli będę mógł, jeżeli kiedykolwiek bym to składał, proszę Boga, żeby było wystarczająco główek, że będą tylko z obfitymi brodami albo zamknięte hełmy. No wiem, tu się zgodzę, Bo ja że. nie mogę tak znieść tych głów niektórych. Ja również nie podobają mi się głowy bez brudek. To się zgodzę. Ale patrz, jakie mają fajne paski. Moje paski mają brudki przynajmniej. Mogę zadać wam bardzo proste Tak. pytanie. Dlaczego na arcie ten hełm jest zwykły, a na modelu ten hełm jest takim jajem, który wypełnia całą przestrzeń w Bo taki powinien być. I wolną właśnie pantery? tu jest mój rant. Ja nie chcę. Ale spójrz na arta, spójrz na to, spójrz. A to jest idealny, modele są idealne. Ja nie chcę tryhardowych, super zaawansowanych o rozbudowanym fabule Wiem, ludu. chcesz składów kopiących w ziemi po prostu. Ja nie Nie, chcę akurat mi się to jakichś podoba, że to są super krasnoludy z hełmami górniczymi. Tak. zaawansowanych zabawek i dziwacznych korów pełnych wiedzy, które nie działają i w ogóle, ale czemu ich nie naprawimy, skoro są pełne wiedzy, na pewno mają wiedzę, jak się naprawić. Czemu po A prostu nie nie, możemy bo kupić już. więcej O, dysku? mogę ci powiedzieć, już jest powiedziane. Tak? Bo już jakby one już działają, powiedzmy, tak wolno, co nie? Zacząłem wspominać, że już nie jesteś w stanie cofnąć się do pewnego A, etapu. dobra. Po prostu jakby już nie jesteś w stanie odczytać wystarczająco starej wiedzy. Ja nie chcę Bo nawet. jest Nie zasypana. chcę też grimdarkowych krasnoludów, które starają się za bardzo być po prostu mroczne, cool i edgy i w ogóle. Ja chcę śmiesznych, zabawnych, bezsensownych krasnoludów górników, którzy jedyne co robią, to żłopią piwo, jeżdżą na motorkach i ewentualnie, nie wiem, jeszcze rzucają dziwne żarty o tym, że są niscy. Którzy wyglądają jakby, jak się zwinęli, to mogliby się zwinąć w kulkę i tak się turlać po tych swoich szybach kopalnianych. Ja chcę No. dziwaczne, stanowczo za duże dla nich giwery, do tego stopnia, że model musi stać jakby poza podstawką, żeby magazynek od giwery musiał wystawać poza podstawkę, bo on po prostu za niski jest dla tego magazynku. Grałbym ogólnie tym też, Ja szczerze mówiąc, chcę jakbym takiej miał tej krasnali. głowy. Czemu? Albo Green Staffem znowu w sumie. Mógłbym Green Staffem im porobić brody i tak No, dalej. w sumie tak. No, Ale ogólnie, a przepraszam, bo myślę, że pełnych nie miałeś zaraz możesz mechanów. kontynuować. Ogólnie Rock and Stone, bo jakby mówiłem, że cały Hitler jest na tym, że oni po prostu kopią Tak. poza Hive City na Westlandach i po prostu strzelają do tych, którzy próbują im Tak. zabrać, co wykopali. Dokładnie. Zostawcie moje złoto. To moja kopalnia. Zostaw moje. Idealnie. To moje. Ja mnie zawsze zastanawiam, co oni kopią. W sensie nie wiem, co jest poza Nekromundą. Ja się nie znam. Ale coś na pewno z jakiejś Na Nekromundzie złoża pewnie po metal prostu. jest. Na pewno adamantium. No. Na Po pewno jakieś złoża prostu i tyle. adamantium jest. No.
Dobra, po prostu jakby umówmy się, że tych kinów nie ma. Ten motor to jest mój pojazd do Necromunda Ashen Waste. No ta. Jakby to moje, to też jest moje, ten jak też jest mój. Tamto, tam to nie, to tego nie ma. Po prostu kopiemy, żłopiemy, jeździmy szybko. Ale nie za szybko, bo slash nie lubimy slash. Mhm. I tu jest właśnie znowu nawiązanie do tego właśnie motorka. Ja sobie z chęcią kupię ten motorek, będę właśnie nim grał w Necromundzie, jeśli będzie w pojazd. Choć pewnie też dostałem jakiś pojazd, oni te kasnale, więc może je będę musiał. Jeśli wyjdzie kodeks kasnali, to ja będę starał się grać właśnie tak, jak ty powiedziałeś, jeszcze będę grał z kotami. Będę bluzgał na tych cholernych wywyższających się kinów. Jakby kin, co to jest? Brzmi jak jakiś sedes. Będę z kotami. Będę niski. Mhm. Kropka, skończam. Chyba nie muszę mówić, że mi się podobają bardzo te modele. Mi też, tylko główki. Tylko nie. Zgodzę się, że jakby główki tak trochę za goofy jednak. Tak dla jednego modelu, wiesz, dwa modele mógłbym mieć bez brody. Już młody, uczy się. Wasz ten z dwoma pistoletami. Nie, ja potrzebuję wszystkich. Ja mam fantazję starych krasnoludów, którzy mają już ten, chleją i jakby są takie jak ja nienawidzę tych Eldarów zasranych. Tak. To jest gaza. A więc... poza tym pamiętaj, Max, że u nich, nawet u niemowlaków powinna już zacząć broda rosnąć. Jak to jest mój ulubiony ten... it's going to the book. I nowa wersja, ale tylko dla League of Votan. It's going the fucking Votan. Bo dziś się śmiałem, że dosłownie będzie tak, że... Już myślałem, że będzie tak, że oni po prostu wpisują do Votanów, jak ktoś ich zdenerwuje. Nie. Jakby to będzie ich księga uraz. Tak. Jakby dziś się śmiałem, że tak będzie. Spoko. Raczej nie, ale... Jestem gotów to akceptować. Pewnie jakoś jeden z nich może tak mieć. Jedna z frakcji. No. Nie, ale też, faktycznie też bym sobie zrobił krasną do Necromundy. Szczerze mówiąc, to jest jeden z takich fajniejszych pomysłów. Tylko jestem ciekawy, jak ten zestaw będzie wyglądał, co mogę ich przydzielić i tak dalej. Też jestem ciekaw, jakby ile będzie wariancji. Znaczy, bo wiesz, jaki jest plus, że faktycznie Necromundy to możesz kupić jedno pudełko i zrobić sobie gang. Mhm. Co nie, to jest taki plus. I więc możesz mieć na przykład sobie zrobić trzy gangi. No, trzy gangi sobie zrobić i wychodzi ci tak taniej niż armia do Warhammera. No. Więc będę myślał, jak kiedyś mnie najdzie, bo szczerze, mnie naszła jakaś taka ostatnio dziwna fantazja, a to może pogadam na końcu o tym. Dobra. W sumie. Dobra. O tym zbieraniu rzeczy. Kasnodów, jak wyjdą, to wyjdą. Szczerze tak. Jestem gotów ogólnie kupić ten art... szybko nawet. No. To ja będę się tym artem inspirował. Art fajny. Tylko w sensie może inne kolory, ale ten art jest bardzo akurat fajny. I to jest broda, którą chciałbym mieć na swoich crossbow. No niestety. To jest jakby... Taki brud, wiesz, redza. Ja bym tak robił. Ty wiesz, że ja lubię weathering, nie jestem w tym najlepszy, ale się staram. Też bardzo tak. Lubię, w ogóle nie robię go. Ja się staram, nie zawsze mi wychodzi. Mm-hmm. Ale do przodu idę, tak. Więc jakby możemy przejść. Dobra. Warcry, ludzie krowy. Zaczynaj. Stop. Po pierwsze, teraz muszę kupić dużo tych modeli, bo moi berserkerzy Korna to są ludzie krowy. No właśnie... A nie by wyglądali jako dodatkowi kultyści? Ja bym tak, weź na pewno te główki niektóre i będzie trzeba je na pewno zrobić ich więcej. Nie, wiesz co, ja chyba bym korzystał jako szamanów. Ktoś ten desen, tak? Jako podstawa piechota. Albo jako sierżantów. Albo, no właśnie, sierżantów, albo obstawę może kapłanów w ten desen. No, ale to wiesz, że po prostu specjalny, że jakby zasłużyłeś już na czapkę z krową. Dokładnie. Też pamiętajmy, że tak ja kiedyś byłem wyznawcą krowy, teraz tak trochę mnie skorumpował jednak chaos. Okej, rozumiem. Jesteś wyznawcą chaosu, ale dalej wyznajecie, że trochę nie, jest bo krowa. Generalnie flaw mojej armii jest taki, że ja kiedyś wyznawca byłem... Wyznawca krwawej krowy. Tak, ja byłem kiedyś bardzo takim bardzo niskopoziomym wyznawcą chaosu, mój lud, który jakby wyznawał właśnie wielgachną krowę, która dawała życie, krwawą krowę, która oczywiście był Korn. Czasami się mordowaliśmy, tak. Tak każdy się czasami morduje, co nie? Bez każdy się czasem morduje, to jest no normalne. No i wtedy przyszli Sigmarici, powiedzieli, o, chaos, trzeba zabić. No to wtedy ja, jak to, nie zabijajcie nas, tylko czasami się mordujemy, dajcie spokój. No to nas wymordowali, aż w końcu wielka krowa nam powiedziała, że hej, pomogę wam. No i tak zostałem bez skremkorna. Hej, w sumie fajnie. W moim fluffie Sigmarici są tymi złymi.
I co więcej, Typowo, Sigmary zawsze są i jakby tymi, co część mojego ludu właśnie, powiedzmy, bardziej się zaczęła wyznawać Korna, a część nie. I oni, powiedzmy, dobrowolnie odeszli i idą dalej szukać Sigmarytów, żeby ich zabić. W ramach zemsty. Bardzo fajnie. No, więc ludzie krowy, bardzo fajnie, jeszcze gość centaur. W ogóle zauważyliście, że ci z głowami krowymi mają na końcu butów kopytka? O, nie zauważyłem. No, fajne. Ja też nie, faktycznie. Fajne. No. Dobra, tylko jest jedna rzecz, która nam umknęła, znaczy umknęła wielu osobom, ale nie ludziom Wiem. Z fantazy. Rumor Engine. Rumor Chodzi Engine? O to? Nie. A, to przepraszam. Chodzi mi o Haszuta. O co? O Haszuta. Okej, to zacznij. Tylko teraz właśnie tu niestety muszę się sięgnąć po wiedzę spoza mojej wiedzy. Jurysdykcji. Haszut to nie jest coś nowego. Wiecie, czyim bogiem był Haszut? Nie. Wiecie, jakiej frakcji jeszcze w ogóle nie ma w Age of Sigmar? Na którą bym sędzią grał? Nie mam pojęcia. No. Krasnoludy chaosu. O, w sumie. Haszut to wszystko jasne. Haszut był bogiem krasnoludów chaosu. To są rogi Haszuta. I to... O, wywalili krasnoludy chaosu. Nie, też nie wiem, czy to jest jakby oficjalne, czy tam ktoś po prostu to jakoś sobie wytłumaczył. Rogi Haszuta to są tylko zwiadowcy. Okej. Okay. Większej armii. Więc albo większa armia będzie po prostu też krowoludźmi, albo... Hej, krasnoludy chaosu. Hej, hej. Mój portfel jest pusty, ale pomyślę. No, także na razie tyle. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No właśnie, teraz... Ale nie, to teraz ja. No. Rumor Engine. A, dobra, no, słucham. Ogon. Ogon człowieka krowy. O jasja! O nie! A, w sumie, no dobra, w sumie, co ja mówię, że o nie. Też, no, nie będzie tyranina. Już dawno były, wiesz... O, jak smutno. Nie będzie Liktora. O, szkoda. No. O. Mech. A to jednak była tylko krowa. No, w sumie koń chyba. Tak, bo centaur. To tak źle, że krowa. No, dla mnie nie. No dobra, idziemy dalej. Dla teranidów tak, ale to inna sprawa. Ostatni dzień Warhammer Festu. Całe o herezji Horusa pokazali sporo. Ale nie wiem, jak spędzimy dużo na poszczególnych rzeczach, no bo to tak naprawdę Space Panisie, ale tak no... Nie masz te. Duży box, więc zastanawiałeś się, czy w ogóle ten duży box pokazali, czy cały czas bazowaliśmy na przeciekach. Nie pokazali, bazowaliśmy na przeciekach. Więc wszystko wszyscy wiemy już, co tam jest. Dużo Mark 4, nie Mark 5, dobrze pamiętam? 40. 40 Mark 6. O, 6, Jezusie. A, tak, bo Maximus, Herezja i Corvus, okej. Okay. Tak. Dwóch Pretorów i Conceptor. Terminatorzy i Czołg? Dwóch Pretorów, 10 Terminatorów, 10? Czołg, Conceptor, tak. To nie fajny ten box jest. I słyszałem, że nie będzie drogi. Znaczy, nie będzie... Inaczej. Będzie jak drogi, na standard, jak na ale nie na tyle drogi, ile by nam się mogło wydawać. Tak, że GW by za to policzyło. 200 funtów słyszałem, że ma być? Tak, że do 200 funtów. Że to ma być maksimum, co wyciągnął. No tak. Czyli tysiak. Tak. Czyli tylko pamiętajmy, że w Polsce jest trochę inaczej, więc może być nawet mniej niż 900. Znaczy nie, nie będzie mniej. A patrząc bo na to, ile jest... tutaj jest plastiku, to... Teraz funt jest już wysoko, więc jakby 200 funtów to jest 1100 zł, więc jak ściągną to do 1000 najprawdopodobniej. No, więc... szczerze, tak dość plastiku, ja tego nie kupię, a to jest dość plastiku. No wiem. No i jak w sumie jakbyś, jeśli masz jakby, jeśli chcesz wejść w 30, to to tak, jest... Tak, to jest bardzo dużo, bardzo, nawet na dwie osoby, to jest bardzo fajny box. To jest na jedną osobę... Jeszcze, że z tego... No i pamiętaj, że jeszcze jest duża książka. Tak. Rulebook. Mhm. Rzeczy do gry faktycznie. Ty wiesz, że ja zawsze lubię... Ja uwielbiam te boxy, bo ja lubię polować na rulebooka. Jakby ja po prostu... Ja nawet mogę nie grać w jakiś system, ale rulebook, ładny. Jasne, wiem, co chodzi. Każdy ma jakąś swoją, wiesz... W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale
jest strona już związana z Herezją, w sensie od Games Workshop, której totalnie nie, jakoś nie reklamuje. Tak? No. To Co jest, tam wiesz, jest? to odłam tej community, mhm. ale w sensie jest tutaj po prostu zgromadzone Jasne. rzeczy, że co jest w Jasne, jasne. pudełku. I masz wszystkie legiony po kolei, to malowanie na MK6. I to jest ciekawsza część, bo nie wszystkie pokazywali w artykułach, więc możesz sobie zobaczyć, jak Ale Games wiesz, Workshop oni to będą malowało. pokazywać, na komitecie będą pokazywać co kolejne, bo teraz na pokazaniu na razie dopiero trzy. No tak, ale wiesz, to chodzi o te dobrze pomalowane MK6. Jasne, W sensie, jasne, bo jasne. oni malują to tak... Nie będę ukrywał, nie jestem zadowolony totalnie z tego poradnika, jak się maluje Dark Angelsów. Jakby jestem trochę zawiedziony. Okej. Dlaczego? Bo ja mój pierwszy model pomalowałem lepiej niż oni tą MK6. Okej. To ważne stwierdzenie. To jest... Nie, ja ci pokażę. Nie wiem, pokażę ci. Pokaż. To jeszcze, jak ty mi już pokazywał, to jeszcze zwrócę uwagę na pewne bardzo kolorowe kawałki plastiku. Co to robią template'y z Necromundy? To są od dzisiaj template'y do... Herezji. Bo okay. W Herezji są template'y, więc... No. Na zdrowie. Szczerze myślę, że może by tak... Ja trochę hejtowałem template'y, ale może bym z chęcią wrócił do template'ów. Granaty. Z template'ami. Miotacz ognia z template'ami. Wszystko Plazma z template'ami. Ja wiem, że jakby ja wiem, ja zacznę grać w Herezję, szczerze mówiąc. Nie wiem jak bardzo, na pewno złożę małą siłę. Ja też zagram. Wiem, że mnie... Iwan mnie hejtował, bo powiedział, że gdyby chciał grać sobie coś na zasadach 7 edycji, to by sobie grał w 7 edycję, a ja... Mnie Herezja kręci trochę, szczerze. Masz. No, zgodzę się, że to jakiś tak... Szczerze, trochę za mało highlightu brakuje ten na pancerzu. Ogólnie wygląda trochę do kitu, moim szczerze mówiąc, zdaniem, ale... jakby on jest cały w Abaddonie, a jakby... No, jest to stopień jakby za ciemny. Znaczy jest... Ogólnie chcę tylko powiedzieć, że to jest ten nowy człowiek malował, więc... Zresztą to też chyba jest tylko błoto, a nie zniszczenia, no bo... To jest błoto. Magazyn jakiś taki mały, no tak... Ale w sumie te rysy na pancerzu są ładnie zrobione, tak znaczy, muszę... no wiesz, no tak, dla mnie po prostu stopień... wygląda dość średnio. Jak dla mnie po prostu krawędzie powinny być wszystkie trochę bardziej poprawione, a te rysy, jak... i tym kolorem, które są rysy, a rysy kolorem jaśniej. Ogólnie też się bałem, że to będzie tak ogólnie wszystkie, ale następne wyglądały trochę lepiej, więc jakby odrobinę lepiej wyglądały, więc taki plus. No jeszcze, może od niego zaczął, jeśli od niego się uczy malować. Znaczy, możliwe, no, kochać, na przykład jak zrobił White nie? Scara, to White Scar nie wyglądasz tak źle, co zrobił. Dobra, bierze. Proszę White Scarę, może zobaczymy nawet. Mogę ci wysłać, bo te z, jakby, z, wiesz, z kursów malowania są inne niż pokazują spoko, tutaj. Spoko, masz wysłać. Bo to masz malowanie na tej stronie, masz to, jak oni to pomalują na poradniku. No, White Scar coś tam. Fajniejszy. Nie wiem, po prostu strasznie wygląda dziwnie ten. Nie wiem, co chodzi. No, czujesz moje coś po prostu z tyłu głowy, jak na to patrzysz. Tak. Coś ci się załącza tam. Ale przynajmniej twój jest bez magnetu, to jest dobrze. No. No, więc zobaczymy, jak wyjdzie faktycznie, jaka będzie cena. Widzę, że zainteresowanie z naszej strony jest. Zobaczymy. Teraz macie więcej czasu, więc ja niedługo też będę miał więcej czasu. Może faktycznie będziemy mieli okazję zagrać w 30. No ja, wiesz, MK trójki bym musiał pomalować, poskładać i ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale potrzebowałbym trochę na ramienników, bo zużyłem trochę. No cóż, byłoby niefortunne, gdybyś nie mógł zdobyć ich osobno. Wystarczającej ilości, co nie? Ale chcę tylko pochwalić tą MK6, że faktycznie jakby nie lubię za bardzo tego typu pancerza, co nie? Też nie lubię. Ale są ładne, w sensie na przykład te detale tego banera noszonego. Faktycznie widać, że to jest taki baner, że to jest jakaś płachta, która wisi. Bo na przykład w MK4 jest taki, ja myślałem zawsze, to są płyty, co nie? Jakby, a nie papier. Tak. No, nie no, w sumie jakby faktycznie widać poprawę. Tylko, że są trochę większe, to mnie denerwuje, bo przemieszanie ich z MK4-kami, piątkami to powoduje, że to już nie jest tak fajnie samo. To jest dobra. Wtedy widać różnicę. No widać, ale to wiesz, da się zawsze jakoś modyfikować, ale zawsze będzie to widać. Dobra, może być dalej w sumie. Tak, idźmy dalej, dalej mamy... to jest odpowiednik kodeksu, tak?
Tak, to Niby będą Ascetic trzy Libre kodeksy Heretic, do herezji. Będą trzy trzy, kodeksy do herezji dobra. w sumie. Trzy. O, szkoda. Libres Astartes, Libres Hereticus i Libres tam coś tam, co będzie dla Dobra. wszystkich innych frakcji, czyli za, dla Zinos tamtych i Gwardii w ogóle. Xeno? Znaczy, bo tam były jakieś Xeno coś tam. Tak, o, nie widziałem. Chyba w herezji. Nie widziałem, że Ale to były. mogę gadać głupotę. Na pewno wiem, że były różne dziwne odłamy. Jestem ciekawy, do czego wrzucą Black Shieldów. Czy w ogóle Black Shield wrócą w tej edycji. W obu? W obu, Nie, albo w tej nie, trzeciej. myślę, w trzecim. Myślę, że w trzecim, bo to jest taki, bo to są Space Marines, którzy poszli po prostu Renegade od żadnej ze stron. I jakby oni trochę są jak faleni. Wiesz, na przykład, Jasne. Wiedziałeś, że mogłeś wystawić Black Shielda z bronią eldarską? O, nie wiedziałem. A nie, chyba wspominałem. Albo z Nazgul. Ja myślę, że oni by trafili w takim razie do heretyków, bo mimo wszystko to nie jest chaos, to są heretycy. No nie, to nie są Heresy, no Ale Renegaci, to jest pod, nasz pod tytuł jest Traitor Legionnaires. No właśnie, to są jakby... No dobra. A według mnie są w trzeciej, w tej postu... Trzecia będzie wszystko fajne. Takie zabawne będzie w trzeciej. Czyli najmocniejsza frakcja. W 30. No. Siostry ciszy. I też pokazali boksy, że będą do kupienia... O, nowe. Chodź, ten stary trójek pewnie tak. zniknie. Co? Stary box trój. No tak, i ogólnie wszystko przepakowali po 20. No właśnie, po 20 jest. A, czyli. Słyszałem, że to jest dość logiczne, bo w sensie podobno tak się w herezji się wszystko gra tak. Ma sens? Dużo. Podobno, ja jeszcze nie wiem, ale jak gadałem z ludźmi, którzy są bardziej w herezji, to mówi, że ma to sens. Bardzo sens. Jasne. Szczerze kupiłbym sobie. A wiem, co bym sobie kupił. A o, ja wiem, co bym sobie kupił. Porozmawiamy o tym później. Mam pytanie potem do MK Trójek. I coś jeszcze wraca. Coś jest przypakowane. Modele tak, tak stare, tak zaginione, że jak aż wstyd mi, że sprzedałem jednego z nich. No, aż mi wstyd, że oddałem jednego grubemu. Ja oddałem w dobre ręce, więc za to nie wstyd. Ja też oddałem w teorii w dobre, ale jestem zawiedziony niestety postępem. I szczerze, jakby po dalszej lekturze, jakby to już trochę mniej mi zależy na nim. Aruman i nie Bjorn. Nie Bjorn, totalnie nie Bjorn. Ale wciąż Felhanden. To był kiedyś Bjorn? A potem przestał być Bjornem. Tak. Zredkonowali to po prostu. Czemu? No bo no tak. On wtedy jeszcze nie miał, on miał obie ręce wtedy. Tak, a potem to zredkonowali, że to jest inna postać, która ma dosłownie imię brzmiące prawie tak samo. I taki sam podtytuł. I nie do tak. końca taki sam podtytuł, ale do tego zobaczymy, czy uda mi się nawiązać. Bardzo blisko. No więc ich będzie, będą do kupienia w jakiejś formie. Ciekawe, czy też... Czy teraz ciągle jakieś inne postacie wychodziły? Chyba nie. Nie, do herezji nic imienne. Innego. Tak. Dalej, o, no właśnie, dalej mamy, to jest, sporo jest tych broni. Tak, dobra, to przynajmniej część mojej... To są zestawy broni, tak, każde, część mojego każda broń po 10 w każdym pudełku. O. Co? O, to bardzo, wiesz, szczodrze z ich strony. No wiem, bo to i dalej gadałem z ludźmi, mówią, że to ma sens, bo się faktycznie wystawia rzeczy, cały oddział z tą samą bronią. Więc spoko, jakby... jasne. Ludzie mówią, że to ma sens, czyli chcesz powiedzieć, że jakby, że 40 w tym momencie jest jakby najgorszym gniazdem z kamen wylanienia, mogę się tłumaczyć. Paskudstwa. A 30 jest rajem dla graczy. Do wejść. Nie, jakby... Dam powiem mam teorię. No. Myślę, że aktualnie Herezja Horusa jest na etapie Dark Imperium. A, jasne. I jakby to się zrobi gorzej, no. Dlatego trzeba skorzystać teraz. Po prostu, mi się znaczy, wydaje. Jeszcze pytanie, w jakich to będzie wszystko cenach te boksy broni? Oczywiście, no każdy myślę... boks 200 zł po prostu. Nie, nie będzie, bo są różne ilości. Są różne ilości broni w no. każdym też. Bo w jednym jest 60, w drugim trudno, jest 20, w trzecim jest 30. Nie, ja myślę, że nie będzie aż tak źle. Znaczy nie wiem jak źle będzie, na pewno będzie zbyt źle, żeby to, żebyś mógł się wytłumaczyć powiedzmy partnerce, dlaczego wydajesz tyle pieniędzy na to, tak, ale... Tak, definitywnie. Myślę, że nie będzie aż tak źle. Szczerze to są... Zrobiłbym cały stawy, oddział no. z tymi... Zrobiłbym cały oddział z tymi Volkaitami. Z Volkaitami? Ja nie lubię Volkaitów, na zdrowie. Tak, cały oddział, bo zrobiłbym szczerze Dreadwing po prostu. Cały oddział z Volkaitami. Wiesz, okay. że wpisane w lore Volkaitu jest to, że on był kiedyś bardziej popularny niż Bolter? Nie wiedziałem. Tak, bo był chyba tańszy i bardziej efektywny, czy tak, on jest takiego? Potężniejszą bronią niż Bolter, ale jest bardziej zawodny. A, no i to był problem. Tak.
Dlatego musieli A potem dać. SS, a potem STC się Tak, chyba to zgubiło. była legendarna broń. Wrzutnia Nice. rakiet ich, ciężki bolter i miotacz ognia multimelta i dzieło plasma. O, duże jeszcze, o, jeszcze tutaj jeszcze volkite, duży volkite, laser i No. autokanon. Spoko, bardzo. No. Dobra, i to jest właśnie moje pytanie. Co ze starym boksem trójek i czurek? No dalej zostaje takie samo, z tego co słyszałem. Taki sam? No, jakby po prostu jest przepakowany. Czyli będę miał dwa Będziesz ciężkie miał boltery? dodatkowe, tak. Dobra, No, okej. tak, będziesz miał dwa ciężkie boltery, a w Spoko. tym drugim będziesz miał dwa misy na czary. No i tam jakieś bronie specjalne, bo Dobra, jak chcesz, mogę wyciągnąć. jednej rzeczy mi Aż... brakuje. A co z bronią w mele? W głównym boksie będzie? Słucham? Broń pod mele, dla sierżanta. Tak, jest w boksie. Dobra. Czyli w W sumie sensie dużo opcji, dosłownie. czyli on dużo opcji nie ma. Nie, nie ma No bo dużo pewnie trzy opcji. pistolety, trzy bronie. Pytałeś, pamiętasz, jak mnie pytałeś, czy mi szkoda tego PRFista? Na podstawce, co mam? No. Pamiętasz? No. To z tego boksa, Okej. bo mam trzy do MK trójek, a nie Okej. wykorzystam pewnie żadnej. Okej, dobra, łapię. No. Dobra, no. Bardzo podoba mi się model biznesowy. Tutaj, znaczy nie znając ceny. Znaczy, sam pomysł jest wyjątkowo fair. Mhm. Wyjątkowo szczery, takiej Tak. dobrej woli, jak na Games Workshop. Dokładnie. Ale mnie jedna rzecz zastanawia strasznie i muszę was o to zapytać. Jak trzyma się tą plazmę dużą? Ja widzę tam, jak się trzyma, ale jakby myślisz, że rączki są jeszcze tak osobno? Czy to jest takie, że jakieś... Bo mnie zawsze intrygują te ręce. Jakbym chciał dać MK trójkę z bronią nakładaną na ramię, to oni nie mają za No bardzo wiem, tak no właśnie, rąk to jest ułożonych, dobre żeby mógł pytanie, to zrobić. jak to bardzo kompatybilne jest ze wszystkim. No, Myślę, zobacz. że mogło być może ten, ręce do tego specjalnie dodane. Chociaż... Raczej Jakby tutaj nie, ale zobaczymy. Jest 10 wrzutni rakiet i jest raz, dwa, trzy różne ręce do nich. Do trójek, do czwórek i do szóstek. Raczej... Nie no dobra, to... Przesada byłaby trochę. Dobra, Może zobaczymy. będzie jakoś kompatybilne. I jeszcze Ale gdyby po po... jednej Ej, słuchaj, ręce dla ale gdyby... Tibarisów. Gdyby były te ręce, to by tłumaczyło, że mogliby przegiąć cenę. No. Dobra, nie myślmy o tym, bo nam się smutno zrobi. Chodźmy Dokładnie. dalej. Co tam dalej mamy? Dalej mamy Rhino. Daimos chyba się nazywa? Tak, Tak, Daimos Daimos Pater. Rhino, tak. Rhino, nie wiem, czy się różni od normalnego. Rhino chyba ma tylko dwa boltery na górze. Jest po prostu stare. Dokładnie. Idziemy dalej. No O, i oczywiście teraz znowu coś ktoś śmieszne. w MK2 Właśnie. steruje. Znowu, znowu. Śmieszne. Dobra, to No i śmieszne czołg śmieszne. nowy. Tak, Nowy to czołg. jest nowy nowy czołg. Całkowicie nowy On czołg. nigdzie go nie Nowy było, nowy. jest w ogóle w lorze też go nie było, a teraz nagle jest. Tak. Pamiętajcie, pamiętacie Był jest 2, nowy, tam tylko było o pełno tym nie wiesz. Kratosów. Co? Na East 2 nie, Kratosów było pełno. Tak, bo to jest Kratos chyba tank. Okej. Tak się nazywa? Tak, Nie, Kratos. tak, Kratos Tank. Jest między Sicarianem a Fellblade'em. Mogę coś wspomnieć o pomyśleniu tego? Tak. Wiesz, że trochę Herezja Horusa jest pisana pod to właśnie, że wprowadzają nowe rzeczy? No, to trochę jakby spodziewałem się, bo to jest Nie, znowu tak samo, znaczy... że no w miarę... Dobra, powiedz, Chodzi bo mi o ja to, że powiem. jest gwardia, jest w pewnym rozdziale jest gwardia i nie ma napisane, że jeżdżą w Lemanrasach. Tylko to Okej. jest czołg typu Vindicator, czołg typu Battle Tank po prostu, czołg typu Executioner, czyli z plazmą. I wiesz, ma plazmę, ale Okej, po prostu czeka na moment, nigdzie nie jest kiedy wspomniane, że to wypuszczam jest jakieś Leman moce. Ras Executioner. Nie ma Leman Okej. Ras Punisher, tylko jest po prostu Punisher Tank. Okej. Więc jestem ciekaw, jak dużo jest właśnie rzeczy, także jest powiedziane po Oni prostu, że to był... czekają, aż coś wymyślą, żeby Tak, tam wsadzić, tak? że to jest napisane jakby wciąż, że to był po prostu czołg. Ty myślisz, że to był Sicarian, bo takie są najbardziej popularne czołgi, a potem będzie na przykład w drugim wydaniu tej książki będzie tam Kratos Tank. Nawet się nie Ciekawe. zorientujesz. Więc tak, mamy średnio ciężki slash bojowy czołg. Dużo Masz działu. czołg średni po Tak. prostu, Kratos. Dużo działu, bardzo fajny, podoba mi się. Taki on krągły, ale No. kwadratowy jednocześnie. I możesz co zrobić? Wsadzić No. Volkite. Możesz wsadzić Volkite. I Tak. chyba ogromną meltę, chociaż nie jestem pewny, co to jest. To wygląda jak ogromna melta.
To wygląda jak ogromna melta. Wygląda jak ogromna melta, piękne. To się nazywa Melta Blast Gun. Okej, okay, świetnie. Nie wiem, co mówią te śmieszne literki tam w Odstają, typie, ale template. No jest, czekaj. Nie, to jest Armor Bane, po prostu zasadem A, Armor jest. Bane. Large Blast to jest ten. Okej. Okay. No, a, template. Szkoda. Nie ma template'ki, szkoda. Podoba mi się, że ten Battle Cannon ma kilka amunicji. No, znaczy logiczne w sumie, co też nie? Bym chciał zrobić jakiego w swoim czołgu. No, chciałbyś. Chciałbym. Niestety, sorry, 40, to nie ma takich rzeczy. No ja tam nie mogę tam grać. Słyszałem, że ludzie zastanawiają, czy ten, czy to będzie miało właśnie zasady do 40. Podobno ma mieć. To nie tak. Znaczy, przynajmniej, nie wiem, czy Krato, na pewno ten Sicario tak, już no ma. Tak, Sicario już miał. Już miał, więc jakby... Czemuż by nie? Ale z drugiej strony, wiesz, wydali model, czemu mieliby, wiesz, marnować okazję, żeby sprzedać go no, jednemu, żeby jeszcze do 40. Jednej grupie i drugiej grupie. I drugiemu. No. No cóż, czołg bardzo ładny. Więcej tutaj chyba dodać bardzo nie mogę. Problem jest tylko taki, że widzę, że jak zmieniasz mu wieżyczkę, a jak zmieniasz mu działo, to musisz trochę wieżyczkę zmodyfikować. Tak, ten... Nie, bo mi się wydaje, że to jest tak... No tak, masz ten tył jeszcze, co nie mu się masz zmienia. Taki typowy zbiornik. Ale meltowy, no to tutaj... myślę, że możesz i to, wiesz, zmagnesować. W sensie myślę, że to nie jest na stałe, to jest specjalnie tak zrobione. No, wiesz, po prostu to... możesz sobie darować to i... Powiedzmy, działo powiedzmy wpychasz, a tamto nakładasz. To jest, powiedzmy, myślę, że tego kwestia tylko. No na przykład, wiesz... Znaczy, wie, to jest... Nowiutki model, myślę, że GW się nauczyło, żeby robić rzeczy, żeby chociaż trochę ułatwić magnesowanie ludziom. O! Właśnie mi wspomniałeś. Jakby odblokowałeś wspomnienie, które jakby zablokowałem. Było głęboko tak, jakby wyparłem, ukryte. Wyparłem to, więc zanim przejdę do tego, to Leman rasy mają dwa różne boksy. Okay. I działania są kompatybilne jakby co. Więc wiesz. Nie są. Nie są. Przykro mi. Są w którąś stronę kompatybilne. Chyba... ze zwykłego jest... z Battle Tanka pasują do Demolishera. Czyli rozumiem, że to jest jak z dieslem i benzyną, tak? Tylko w jedną stronę możesz wsadzić tak. Sobie do baku, nie to. Tak. Co więcej, jeszcze ten Demolisher ma dwa różne tyły na amunicję. Tak nawiasem mówiąc, wieżyczki miałem. Jest albo taki, wiesz, radiator od plazmy, albo jest jakby zwykła amunicja. Na tyle wieżyczki. Okej. Okay. Dobra, więc... Zaraz widzowie, to proszę bardziej na następnym podcaście, ale czy to było, to na grupie wrzucaliście? Skąd ja to wiem? Kurde, to ci powiem. O tym, że pojazdy muszą być w takim samym ułożeniu jak na pudełku. My to wrzucaliśmy, dobra. Bo to powiedział GW. Dobra, po prostu. Poruszymy to przy innej okazji, jak znajdę więcej dowodów na to, okej? Okej, okay. Wiem, że, jakby, że to jest oficjalne i tak dalej, ale po prostu... Ale chcesz mieć dokumenty, żeby tak. Móc narzekać oficjalnie. Tak. Wiem, znam cię. Ale jakby już spokojnie. Teraz już dzięki, przypomniałeś mi, o czym miałem ponarzekać. Okej. Okay. To jest tak bez sensu, to jest tak bez sensu normalnie, to jest po prostu normalnie, co tam dalej mamy? A, Sicariano. Tak, mały czołg. Sicarian? W ogóle, czy wiesz, jakie jest jego zastosowanie lorowe? Brum, brum i do przodu? Nie, to jest niszczyciel czołgów. Szczerze, autokanon nie jest dobry na czołgi. Nie, bo to miało być posłajnie. Bo to miał być bardzo, bardzo szybki, no, lekki no czołg, właśnie... który miał outflankowywać czołg i go rozwalać po prostu. To jest jakby... Jak rozumiem, w 30 będziemy mieli pancerz pewnie. No tak, stronny. To się nie zmienia, więc no, jakby będzie no to jasne. Do różnych stron. Jak najbardziej rozumiem, jak najbardziej ma sens. To wtedy w sumie właśnie autocannon jest lepszą opcją niż battlecannon, bo battlecannon ci, wiesz, ciężko się ruszać, jak masz tak ciężkie działo. To się postrzega. No a wiesz, on... Działo. Zajeżdża, co nie? Jakby wyrzuca, wywala serię w bok i tył, co no nie, pewnie, więc jakby to pewnie jest... jeszcze w ruchu możesz strzelać. No tak, pewnie tak będzie. Znaczy, wiesz, no, jakby mówmy się, zależy, jak to, jak się nie zna, chyba będę się uczył. Lorowo pewnie, zgaduję jakby. No tak, no lorowo tak, w ruchu. Ale lorowo tamten też w ruchu strzela, tylko myślę, że ten celniej, co no nie, tak, bo jednak jest lżejszy. No i oczywiście ma ten, ale... Volkite. W ogóle nie wiem, czy jesteś świadom, bo przypadkiem się dowiedziałem, jaką on prędkość wyciąga lorowo. Jest coś napisane, jaką prędkość wyciąga? Jest wyciąga, bo to jest na tyle stary czołg, że on jeszcze jest za czasów, jak wypuszczał te śmieszne książki. No. I z tego, co pamiętam, wyciąga chyba 70 km na godzinę na drodze. Na drodze? Tak. Okej. Okay. Ja wiem, że to jakby nie wydaje się dużo, okej? Okay? Sprawdziłem, to jest... Ale z taką no. Z taką prędkością jeździ Abrams właśnie aktualnie. Właśnie sprawdziłem. Ja też pisałem po prostu Abrams.
Czy to z wami obojgiem, czy tylko z jednym z was liczyłem, jak ten, jak duże są czołgi? Kiedyś jak byliśmy w sklepie. Co? Kiedyś jak byliśmy w sklepie, pamiętam, że jakby próbowaliśmy zwizualizować sobie lurowy opis czołgu. Jego prędkości. To możliwe, że ze mną, bo ja robię takie dziwne rzeczy. Generalnie ten Predator jest po prostu kwadratem. Mhm, jest. To prawda. Dobra, więc mamy Skariana, który jak rozumiem, dalej, kiedyś był w żywicy, teraz będzie w plastiku. Tak, w końcu. Plastiku. Więc na zdrowie. Co tam dalej mamy? Ludzie mówią, że jakieś tam, wiesz, lekkie poprawy w detalach coś mu zrobić. Mam nadzieję. Dobra, nieistotne książki, bez sensu. Tak. Książki, które niekoniecznie są nowymi książkami, tam są, to są różne antologie, z tego co rozumiem. Nie. Niektóre z nich są nowe. No, przynajmniej te w tym Kwonians Reckoning. Są nowe rzeczy, z tego co widzę. No dobra, na zdrowie. Poczytam, czy są jakieś nowe informacje lore'owe. Ale też wychodzi z głównej serii, powiedzmy, kolejna książka z Rogaldornem. Potwierdzając moją tezę, że tak jak są na okładce, tak wyglądają ich modele. Dokładnie takie same podzie. Tak. Szczerze, ta książka będzie raczej nudna. Gough Forb, nie pamiętam, co napisał. Ale z całym szacunkiem, ale Dorn to Dorn. Napisał książki o Dark Angelsach. A, czego nie lubisz? No. Jeśli napisał Descent of Avengers, to nie przeczytam tej książki. Nie dam rady. A wiesz, że on jest jego projektant gier? Na zdrowie. Mogę ci powiedzieć, co napisał. Co? Napisał Angels of Darkness. To jeszcze gorzej. Legacy of Caliban. Napisał wszystkie książki o Dark Angels. No. Lutera napisał. To akurat była całkiem spoko książka. To jest miała spoko. Napisał Indomitus. Napisał. O, on napisał Wolf Time. W tej książce to się okazało, że są różne. Ten. Wiesz, ten. Że jest i biały naród na Fenrisie, i czarny naród na Fenrisie. Na zdrowie. To on. To wszystko on. Na zdrowie. O, ale Sons of Emperor napisał, więc w sumie. Nie gorzej. Ej, Angron. A. Tam główną książkę o Angronie? No, Sons of Emperor napisał, więc chyba tak. Nie wiem, co to jest za książka o Angronie. Sons of Emperor and Anthology. Nie wiem, jak to jest. To nie. Dobra. Dobra, co się napisał. Myślałem, że napisał. Ale wszystko napisał o Dark Angelsa. Spoko, tą prymarchową książką o Angronie, bo ona jest bardzo dobra. Średnio go lubię za to, dobra. Bo te książki są dość... Spoko. Idąc dalej, mamy... A, oczywiście, tak. To on, najwspanialszy szermierz wśród szermierzy, największy Hojrak 30, nie Fabiusz, tylko Lucjusz. Lucjusz. Jak samo paskudny jest. Jest okropny. No, ale ma sens. Kurzają mnie te jego medale latające obok te sferki, wychodząc z klaty. No, ale najgorsze. Dobrze pokazuje postać, moim zdaniem. Cieszę się, że ma w sumie swój pierwszy model w 30. Na pewno zasadę miał od początku. No. No, także tak jak pisałem na grupie, jestem bardzo ciekaw, czy miecz, który trzyma w prawej ręce, który celowo jest trochę nie do końca pokazany, jest taki sam jak miecz na modelu Fabii. Lewa ręka. Przepraszam, lewa, tak. Bo mówię, wiem, że Kasper mnie wątpił we mnie, ale na tym... Powinien mieć już ten miecz, który miał Keeper of Secret Slanesha, a w tym momencie już nie ma. Okej. Bo jak wiemy, jest albo w ciele Fulgrima, albo jest na obrazie. Jest w taktycznej, jest na taktycznej skale przynajmniej. Oczywiście. Jak każdy nowy motor. Co my tam dalej mamy? Dalej mamy właśnie wspominkę o tym, że zasady do wielu innych rzeczy właśnie wyjdą w tej trzeciej książce. No właśnie do tej trzeciej będzie wszystko, czyli... od Adeptus Custodes, Adeptus Mechanicus, Knighty, jakieś inne rzeczy. Tytany też. Tak. Dobra. No i dalej mamy kilka lorowych artykułów. Nie wiem, czemu jest 4, powinno być ich 3, chyba ktoś się powtarza. Najlepszy Legion. I normalnie byśmy o nich nie rozmawiali, ale oczywiście, skoro mowa o pierwszym, najlepszym Legionie, to słucham. Mikołaj.
Też Ogólnie fajne chcesz zasady się będą. czymś podzielić, tak? Mają fajne zasady? Nie, jakby przeczytałem. Jakby faktycznie byłem ciekawy, co im dadzą, bo w pierwszej edycji mieli po prostu, że jak walczyłeś mieczem, okej, okay, mieczem przeciwko komuś, kto ma ten sam, wiesz, weapon skill co ty, to ci się podnosiło o pół punkta. Zdrowie. Żeby po prostu mieć więcej, żeby po prostu mieć więcej. Więc jakby wiesz, to jest... No było spoko, no ale jakby Dark Angelsi nie byli armią pod mele za tak bardzo, więc by dość średnią. Naprawili to w takim sensie, że no bo tak naprawdę jednostki i zasady dostali na końcu praktycznie edycji dopiero, więc jakby wiesz, to jest takie... Faktycznie jednostki Dark Angelsów wychodziły tak, wiesz, faktycznie ostatnio, jak o tym pomyślisz. Tak, bo oni wypuszczali pewnie... Dużo modeli też wychodzi jakby zgodnie z tymi kampanijnymi książkami. No, zdaje mi się, że jednym z ostatnich było właśnie Bitwa o Framas. No, coś takiego. Czyli Framas Crusade. Dobra, nieistotne. Ważne jest to, że każdej jednostce będziesz mógł podpisać Wing, z którego jest. No, bardzo fluffowo. I każdy dostanie po prostu od tego, powiedzmy, umiejętność związaną z tym. Na przykład właśnie masz, pokazali dwie. Jedną już jest Stormwing. Jedną właśnie z tych wingów, które po prostu masz, że jak będziesz strzelał z bolterów, to masz plus jeden do hita. No i to w sumie to. Drugą jest Iron Wing, który po prostu klepiemy pojazdem. I tak dalej, co nie? I klepiemy pojazdem, jak jesteś pojazdem, to jeszcze bardziej klepiesz pojazdem. Świetnie. I właśnie jakaś ta druga część, bo to wiesz, jak to wiemy, wszystko się dzieli na dwie części, teraz już nie może być frakcyjnej, jednoczęściowej. Co mi w sumie nie przeszkadza jakoś bardzo. Jest to właśnie, że Dark Angelsi dostali coś takiego jak Advanced Reaction. Tak, bo... Wydaje się to słabe, ale nie, ale... No. Słucham. Nie, ty powiedz, bo... Wczytywałeś się, że w 3S-ce mają być właśnie reakcje, czyli że w czasie turze przeciwnika możesz robić rzeczy. Tak, coś słyszałem. No. To jest w sumie nie najgorsze. Zgaduję, że to jest właśnie ale nie chodzi o to. Nich. Właśnie, nie, bo intryguje mnie to, bo to masz użyć tego raz na bitwę. Okej. To jest totalnie jednorazowa rzecz, dlatego mi się wydaje to słabe, ale ja się nie znam. Może te zasady będą jakieś przekoksane. I to jest tak, że kiedy... relative players... Po prostu kiedy cię najwyraźniej szarżuje, tak? Zanim szarż zostanie rozpatrzona, gracz, który robi reakcję, musi wziąć jakby... No, rzucasz sobie na morale, ktoś się szarżuje, co nie? Jeżeli przebiłeś, tak? To wszystkie jednostki w tym oddziale, który wybrałeś na to, dostają Fearless i Fear, Special Ability. Nie wiem, jak mocne są te umiejętności. Niestety, kiedyś się dowiem, obiecuję, że powiem. Nie, a jeżeli gdyby... nie zdałeś... Któraś była żawatą ostatni. Nie, w sensie, że Fear, że to jest, że dajesz komuś no, Fear. No, dokładnie. No, a druga, jeżeli nie zdasz... To masz Stubborn Fear. Tak, dostajesz Stubborn Fear. Że Fear to będzie ten, coś takiego, że łatwiej uciekają czy coś. No właśnie, bo to zależy jak to działało w tym. Myślę, że zasady dużo się nie zmienią. Horus, Heresy, zobaczę. Special Rules. Już wam... Dobra, tu są, bo jakby nie wiem czy wiecie, ale... Pamiętacie, że wam mówiłem, że wylikowały zasady do Horus Heresy? Tak. Przynajmniej część. Tak. Jakby jest trochę o reakcjach, jest tak, trochę bo... o... Testerzy, co nie? Tak, testerzy. Ale jestem ciekawy, czy to znajdę, bo to mam już jakby wszystkie tam związane z Legionami, trochę powyciekało, właśnie Dark Angelsów wyciekło dużo i jest tak, że każdy będzie jeszcze unikalny... A nie, właśnie to jest ta unikalna reakcja, to drugie, więc jakby... I każdy będzie miał właśnie Legion Trait i unikalną reakcję. Tylko nie wiem, czy wszyscy będą mieli tą unikalną reakcję raz na grę, bo to by w sumie... Może być tak, że na przykład, jeśli grasz na ileś punktów, masz... Nic nie masz napisane, a jeśli grasz na większej liczby punktów, jest dopisek, że każda zdolność, która jest raz na grę, może być już dwa razy. Znaczy wiesz, bo na przykład jak patrzysz sobie, jak zobaczymy na przykład, wiesz, Emperor's Children, co nie? Tomasz, tam nie mają żadnego takiego ograniczenia. Ale faktycznie może po prostu te specjalne zasady są jakieś gigamocne, jakby to też jest taka szansa, tak? To jest Fear. White Scar.
Okej, okay, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Znalazłem jakiś opis, co nie? A, to jest po prostu, musisz więcej testów leadershipki rzucać, coś takiego. No ale wiesz, No to to będzie dobre. fearless Czyli wiemy, czym rynkowe jest. znaczenie jeszcze. To co mówiłem. Uciekają łatwiej. To mnie ciekawi, a stubborn, no bo fearless to jakby wiemy. No nie muszą rzucać na moral najpewniej, jakby, no to jakby nie musimy, myślę, się zastanawiać nad tym. Dobra, na stubborn nie wiem, to będzie pewnie, że nie mogę się wycofać, czy coś. I tyle. Zając życie, to jakby tak to będzie, że albo dostają, że są fearless, co nie? I będą i powodują strach, albo że nie mogą się wycofać, bo są uparci, ja będę tu stał. I powodują przez to strachu przeciwnika. No w sumie może być, ja nie jestem jakiś bardzo zawiedziony, szczerze. Pasuje trochę. Bo wiesz, do czego pasuje? Bo Dark Angelsi byli właśnie znani z tego, jak poczytałem, że właśnie w głupi sposób szukali śmierci. To jest tak jakby dosłownie jest jakby taki cytat, że jakby inne legiony patrzyły na jakby Dark Angelsów jako tacy szukających śmierci, no, chyba to wiesz, zapatrzonych w siebie legion, wiesz, bo byli pierwsi, mieli najwięcej doświadczenia, najdłużej, więc w pewnej fazie tak jakby faktycznie jakby po prostu chcieli się wykazywać cały czas, że bo wiesz, jak inne legiony rosną, to już trochę na siłę próbujesz jakby udowodnić nawet sobie, że zasługujesz na pewien status, tak? Dobra, coś jeszcze z tego artykułu? Albo o pierwszym legionie? Nie, bo tam jakby jest... Co to jest zostaje? To Advanced Reaction... nie, bo to już zostaje tylko lore. Tam trochę jest o lore. Ogólnie mówią w tym ogólnie takie, że no ogólnie to Dark Angelsi nie dostali chwały, bo po prostu są legionem, który odwala brudną robotę i tyle. Co się w sumie zgadza z głębszym lorem trochę, że w sensie Dark Angelsi byli do takiej brudnej roboty. Z reguły. Jest fajny cytat, który jest jakby, no jakby Dark Angelsi dostali te wszystkie, jakby wiesz, pamiętacie te wszystkie bronie, które Imperator powiedział, że są zbyt okropne? No. I je zbanował, i zabrał, i zakazał używać? To dał je po prostu Dark Angelsom. Na wszelki. I to tyle. Dobra. No jak rozumiem, taki sam jakby rzeczy są o podstawowych legionach. Na razie jest tylko trzeci legion, czyli dzieci Imperatora. Ichniejsze malowanie pokazane i ogólnie zasady. Chcę tylko powiedzieć, że komicznie wyglądają ten zestaw startowy jako dzieci Imperatora. No, a to jest akurat malowane przez kogoś. Znaczy, w sensie, wiesz, przez powiedzmy osobistość w community, tak to nazwijmy. Więc to wiesz, to jest konkretny styl. To jest troszkę. To nie jest taka klasyczna, powiedzmy, moim zdaniem ich fiolet, moim zdaniem bardziej pastelowy. Ten czołg jest tak ciemniejszy niż... ale to może też światło tak padać właśnie. Na przykład ci z tyłu jednak są tacy ciemni, tak jakby się spodziewał. Tak, trzeba być perfekcjonistą jakby. Ten Peter śmiesznie. No, a tej zasady nie będziemy się zagomyć, no bo no, dalej nie ogarniamy tej 30. Pewnego dnia jeszcze będziemy ogarniać. Jeszcze. I cofniemy się tych wszystkich artykułów, których o, idziemy dalej, nie rozumiemy i wszystko wytłumaczymy. Nie, po prostu powiemy, no przekoksane nie to obiecuję. Jest. Po prostu powiem przekoksane to jest i tyle, tak powiem. Ja nawet nie obiecuję, że się nauczę do 40 zasad. Nie, no to musisz. Jesteś legalnie zobligowany trochę. Galera. Nie musisz każdego chaosu, a niestety musisz legionistów. Śmieszny art Fulgrima. Niepokojący art Fulgrima, idziemy dalej. Mamy jeszcze Pertu i jego Iron Warriorów. Śmiesznie malowanie tych Iron Warriorów. Oczywiście trzy typy amunicji. Czemu by nie? Czemu ja nie mogę mieć oni mają taką zasadę? Nie, to trzeba amunicji? Poczekaj. To jest nie, jakaś to jest specjalna rzecz dla nich? Masz taki specjalny, mają specjalną amunicję bolterową. Tak, ja mam specjalną amunicję. Zasad w sensie. Zasadę specjalną. A tak, mam specjalną amunicję shrapnel po prostu. No. Używają wyłącznie i mogą. Dokładnie. Masz shrapnel do pistola, do boltera i do kanonów. Dużych. I ostatni są łajckarze, też pokazani model, tak wydaje mi się, trochę inne malowanie niż do tej pory. A to w sumie fajny jest pomysł, ma dać sens. Po prostu unikalną amunicję. Ma sens, faktycznie. Ty bardziej dla Arium Warriorów. No.
Tutaj, Tak tych jak wiem. tymów. To jest twój ulubiony. Twój ulubiony. No tak, no ale to nie będę, ani artykułu nie czytałem, ani w zasadzie nie będę się zagłębiał, bo nie ogarniam. Chogorian Brotherhood. Jak dla O, mnie za mało motorów. Skyhunter. No ale pamiętaj, że to wszystko to jest malowanie tylko tego startera. Nie, no Plus, wiem, wiem. Pierwsza gmach. rzecz. Mogą używać motorów Jako jako trupców. trupców. Od razu, pierwsza rzecz. I elit. I elit, w zależności Świetnie. po prostu chcą. I nie mogą zawsze Wszystkie autoimprowować. modele infantry dostają outflank rule, czyli po Świetnie. prostu biegają bardzo szybko, więc po prostu są z deep strike'a. Wiesz, co sobie zawsze wyobrażam, jak widzę coś takiego, właśnie jak na przykład White Scarami by się deep strike'ował piechotę jeszcze? Że oni siedzieli z tyłu na tym motorze, tylko zeskoczyli. Po prostu, już do walki. Że zawiózł ich na tym motorach i po prostu poleciał dalej. Born to Saddle. A, bo to jest Mają już minify na Warlord motorach. Trait. To jest Warlord Trait. To jest w sensie. A, to tak, Diego? In the same army with No, diligence dokładnie. as always. A nie, dobrze, Znaczy, czysto. to jest trait, ale trait to działa widocznie inaczej. To nie jest aura, tylko jakby wpływ na Ale całą armię. to jest trait na całą armię, ale to jest tylko inwy przeciwko failed dangerous terrain. A, oczywiście, a szkoda. Po prostu jeżdżą dobrze, No czyli nie. po prostu jakby trudniej im się zabić, jak Dobra. jadą po czymś. Tak. Co nie? Czasami się, wiesz, znam jednego termosa, który się wywrócił na niebezpiecznym terenie i zginął. Tak? Ja znam pewną grupę termosów, która postanowiła zaatakować dymiącego Hellbruta i im nie Dokładnie. weszło. Wiem, Czyż nie zawsze przypadkiem to wszystko była ta wychodzi. sama grupa termosów, o której ja mówię? Tak, to była ta sama grupa termosów. Dokładnie. I również śmieszny art Jagataja. Bardzo mi się podoba jego koń. No, nie, ale w sensie było coś tutaj z tym, że. I może użyć reakcji więcej. O, świetnie. Dodatkowej reakcji. Ja mam pytanie, czy myślisz, że No, Jagataj wszystkim jakby rzeczom, które należały do niego, dała błyskawice na czele? tak. Dobra. Tak. Harry Potter też był jego własnością. Dobra, to wiele tłumaczy. Był Ja myślę, szybki, nie był, ale. że on podpisywał dosłownie wszystko. Każdą swoją część ubioru, każdą broń, wszystko. Ludzi swoich. Nie, mi się podoba jakby cały czas ten lore taki głupi. No ogólnie moje dzieci się nie dogadywały. Kazałem wszystkim wyrwać sobie bliznę na twarzy. Nagle wszyscy się zaczęli dogadywać. Ale widzisz, on wierzył w multikulturę po prostu w taką. No tak, Że no tak. wszyscy się dogadywali. Wbrew pozorom jest to jakieś rozwiązanie. Dobra. Zobaczmy dalej. I na tyle, jeśli chodzi o artykuły. Uda nam się dogonić to wszystko. Wow. Jedyne 3,5 godziny. Tak? Aż tak długo? No. Wow. Więc w miarę szybko nam poszło I jak na nas. brak tematu głównego. No właśnie, więc dzisiaj skończymy jeszcze tym, co ciekawego było u nas. Spodziewałem się, że mało. Na wasz trudny okres. Nie doceniasz mnie. No nie wiem, wiem, że Co znaczy. A właśnie, myślicie? chyba powiedziałeś, że powiesz mi zaraz. Nie, w sensie, na co ja czekałem? No, że ten, z modelami coś robiłeś. A to też, ale Jezu, miałem coś na myśli o. Latałem po tych, po. Jak lataliśmy po artykułach, to powiedziałem, że coś powiem. Pamiętasz? Nie. Jezu, muszę otworzyć artykuł od początku. Odnośnie twojego tego gościa? Co? Odnośnie tego go... Poczekaj, czy ty powiedziałeś coś odnośnie tego gościa? Tego gościa od nie Doomwingu, tylko tego nie Dread. Dreadwingu? Dread czy Doom? Dread. Dobra. Nie ma Doom. Czy to chodziło o Dreadwing? Nie, jakby muszę przelecieć, bo ja coś myślałem po prostu. Dobra, nie wiem, mogę. Szczerze po prostu kończyłem to, co miałem takie zaczęłem, A, a nie no, nie tak, skończyłem. jasne, I powiedziałeś o tym, więc kalki. dobra. Tak. Kalki robiłem fajnie. Wszystko było nawet miło, nawet wyszło trochę. Poprawiałem trochę highlighty, żeby nie wiem tak. Bo już miałem farbę, to znaczyło, żeby nie. A tak to w sumie nie zacząłem malować żadnego A, modelu dobra, za bardzo. okej. Tak powiedzmy, dorabiałem to, żeby to już, jak już uznałem, że już zacząłem, to pokończę to. Też oprócz tego, co u nas, to ja czekałem, żeby. Dobra, już wywalono na to, co chciałem, że zapomniałem, nieważne. Wiesz, jakie modele są ostatnia szansa do kupienia? Nie, ale pewnie dowiem się za tydzień, bo za tydzień pewnie będzie artykuł o tym.
To mi przypomina, że miałem sobie wydrukować. No. O! No, co nie? Mówiłem o tym cygarze coś. No nie, to... Coś to było. Nie, a wiecie, to niczego nie znaczy. To znaczy, że wypadałem z dotacji. Nieprawda. Wiem, ale... ale... Nieprawda, nowy crit. Nie, Mikoła, jakby... Wiem. Nowy crit jest jakby fałszywą nadzieją. Nie oczekuję, jak nowy crit. Crit zginął na Kady. Nie jest nowy crit. Crit zginął na Kady. Nie będzie nowy crit. Nie. Crit jest nieśmiertelny, tak jak serce tak, kadiańczyków. Dokładnie, bo żyje w naszych sercach, ale jakby jego fizyczna powłoka już nie żyje. Mikołaj, jakby czy ty sobie wyobrażasz, żeby ktoś mógł wytrzymać śmierć planety? Tak. W sumie to chyba jakoś tak kojarzy, że byłeś takiego. To brzmi bardzo no. jak 40. No. Ty myślisz, że Crit wytrzymałby śmierć Kady? To by... Wybacz, nie że jakby nie dlatego, do innego że zginąłby, ale nie przeżyłby dlatego, że nie obroniłby własnej planety. Dokładnie, jakby... Crit to Padme. Kadia to jest to, że Imperator zabił Younglingów. Nie Imperator, tylko ten, Anakin. Po prostu jego serce nie wytrzymało. Nowy Crit. Nie. Tak. Nie, Crit nie żyje. Będzie, jakiekolwiek będzie plotki Crit. O tym, że Crit mógł przeżyć, możliwe dzięki pomocy pewnego bardzo starego szkieleta, to kłamstwa pomówienia i niemożliwe rzeczy. Ja sobie będzie tak teraz Crit. Wyobraziłem, że ten... Boże, łowca Pokemonów. No. Tak go szturcha patykiem, no weź, no rusz się. Tak siedzisz tu już tyle czasu, no rusz się. A i wyjdź już stąd, no ile A możesz. A Crit tak leży skulony. Nie chcę. No. Nie, ale... nie po tym wszystko. Mikołaj, ja dobrze wiesz, że ja bardzo chcę, żeby Crit wrócił. Wiem, że to niemożliwe. Wiesz, dlaczego wiem, że to jest niemożliwe? Wiesz, dlaczego wiem, że jakby to nic nie znaczy? Bo tego no. chcesz? Wiesz, kim jest ten gość po środku? No, jest jego szefem, przyjacielem, co nosił jego baner. Dobra. Wiesz, jaki jest jego aktualny stan? Nie żyje. Wiesz, kto go zabił? Abaddon? Abaddon. Dokładnie. Zginął na jego oczach, na oczach Crida w sensie. Nie jest nie w stanie. A będzie nowy skoro, Crit. Będzie nowy Crit. Skoro ale nie jeden musi... z tych trzech nie żyje, będzie to nowy, pozostali... Będzie nowy Crit. Będzie nowy Crit. Nie Jarek będzie jest nieśmiertelny. Co więcej, jeszcze Jarika zabiją. A ja myślę, nowy... że Jarek dostanie też nowy model. Będzie to nowy wiem. Crit. Przynajmniej nowy Crit, a Jarek może akurat wypaść. Jarek w nowym statku Lokimu. Jarek w Combat Patrolu. Będzie nowy Crit. Nie Jarek i trzy te czołgi, które mówili, że będą. Zobaczysz! Nie zobaczysz. Będzie nowego Crita. Będzie nowy Crit. Nie. Zobacz. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Nie będzie, będzie. Zobaczysz, będzie. Będzie nowy Crit. Nie. Ja w to wierzę. Jeszcze będziesz mówił, że miałem rację. Jak zawsze. Zawsze będzie. Poczekaj, Max. Pamiętaj, narzekałem na to, że Abaddon ma brzydki model. Narzekałem na to, że Chaos ma brzydkie modele. Narzekałem na jednego Wunda u Chaosu. No co narzekałem? Narzekałem na paskudnych posest. Kuba, a teraz narzekam na brak Crida. A dobra, okej, myślałem, że powiesz, że Crid ma brzydki model. Nie. Jest dobra. Idealny tak jak jest. Skończmy tą rozmowę, bo nigdy nie skończymy tego no wiem. Odcinka. Nie wiem, czy wiecie, jest nowy trend. Udawanie, że Crit wróci jako nowy model? Nie. Jest nowy trend w community jak? Robienia modeli. A, wiem. Już wiem jak. Już wiesz jaki? Tak, też jestem, znaczy ja jestem na Instagramie akurat. Dlatego wiem. Szczerze? Też bym z chęcią wziął w nim udział. Tylko ja bym nie robił tam jakichś losowych, tylko robiłbym faktyczne modele zgodnie z nazwą. Wiem. Też widziałem już kilku takich ludzi. I właśnie robię, powiedzmy, kolekcję, żeby nie zaspoilerować po kolei, dlatego chciałbym po prostu wysłać to raz na dobrze. Mm. Bo czemuż by nie? Wiesz, bo poważnie, jakby każda nazwa jest jakby, ma jakieś swoje źródło. Myślę, że wiesz. A, dobra, o to chodziło. Tak. Wielu ludzi byłoby ciekawych, skąd się dobiorą. No wiem, właśnie Abaddona widziałem. Abaddon jest fajny. Makrak Blue też jest cudowny. Okay. Makrak Blue pasuje, no bo nie zrobię całej planety, ale mogę Ultramanisa zrobić. A Badan jest najlepsza. Jezusie. Tyle pieniędzy.
Ja chyba też miałem coś fajnego, tylko musiałbym tego poszukać. No to ja bym Ale zrobił. jest to bardzo. Ja bym zrobił taki, Powiedz. wiesz, każdy właśnie Abaddon Black, nie wiem, na przykład Iron Breaker, to dałbym ręce od tego, od Krasnoludów. Bugman nie ma. Bugman ma model chyba, ale to już jest nie do dostania, więc musiałbym jakoś, nie wiem, beczkę dać mu tam plecy czy coś. Ogólnie to chciałem. W ogóle mi się przypomniało, bo nie wiem, czy wiecie, na jednym Facebooku No. związanym z gatekeepingiem No. ogólnie było gówno burza o to. Z moim działem od Lemonrasa? Było gówno burza, była gówno burza po prostu. O to? Tak, o ten trend. Dlaczego? Nie wiem, administracja jakby banuje, Jezu. jak się wysyła na grupkę. No Jezu. bo jest to tam jakieś głupie powody, coś tam z jakimś głupim, taki, jak to. Ktoś miał naprawdę duży ból dupy, jeden z adminów. Ktoś tam pisał, że to jest tylko jakaś tam wymówka, co nie dla dla góry wstydu i tylko powiększanie. Jezu, nie mam pojęcia, jakieś takie gówno No to krzyczał, totalne średnio. bez sensu, Jezu. Okej. Okay. Nie oceniałem sztuki widocznie. Nie doceniał. Jakby co, nie miałem nic nowego, miałem to pierwsze, co wysłałeś, tylko niepomalowane. Okej. Ja widziałem chyba jeszcze kilka, jakby co. Mówię. Znaczy widzieć widziałem może No. więcej, ale zapisałem tylko to. Żadnego w typu Abaddona. Abaddon mi się najbardziej podoba. Ta góra głowy jest idealna. No właśnie. No. Idealnie ucięto. No tak, ale tak to. Dobra. Jeszcze jakieś wieści ze świata albo od ciebie? Porobiłem kalki. Tak. W sumie tyle. Dobra. Zastanawiam się, ja wiem, że to jest dziwne, ale jakby weszło mi już. Pamiętacie te strasznie drogie kalki do herezji? To dobrze, przydałaby mi się. Taka stara, które już nie sprzedają, ale No to niestety. głupio, nie wiem jak zyskać, nie wiem jak drukować kalki, chciałbym je. No to potrzebujesz tego papieru. Ktoś mi się chwalił, że ma możliwość. Tylko kto to mógł być? Można pomyśleć. To mógł być Krzysztof. Przedstawić Krzysztofa. Zapytam. Dobra. Kuba, u ciebie coś ciekawego? Całe nic. Dobra. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie coś więcej, po prostu. Zobaczymy. Nic nie obiecuję, bo planuję w końcu usiąść do nauki jeszcze. No wiem, czeka was jeszcze jeden Ostatni jakiś tydzień dzień. został. Tak. Ogólnie mogę tylko powiedzieć, dlaczego mi się spodobało. Bo zobaczyłem pewne prace tego gościa w Dark Angelsach. W sensie z A, modelem kalkomania, znalazłem no. w Herezji. I zobacz, jak to wygląda. Są te kalkomania, jakby ja wiem, że to jest. A. Mam mogę lepsze zdjęcie z tej kalkomanii, ale w sensie strasznie ładne te modele robi. Znaczy, nie wiem, dla jego mówi, tam nic tam, a coś tam. Bo one faktycznie, jak na to pomyślisz, nie ma jakoś dużo, ale. Mnie tak wkurza, że Tam. chciałbym zrobić Po co ci ładne modele. kalkomanie? Freehand Posłuchaj to mnie. jest jedyna. Ładne modele, takie bicowo bym chciał. No. Ale jakby, ja nie wiem, ja nie mam za dużo takich fajnych biców. No wiem, dwa Volkajty. No wiem. Ja nie wiem, skąd ludzie mają fajne bicy, że te modele wyglądają fajnie. Na przykład to. A wiesz, Ja skąd nie możesz mam. mieć? Ja nie mam takich rzeczy. O co chodzi? No, skąd? Są tak zwane strony internetowe, na których możesz szukać czego tylko sobie zamarzysz. Tak, No są. wiem, ale Masz nie ma rację. też dużo rzeczy. Dużo rzeczy też nie ma, Jakby niestety. co, Max, chodzi mi o nowinkę technologiczną, która już nie jest nowinką technologiczną. Chodzi o to, że jak robisz, możesz zrobić zdjęcie, jak wyszukiwanie przez obrazy? Nie, chodzi mi o druk 3D. Wiem. Nie, to nie jest rozwiązanie. Nie zawsze to jest rozwiązanie. No Bo niestety nie. Ale zresztą czas tak, akurat chcesz mieć Mikołaj jakiś dobrze fajny wie, bit bo już tylko. testowaliśmy to. A co? Plecak To próbowaliście? aptekarza. I No co, to źle jest coś. wyszedł? Nie, ale to jest No, za kruche. miał problemy. I się łamał No. do tego jakby, ale myślę, No że był dobra. też problem z drukiem. W sensie, bo faktycznie te niektóre miejsca, faktycznie jak patrzyłem, to
lepiej gorzej tam porównywałem sobie te No, plecaki może. ogólnie. No, ale też są różne typy żywicy, no. No. To jest Nie pewien, no, nie to faktor. wiesz. Zobaczyliśmy przynajmniej jakby, wiesz, Jasne. wytestowaliśmy powiedzmy Jasne. ograniczenia, Na co nie jest to ramienniki były jakiś okej. pomysł. Nie, na ramienniki bardzo fajnie wychodziły. No. Ja sobie dokonałem dużo modeli, wyszło bardzo fajnie. No wszystko zależy Oczywiście od legalnie drukarki, rozróżnialnych tak? lub ten, lub darmowych, lub niepłatnych, jakby co. Wszystko zależy jak zawsze od drukarki Tak. i od No, powiedzmy wiele rzeczy. żywicy, no. Tak. Dobra, panowie. U mnie trochę się działo. Znaczy, jeśli chodzi o hobby, tak naprawdę planowałem tylko jedną rzecz. Planowałem suplikanta do Darkest Dungeon. I kilka No to innych fajnie. rzeczy. Ale dużo czytałem. Ale pozwolicie, że o swoim czytaniu opowiem przy najbliższej okazji. Okej, okay, no Gdyż... jasne. Bo jest długo już, wiem. Dokładnie. Więc nie chcę testować cierpliwości widzów, nie chcę testować swojej cierpliwości, gdy będę to składał, ani swojej poczytalności, gdy będę to składał. Rozumiem cię. I po tym mało spałem dzisiaj. Ja szczerze mówiąc też, więc No jakby. właśnie, więc widzowie, mam nadzieję, że nam wypoczycie. I też z tego samego powodu, tak to było trochę zaplanowane, komentarze, pytania i wątki, które poruszaliście podczas naszej obecności na różnych źródłach, też poruszymy przy następnym podcaście, gdyż nie chcemy też tak, żeby na koniec podcastu tak na odwal odpowiedzieć na kilka rzeczy. Jest kilka spraw, które było właśnie w komentarzach, które są bardzo ważne. Odnośnie na przykład też podnoszenia cen, co jest na pewno wywoła trochę dyskusji, a to chcę raczej właśnie jako oddać temu pełen respekt. Nie, to jest złe słowo używam. Poświęcić temu odpowiednią ilość czasu. O, to jest moje przekreślenie. Nie zrobimy po prostu tym razem. Tak będzie lepiej, myślę. Także dziękuję za uwagę. Było miło, do następnego. Miejmy nadzieję, że za Oczywiście. tydzień powrócimy. Oczywiście nie jest to pewne. I do widzenia. Dobra. Bardzo dziękuję, panowie. Autentycznie chciałbym się już gdzieś udać, bo jeszcze muszę to wstać o 6. Nie mamy limitu czasowego, znaczy moje życie jest moim. Moje punkty życia są moim limitem czasowym.